Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Dzień dobry. Czy wiesz, że dzisiaj startuje. Dzisiaj jest Challenge, Earth Day Challenge na Apple Watchu? Co to znaczy? Znaczy, że trzeba coś tam zrobić i dostaniemy nagrodę. Właśnie próbowałem przeczytać co, ale zamiast przeczytać to skasowałem. Jedyny challenge, jaki robię, to jest ten z pedometer, ale on się robi automatycznie, w sensie Okej, już widzę. mam Czekaj, zbieżnię, nie da się go nie zrobić. już się przeczytam. 30-minutowy workout, po prostu. A jakąkolwiek aplikacją, Czyli... która robi workouty zgodne z Apple Health. Ja zacząłem używać zamiast tej wbudowanej, to tej spadometra właśnie. No. Tylko ona ma jeden problem. Ona nie informuje, znaczy problem zaleta, ona nie informuje, że prawdopodobnie skończyłeś trening. Więc po pierwsze na bieżni co kilkadziesiąt minut nie pyta się, czy już skończyłeś, bo jak nie wykrywa ruchu ręką, to normalna aplikacja to robi non-stop. Ale to też znaczy, że jak zapomnę go wyłączyć i pójdę na przykład oglądać serial, to po godzinie się zorientuję, że kolejną godzinę mi leci trening. A, to jest trochę bez sensu, wiesz, bo ja bym cały czas zapominał. Tak. Ja bym miał trening 24 na 7. 365. No, jeszcze nie wyrobiłem tego nawyku, żeby sprawdzać regularnie. Dobra. Czy zaczynamy nagrywanie od razu, czy jeszcze chcesz o czymś pogadać? No, można zaczynać. Ja dzisiaj mam wyłączony VPN. Od kiedy mam awarię internetu, to non stop korzystam z VPN-a. Więc skoro go mam wyłączony, to znaczy, że do notatek tak średnio będą miał zaglądać, to znaczy w linki z notatek. Dobra, w ogóle dzisiaj jest jakaś bezprecedensowa sytuacja, bo mamy tyle samo łapek w górę, co oglądających, co się nigdy nie zdarza. Więc nie wiem, co się dzieje, ale dziękujemy bardzo. Przed rozpoczęciem były trzy. Tak, a miałem zrobić follow-up tatuażowy jeszcze, ale to po twoich aplikacjach. Dobra. Tomasz przegapił ostatni odcinek ewidentnie. A co? Poprzedni w sensie. A co napisał? No, jaki tatuaż całego ciała, matko jedyna. Co to się stało? A, bo Tomka nie było. Tydzień go nie było, a tu kurde zadyma. Musisz sobie odsłuchać ten ostatni. Zacząłem się tatuować tam właśnie. No, siema. Siema, siema, siema. Wszystkich witamy. Dobra. Co robimy? Zaczynamy od twojego tematu, ale trzeba włączyć nagrywanie najpierw, więc ja sobie to właśnie otworzyłem chyba. Czekaj, mam jeszcze jakieś archiwalne pliki z ostatniego nagrania, które muszę usunąć. Możemy lecieć. Dobra, to ja jestem gotowy, mogę odliczać. Okej. A wiesz co, poczekaj sekundę. Czy jestem jakoś w stanie. Pamiętasz, że rozmawialiśmy o tym, żebyśmy nagrywali jeszcze, bo z YouTube'a ciężko wyciągnąć. Dobra, muszę pomyśleć, jak to zrobić. To na następnym. Czy musiałbym robić dwie sesje nagrywające, żebym nagrywał nasz before i after party też. Musiałbym osobno od razu to uruchomić, to nagrywanie. No, ale to nie, dobra, tego nie zgram. Okej, dobra, nieważne. Już pamiętam, nie wiem. Nie wiesz, o czym mówimy, okay. O czym mówię. Nie. O tym, żeby, bo tak jak teraz zaczynamy nagrywanie, to nie ma tego całego początku i potem nie będzie końca, jak już przestaniemy nagrywać, a żeby osobno do pliku nagrywać nasze głosy, żeby były już na jednej ścieżce. Taki pełny ten, ale dobra. Mhm. Może next time. Włączam. Mogę liczyć? Możesz. 3, 4 i ry. Dzień dobry, witamy serdecznie nagryzionych 414. Pod tytułem kod, który otwiera wszystko. Cześć Tomasie. Cześć. Nie masz dzisiaj mniejszego laga. Już widzę, że masz mniejszego laga. W sensie słyszę. No to dlatego, że nie jestem na VPN-ie, ale internet dalej w trakcie naprawiania. No jeszcze cię nie ogarnęli. No dobra. Witamy wszystkich, którzy są z nami na żywo. Pierwszy raz w życiu mieliśmy tyle samo oglądających, tyle samo łapy w górę, co jest w ogóle ewenementem. Dzisiaj jest piątek, piąteczek, piątunio.
i będziemy mieli dzisiaj dla Was bardzo fajne tematy związane z bezpieczeństwem, z iPhone'ami i parę innych tematów. Ale zaczniemy od follow-upu Tomasa, bo chciał porozmawiać o setupie, bo napisał na ten temat jakiś artykuł, którego nawet widziałem i tak sobie zerknąłem na niego i pomyślałem, że za dużo aplikacji używa. Słucham Cię. Samego setupu mam zainstalowane blisko 40 aplikacji, ale bardzo dużo z nich to są aplikacje wspomagające w jakiś sposób system. To znaczy, ja ich, to nie są okna, które są otwarte cały czas, tylko to jest na przykład bartender, który sprawia, że ikonki na górnej belce są ukryte. Albo CleanShot X, który sprawia, że zrzuty ekranu są dużo, jakby to powiedzieć, po pierwsze trochę ładniejsze, a przede wszystkim dużo bardziej konfigurowalne. Mam między innymi Better Touch Tool, którym konfiguruję myszkę, touchpad, klawiaturę, czyli dodaję mnóstwo gestów. Na przykład jak zrobię, wcisnę prawy przycisk myszki i zrobię pociągnięcie w dół, to mi odświeży stronę. Jak zrobię pociągnięcie w górę, to mi otworzy nową zakładkę. No i tam mam mnóstwo gestów typu uzupełnianie hasła. Dużo tak jest. I takich aplikacji, które umilają korzystanie z systemu, jest bardzo dużo. A aplikacji, w których się faktycznie coś robi, to ja im zrobiłem osobną kategorię. To są aplikacje do tworzenia treści i tam jeszcze jakaś osobna kategoria. I zauważyłem właśnie, że zdecydowana większość aplikacji z setupa, których używam, to są te ulepszające system operacyjny. I jakbym usiadł teraz na systemie takim czystym, no to brakowałoby mi pewnie mnóstwa funkcji. No i napisałem artykuł na ten temat. Starałem się, żeby on nie był taki encyklopedyczny, żeby to nie była gigantyczna kobyła i dosłownie w kilku zdaniach opisywałem aplikacje, z których korzystam. Zazwyczaj to są 2-3 zdania, trochę więcej miejsca poświęciłem tym, których używam, które uważam za obowiązkowe. I dodatkowo wymieniłem aplikacje, które są w setupie. Ja ich nie używam, ale są bardzo, bardzo znane i po prostu dużo osób może chcieć kupić setupa ze względu na te aplikacje, to po prostu je wylistowałem. No i na tej liście też dodałem trochę swoich aplikacji, których używam, ale gdyby ich zabrakło, to tak naprawdę nic by się nie stało, no dlatego, że są w setupie, że nie muszę za nie osobno płacić, no to mam je zainstalowane. I dosłownie informacja sprzed kilku godzin w moim artykule, no jak będziecie tego słuchać nie na żywo, tylko w aplikacjach podcastowych, to już będzie poprawione, ale Luminar Neo, o którym gadaliśmy wielokrotnie w Nadgryzionych, aplikacja do takiej AI-owej poprawki, obróbki zdjęć, trafiła do setupu, a wcześniej przez lata była wersja, ta wcześniejsza, właściwie dwie wersje wcześniejsze, taka stara, powolna, no więc teraz jest ta nowa. Przy czym to jest aplikacja raczej dla amatorów, nie dla jakiejś profesjonalnej obróbki. No, to wejdźcie sobie w artykuł i tam jest, nie wiem ile w sumie tych programów opisałem, ale bardzo dużo. No i to są wszystko programy, które jak ktoś nie chce setupu, no to po prostu może je kupić jako osobną aplikację albo ściągnąć wersję darmową, bo w setupie też tak czasami jest, że jest aplikacja, która ma wersję darmową, ale ma też jakieś dodatki, za które się płaci. No to wtedy w setupie ona jest z tymi dodatkami. Ja tak cały czas mówię o setupie, a może ktoś nie wie, co to jest. To jest zestaw aplikacji, gdzie się płaci po prostu $10 miesięcznie i ma się dostęp do wszystkich tych aplikacji. Dobra, ja tak się przelecę po twoich aplikacjach i powiem ci, co używam, czego używałem, a czego nie używam i co jest bez sensu. Bartender. Dobra. Miałem bartendera kiedyś, teraz mam na tyle mało. W zasadzie większość aplikacji, które mam, mogę konfigurować, czy mi się ikona wyświetla, czy nie. Więc nie mam potrzeby. W sensie mam ich na tyle mało od nie Ventury, tylko kiedy można było, kiedy się ten Control Center zmienił? W Monterey? Chyba w Venturze dopiero. Zależy pod jakim... Nie, aha, już taki Control Center. Control Center, ten taki, wiesz, że może tam sobie zmieniać i ustawiać. To chyba z jedną czy dwie wersje systemów temu. To już wtedy no przestał tak mi być potrzebny bartender. W zasadzie wcześniej już go chyba wywaliłem. CleanShotX, wiesz co, w sumie fajne, jak robisz dużo screenshotów. Mi wystarczają te natywne narzędzia, które są, czyli Command Option
3, kurde, już. Command Option Shift, Command, Shift. 3, 4 i 4 jeszcze ze spacją, żeby robić samo okno. Tak, Better tak, Touch Tool. Dodam, że w CleanShotie też te dodatkowe przyciski działają. Jak ciśniesz Alt, Shift i tak dalej, to się będą działy inne rzeczy. A myślę, że właśnie dla ciebie CleanShot X byłby świetny, bo ty publikujesz screenshoty z różnych rzeczy, z aplikacji i tak dalej, więc po prostu te screenshoty by dużo ładniej wyglądały, bo ci automatycznie podmieni tapetę na jakąś inną, doda marginesy, jakie sobie zdefiniujesz i tak dalej, więc to po prostu estetycznie wygląda. Ale ja właśnie nie chcę marginesów, ja chcę mieć tak jak ten, bo potem inaczej nie mogę zastosować. A to też można. Tego, że stawiam screenshot w ten, w na przykład MacBooka. Dobra, niż o to. Better Touch Tool. Nie używam, nie mam potrzeby. W zasadzie chyba przez krótki moment używałem jakąś tam myszką czy coś kiedyś. Popclip. Nie wiem, co powiedzieć nawet. Najważniejsza Popclip. Aplikacja na moim Macu. No ja nie wiem. Popclip to jest nowość. W zasadzie nie widzę po co ją używać. Popclip używałem wiele lat temu, bardzo dawno temu. I doszedłem do wniosku, że to jest wolniejsze niż robienie pewnych rzeczy innymi narzędziami, więc nie korzystam z tego więcej. Clean My Mac jest fajną aplikacją. Teoretycznie w praktyce spotkałem się parę razy z tym, że popsuła system, kończyło się reinstalem, bo skasowała jakieś wrażliwe rzeczy, więc mam problem z zaufaniem. Nie u mnie. Bo to jest tak, że można usunąć te rzeczy, które... Clean My Mac sugeruje największe pliki, które mam na dysku, żeby je usunąć, ale jak się nie wejdzie w detale, to można właśnie przypadkowo usunąć pliki, które są istotne, więc no, trzeba z nim ostrożnie na pewno. Tak, więc ogólnie rzecz biorąc, osobom, które nie wiedzą, co robią, nie polecam tej aplikacji. I wręcz przestrzegam przed używaniem. AirBuddy nie potrzebuję. PixelNap. Do tego mam Xscope od nie Rogue Amoeba, tylko od Icon Factory, ci co robili to tego, jak się nazywa ten drugi klient Twittera, Twitterific. Ci od Twitterifica tak, mają widzę, w Xscope. Widzę Twitterówkę. Tak, PixelSnap miało być chyba. Snap. Tak, tak. No. To jest aplikacja do mierzenia tego, co mamy na ekranie, czyli... To ja polecam od razu wszystkim. Wysokości, szerokości. X-Scope'a, X-Scope. Jedno słowo od Icon Factory, który robi to i dużo więcej. Jest A czy ma też pierwszą funkcję... tego typu aplikacją. Ona od dekady już chyba istnieje, albo dłużej. A czy ma też funkcję... tą, którą widać na zrzucie ekranu, że wykrywa elementy na zdjęciach, na grafikach i mierzy odległości między tymi krawędziami. Tak. Bardzo okay. W Photoshopie się przydaje to. Jest, i to lepiej działa niż ta funkcja Photoshopowa. iStat Menus. Fajne, znam, w zasadzie nie potrzebuję w tej chwili, po co mi to? Ja lubię do dysku. Do pokazywania wolnego miejsca. Bardzo nie lubię tego, jak macOS to robi. Cloud Mounter jest to, mam tą aplikację. Jest fajna, ale przestałem z niej korzystać, bo do wszystko, co jest w chmurze, korzystam przez Transmita. Ty korzystasz z Forklifta. Nie wiem, czy Forklift ma taką opcję. Transmit ma taką opcję, że on traktuje wszystkie chmury, Google Drive, OneDrive i tak dalej, traktuje po prostu jako serwery, jakby od strony interfejsu. Wygląda jak każdy inny serwer FTP, czy tego typu, więc po prostu tak w ten sposób korzystam. Cloud Mounter działa inaczej, bo on ci montuje to jako zwykły folder w systemie operacyjnym, czyli w Finderze. Ale ja nie chcę w ten sposób korzystać. Dropboxa i wszystko. Tak, okay. Ja wiem, ale nie chcę w ten sposób korzystać. Dobra. Better Zip. To może być potencjalnie fajne, ale to już od Better Zipa to chyba jest ten, jak się nazywała ten... Dużo z aplikacji do zipów, które są ok. Tym bardziej, że nie używam tych zaawansowanych funkcji. Jest Archiver. Taka jedna słynna. Jak? Archiver chyba. Archiver czy coś nie, takiego. Nie. Jest taka jedna słynna, która jest bardzo darmowa jest w ogóle i bardzo dobra. Nie pamiętam. Jak sobie przypomnę, to powiem. Yoink. Yoink fajna, nigdy nie miałem potrzeby w zasadzie korzystania z tego, to jest fajna aplikacja.
Fajny deweloper jest tego. To jest young developer, jest takiego Niemca. Fajny gość. Śledzę go tam. Śledziłem go na Twitterze teraz. Nie złapałem go jeszcze na Mastodonie. Boom 3D to w ogóle. Proszę cię. Dobra, No, napisałem, że następny. jej nie używam, Przemilczymy to. ale ja tak napisałem, że jej nie używam, ale jak używałem Bose QC35 i na nich chciałem słuchać muzyki, no to była jedna opcja, bo te Bose nie mają equalizera. Ja ich używałem w ogóle na tego Booma, jeszcze zanim trafił do setupu, to na iPadzie go używałem i to była jedna opcja, żeby zmienić brzmienie tych Bose'ów i No, ja no, rozumiem. jednym sposobem na słuchanie muzyki, nie? Nie było, nie dało się Ja inaczej. całkowicie rozumiem, ale Mission Control Plus to jest aplikacja, która dodaje zamykanie okien z poziomu Mission Control. A czy nie łatwiej sobie zrobić Command Taba i czy wiesz o tym, że jak trzy. Naciśnij sobie teraz Command Tab, tylko nie zamknij czegoś ważnego. I teraz tak, trzymasz komanda cały czas i tabem sobie jedziesz po ikonkach, tak? I on ci podświetla kolejne ikonki. Czy wiesz o tym, że możesz, jak trzymasz komanda wciśniętego, na przykład mi w tej chwili wisi podświetlonego mam Findera. Mogę w tej chwili nacisnąć W albo Q i mi zamknie tą aplikację. No tak, ale to jest niewygodne w porównaniu do tego, jak masz Co Mission jest? Control. Ja w ogóle nie Proszę używam cię. Alt-Taba. Mission Control jest dla mnie dużo, dużo wygodniejsze. Proszę cię. I to też wtedy Command W zamykasz. Możesz albo ikonką, którą ci doda, albo Command W. No, ja nie, ja im mniej muszę odrywać ręce od klawiatury, tym szybciej. Dobra, dodatkowe, co tu jeszcze masz? Paste, Lungo. Nie, Paste'a nie znam, ja korzystam z tego, z Pastebota. To samo narzędzie to jest dobre narzędzie. W sensie menedżer schowka. Clipboard manager tak zwany. Zamiast Lungo mam Amphetamine, które jest darmowe. Mosaic, nie, to nic z tego już nie znam. Tych nie znam. Nie znam tych aplikacji. W większości z tych, bo to już jest ten dział dodatkowy, gdzie tak bardzo szybko opisałem tylko aplikacje i w większości z nich, może nie w większości, ale połowy z nich nie używam, ale są dość znane, więc te dość znane też dodałem. Dobra, MindNode'a rozumiem, ale dlaczego ludzie go używają? Uwielbiam. Ja nie korzystam z MindNode'a. Nie lubię, nie jest to, nie odpowiada to mojemu. Mapa myśli nie odpowiada mojemu sposobowi myślenia. Już Freeform pewnie prędzej by mi się spodobał. Dobra, Ulysses to jest moje podstawowe narzędzie, płacę za nie osobno. Nie przez. I rocznie płacę, po prostu rocznie. Ale sam Ulysses to jest połowa ceny całego setupa, bo on kosztuje $6, kiedy setup kosztuje, cały setup $10 kosztuje. No. Więc jak ci się może opłacać kupowanie tego osobno, jak masz jeszcze jakąkolwiek inną aplikację z tego Ale setupu? właśnie ja nic z setupu nie używam. Okej. Właśnie lecę po tych twoich rzeczach tutaj i forklift mam Transmita. Uważam, że jest lepszy. Miałem kiedyś forklifta. Przesiadłem się na Transmita, jest lepszy. Nic z tego nie korzystam w zasadzie tutaj. Nie wiem, co jest Luminar Neo. Możesz mi podpowiedzieć. No to jest to, o czym wspomniałem na początku. Tu nie ma luminara. On jest od dzisiaj dodany. No to jest ta obróbka zdjęć AI-owa, taka dla prostych fotek. Podmiana nieba, podmiana kolorystyki w taki A, zautomatyzowany okej, dobra, sposób. już wiem, co to jest. Już Żeby wiem, jednym już kliknięciem wiem. zmienić całe zdjęcie. Do Już dzisiaj nie wiem. używałem, mimo że No. mam. To znaczy używałem, ale nigdy nie przysiadłem do Już. tego tak jak do tych pozostałych AI-ów. Mi się to strasznie nie podoba, wiesz? Nie, Bo zupełnie tam mi jest się to dużo nie kiczu, bo podobało. tam jest Tak. dużo efektów takich bardzo kiczowych, które Na rujnują maksa. zdjęcia, ale oni mają też, właśnie ciekawe, czy to będzie w setupie, bo oni mają też rozszerzenia i te rozszerzenia mają AI-owe powiększa, chyba wyostrzanie zdjęć, jakieś tam inne rzeczy, już takie normalne, ale nie wiem, czy to będzie w setupie, to będę sprawdzał. Dobra, słuchaj, jest jeden temat, który chciałbym z tobą poruszyć. Czy ty możesz o tym nie wiedzieć, bo nie miałeś ekranu nigdy takiego. Widziałeś kiedyś, jak albo na Studio Display tego nie zobaczysz, albo Pro Display XDR, albo na ekranach któregoś z nowego MacBooków 14 albo 16 cali, czyli te z mini LEDami, te, które mają 1600 nitów. Czy widziałeś, jak wygląda treść EDR, czyli HDR w przestrzeni SDR wyświetlana?
Chyba nie, nie wiem. To jest coś takiego, że załóżmy, że otworzysz sobie zdjęcia i masz, otworzysz sobie zdjęcia. No takie z iPhone'a, które są właśnie HDR-owe, tak? Tak, dobra, okej. Wiesz jak, ty masz iPhone'a jakiego w tej chwili? Ty masz dziesiątkę chyba. Tak? Cały czas dziesiątkę, tak, tak. Dobra, jak tam otworzysz sobie jakiś film, czy ty masz wideo z HDR-em tam nagrywane? Chyba. Na pewno odtwarzanie z filmów z HDR-em. Czy jak nagrywanie, jak nagrasz jakieś wideo z HDR-em, to potem jak odtwarzasz, to one się robi takie super jasne na ekranie? Masz ten efekt? Wojtek, kiedy ja ostatnio jakieś wideo nagrywałem? Lata temu. Ja prawie nie używam telefonu. Nie wiem. Dobra, bo na Macu ogólnie jest coś takiego, że cały interfejs wyświetla się w SDR-ze, tak? Nie masz HDR-ów, jeśli tak. Chodzi o interfejs Maca. Natomiast jeśli wezmę na przykład wideo z iPhone'a, które jest nagrane w HDR-ze i wyświetlę je w okienku, przykładowo albo preview, albo photos, albo gdziekolwiek, tak? I na przykład na spację na niego kliknę w preview, bo jest jako plik, to mi się otworzy w okienku i to okienko i tylko to okno będzie w HDR-ze i tam biały będzie taki, wiesz, taki oczowalący. Czyli dokładnie tak, jak powinno być. Tak, a wszystko wokół nagle jest dalej w SDR-ze i jakby biały, który tam wyglądał biały, nagle wygląda szary w porównaniu, bo ten nowy jest taki super jasny i tak dalej. Więc to jest tak zwany EDR. Apple to nazywa jako EDR, Enhanced Dynamic Range, czy jakoś tak. Słuchaj, i można EDR przypisać do zdjęć, to są jako metadane. Można je ponoć przypisać do zdjęć ze zwykłych aparatów typu z Sony, z Canona, z Nikona i tak dalej. Żeby tak się wyświetlało, żeby można było widzieć HDR. No tak, ale generalnie aparaty tam 14-bitowe EV mają już od bardzo dawna. Po prostu tego, jak wywołujemy zdjęcia, to się tego nie używa. No, a ponoć można. Jestem strasznie ciekawy tego. To jest temat, który musimy jakoś zbadać. Dobra, to była pierwsza rzecz. No. Ale nie, to ja ci dopowiem, że oprogramowanie, które jest do wywoływania RAW-ów, to bardzo się tego nie ogarnia. Nie, dosłownie pojedyncze monitory z tym współpracują. Sorry, myślę o JPEG-ach teraz, wiesz? Myślę o JPEG-ach, że wywołujesz sobie JPEG-a i do niego przypisujesz sobie te metadane, żeby on był wyświetlany jako EDR. W tym momencie to z JPEG-iem jest inny problem. Bo JPEG, to jest plik 8-bitowy, 8 bitów na kanał, więc on nie zawiera tych dodatkowych informacji. Jak mu je dodasz, to nie będzie jakość, przejścia tonalne nie będą takie, jakby były, gdybyś miał plik 16-bitowy. To nie będzie płynno. Zdaję sobie z tego sprawę, natomiast ludzie, są jakieś aplikacje do tego na Maca i ponoć działa, ponoć jest to fenomenalne. Jeszcze tego nie widziałem, muszę to przetestować. Teraz tak. Zanim do twojego, MUM, okej, dobra, MUMa, jeszcze chciałeś zrobić feedback do MUMa. Nie, to ty chciałeś. Follow up. Ja chciałem, MUM, okej. Przepraszam, mieliśmy komentarz na temat MUMa od Maćka. Są aplikacje, które na gminie nie korzystają z przywracania miejsca na biurku, czy tam na pulpicie, jak on to napisał, czyli na przykład Signal zawsze odpala się na aktywnym desktopie, a nie tam, gdzie był. To mi ciężko mi się odnieść do tego, bo nie używam. Tak. Natomiast generalnie, jak macie jakąś aplikację aktywną w danym space, tak? Możesz tych space'ów mieć ileś tam zdefiniowanych. Załóżmy, że masz dwa. I jak się aplikacja odpala w tym space, w którym aktualnie jesteś, to możesz kliknąć na nią, przejść do space'a, na którym chcesz, żeby się odpalała, kliknąć w doku na nią, bo ikonka w doku jest, prawym przyciskiem i tam będziesz miał opcję, nie opcję. Gdzie to będzie? A bo on pisze, on mówiąc desktop ma na myśli space, a nie tak. Monitor fizyczny, tak? Właśnie nie jestem pewien. Ja zrozumiałem to jako space, ale jeśli ten... Okay. Możesz kliknąć prawym i tam w opcjach gdzieś w tym menu kontekstowym będzie opcja wyświetlaj w space 1, 2, 3 i tak dalej. Bo to on napisał jako pulpit, więc rozumiem to jako desktop. Nie jestem pewien. Zobaczymy, czy Maciek odpisze coś na ten temat, ale generalnie jest taka opcja, więc może to pomoże. Bo ten prawy plik, jak
klikasz w doku prawym przyciskiem myszki na ikonce, wchodzisz w opcje i tam masz wszystkie desktopy, pierwszy, drugi albo żaden, no to to jest przypisanie do desktopu w sensie monitora, tak to rozumiem. I tak mi to działa. To nie jest przypisanie do Spaces, tylko do monitora właśnie. Tym bardziej, że mam kilka, że mam dużo więcej Spaces, a tam mam do wyboru tylko tyle, ile mam monitorów. Tak. Real-time follow-up. Tomasz się pyta, czy są jakieś aplikacje AI, które tuningują muskulaturę ciała na zdjęciach z plaży, bo nie wiem, czy się odchudzać, czy nie. Pewnie w reklamach na Instagramie pewnie znajdziesz dużo. Jakieś takie. Ja jeszcze do tego poprzedniego tematu dodam, że w niektórych aplikacjach, na przykład w wiadomościach, jak wybiorę sobie wyświetlanie tylko na pulpicie, na displayu drugim, aha, bo to jest tak, desktop on display 1, desktop on display 2. No tak, czyli zgadza się, czyli wybiera się monitor fizyczny. No to mimo, że wybiorę monitor drugi, to jednocześnie mam też zaznaczone, że na żadnym, tak jakby, że nie jest przypisane do żadnego i nie da się tego odhaczyć. To znaczy może być albo przypisane jednocześnie do drugiego monitora i jednocześnie do żadnego, czyli ta funkcja nie działa po prostu, albo tylko do monitora pierwszego. I wtedy zawsze na tym pierwszym się faktycznie wyświetli. Nie wiem, czy to jest błąd Ventury, czy o co chodzi, ale na kilku aplikacjach tak mam i nie umiem na nich wtedy wymusić, nieważne jak, ile razy bym nie klikał w tą opcję, to za każdym razem automatycznie mi też zaznaczy, że ma być przypisana aplikacja do żadnego pulpitu i jednocześnie do drugiego. Więc nie da się tego ustawić tak, jakbym chciał i no i ten Moomin ja tutaj ratuję, bo wtedy wciskam kombinację przycisków i wszystko wskakuje tam, gdzie chciałem. Niestety macOS jakoś nigdy nie ogarniał dobrze wielu monitorów. Generalnie im prostszy jakiś setup ktoś ma, tym łatwiej jest tym zarządzać. No, ale jak się przesiadasz z Windowsa, to i tak jest rewelacyjnie. Te aplikacje takie jak Moom czy coś właśnie pomagają, jak ktoś chce. Dobra, ja mam tatuażowy feedback jeszcze, bo cały czas korzystam tak. Miałem tą folię przez pierwsze dni, już w tej chwili folię mam zdjętą, mam w tej chwili chronić przed słońcem i tak dalej, i tak dalej. W ogóle trzeciego dnia już pod folią, to już dosłownie mnie tak wszystko swędziało i tam mnie paliło piekło, że zdjąłem tą folię jakby pół dnia wcześniej niż powinienem był, bo już nie byłem w stanie. No i potem miałem trzy razy dziennie myć i smarować się bepantenolem czy bepantenem. To drugiego dnia wyskoczyła mi wysypka na skórze i to jakby bepanten jest tam w opisie, że może być taki side effect, że właśnie masz wysypkę. Więc z tego bepantenu konkretnie Baby. Używałem Baby, bo ponoć lepszy jest. Zresztą wszyscy polecają ten Baby, więc korzystałem z tego Baby. Po nim miałem wysypkę, przerzuciłem się na ten do dorosłych, bo nic innego na razie nie mam, ale zamówiłem sobie, dzisiaj powinien dojechać, zamówiłem sobie, jak to się nazywało, Hustle Butter. To jest taki masło do smarowania do tatuaży i o. Wojtek się przydał w komentarzu. Przepraszam, wczytałem się komentarza. Asia nam dała komentarz taki do tego. Dobrze. Asiu, ja bym chciał tylko zwrócić uwagę. Dobra, przeczytam najpierw Asię, zanim wrócę do swojego. Mam prośbę, możecie nie informować, że ci na sekundę czy srakundę, której chciałbym zaznaczyć, że o srakundzie nigdy nie mówiliśmy, bo często coś jem, jak was słucham i to jest trochę obrzydliwe. Mówcie po prostu, że robicie przerwę bez podawania powodu. Ja bym chciał ale tylko... Liczba mnoga. Ja nigdy tego nie mówię. Skąd tutaj liczba mnoga? To Wojtek mówi. Tak, a ja mówię o sekundzie dlatego, że Klementyna nam powiedziała, że powinniśmy tak mówić, więc ja się jej posłuchałem, bo kobiety wiedzą lepiej. No, więc taka jest geneza tego wszystkiego. Geneza. Możemy mówić o przerwie, nie ma problemu. Teraz tak, zamówiłem ten i zamówiłem jeszcze inne takie też masło, to się nazywa, nie pamiętam jak się nazywa w tej chwili. Remedy Cream. Generalnie jest to samo co bepanten, ale oparte o organiczne, całkowicie organiczne
substancje poza tą jednostką. W bepantenie jest taka jednostka aktywna, co się nazywa D-pantenol, czy jakoś tak, już nie pamiętam nazwy chemicznej tego. I to jest też w tych kremach po prostu, to jest ten istotny element do healowania. Więc na razie mi się ładnie healuje, ogólnie rzecz biorąc nic się nie dzieje. Goi, sobie. Tak, goi. Proszę? Tak. Goi się, tak? Goi się bardzo, bardzo ładnie, nic się nie dzieje. Jest tego. Miałem taki jeden dzień, że miałem na maksa wysuszoną skórę, tam się wszystko peelingowało i tak dalej. Ale jest okej. No i co? I tyle. Tyle. Do następnego już chyba nie będziemy na ten temat rozmawiali, chyba że mi ręka odpadnie. Następny będzie za jakiś miesiąc. Następna sesja. Dobrze. Twitter, następny temat. Zaczął w końcu. Zaczęli usuwać niebieskie checkmarki od legacy, z tak zwanych legacy users, czyli te pierwsze niebieskie checkmarki, które były od już ponad dekady chyba. Tak, które nie były za pieniądze, tylko za faktyczną weryfikację, że dany użytkownik jest tym, kim podaje, że jest. Tak. Teraz weryfikacja i to jest gość, który jednak... On jest... Ja nie wiem, czy on jest naprawdę głupi, czy tylko takiego udaje, czy to jest po prostu taki populista, bo on mówił, że... Znaczy nazywał to systemem lordów i poddany i lord and peasant. Jak jest peasant po polsku? Chłop. No, nie wiem, plebs. No, plebs. Może być plebs. I teraz co robi? Teraz wszyscy muszą płacić $8. Chyba że ktoś nie chce płacić $8 i jest celebrytą. Wtedy Elon Musk zapłaci za ciebie i kupi ci tego checkmarka. Między innymi LeBron James ma, Stephen King ma i paru innych. Już nie pamiętam w tej chwili kto. Jest tam lista, gdzie Elon Musk płaci za checkmarki celebrytom. Więc wystarczy zostać celebrytą, żeby mieć darmowe $8 od Elona Muska. Tak w ogóle patrzę się w tej chwili na Twittera, tak zerknąłem dzisiaj i na moim timeline'ie mało kto ma niebieskiego checkmarka. Ciekawy jestem, czy ten Tim Cook płaci za swojego, czy nie. Czy mu Elon kupił. Ale ja nie widzę sensu płacenia za to, dawania mu pieniędzy. $8 miesięcznie za nic. Za to, żeby mieć mniej reklam. Za edycję tweetów. To jest tak samo za nic. No, ja płacił nie będę, ale też Twitter nie jest. Inaczej, jakby to było dalej moje podstawowe medium i jakby ten Twitter działał tak, jak działał Tweetbot, no to pewnie bym mógł płacić. No ale skoro działa jak działa, to na pewno nie. Zresztą no, $8 to jest dużo. Za coś takiego to jest biorąc. Nie masz żadnej wartości dodanej za te $8. Tu jest problem. Gdyby to było rzeczywiście coś konkretnego. Nie, za samo brak reklam $8 to byłoby ok, ale to nie jest brak reklam, to jest mniej reklam. Ale Twitter, nie, Facebook kiedyś wyliczał, ile ich kosztuje tak jakby użytkownik, ile zarabiają na pojedynczym, ale to w ciągu roku chyba, bo w ciągu miesiąca to było gdzieś tam w okolicach niecałe $2 chyba. Że tyle zarabia? Nie, musiał, to było 35, tyle by musiał, było. No. Że tyle by mu, jakby tyle kasowali od nich, to wyszliby mniej więcej na zero, a później jakby abonament był wyższy, no to by zarabiali. Przy czym ja mam stare dane. To są dane takie sprzed kilku lat. Okay. Nie wiem, trzech, dwóch. No, znaczy, tak nie właśnie. Wiem, czy to w ogóle Facebook podawał, czy pewnie jakaś firma analityczna, bo nie wiem, czy Facebook takie dane oficjalnie udostępnia. No, w każdym razie to jest w zasadzie nie, dla mnie to jest bezwartościowe kompletnie, bezwartościowa usługa, tym bardziej, że w ogóle z Twittera nie korzystam. Siedzę, jak już coś, to na Mastodonie i tak. Ma być wprowadzona opcja dla tych, co się wstydzą, że mają niebieskiego checkmarka w tej chwili, że płacą za niego, że nie chcą się przyznawać, że płacą, będzie możliwość ukrycia go.
mimo że płacisz. Tak, bo niektórzy zamierzają się mścić na tych osobach. To jest akurat idiotyzm. I banować ich, usuwać, mutować, że jeśli ktoś ma niebieski znaczek, to po prostu żeby nie widzieli jego treści. A twój ulubiony twórca gier, Gilbert, jak on się nazywa, ten, który stworzył tak, Ron, Monkey Ron Island? Gilbert, tak, jest. Dzisiaj opublikował informację, go. Że od teraz, tak, że od teraz Mastodon i że mimo chyba 150 tysięcy followersów na Instagramie, na Twitterze, to porzuca go całkowicie i buduje społeczność na Mastodonie. Ja napiszę, w ogóle czekaj, zerknę tylko ile już ma followersów. Już ma 12 tysięcy prawie. Napisał, oddałem 150 tysięcy followersów, czyli I gave up, czyli jakby oddałem? Nie, zrezygnowałem ze 150 tysięcy followersów na Twitterze, żeby być na Mastodonie full time, czyli non stop. Tak, mniejszy tu jest zasięg, ale no, nie dziwne, ma 10 razy mniej followersów, ponad 10 razy mniej, ale odbuduje to i będzie warto. Bardzo nienawidzę tego, że widzę, jak ludzie wracają do Twittera z powodów przyjaciół albo karier, albo czegokolwiek innego. I wiecie, co to może zmienić? Bycie na Mastodonie i żeby ci ludzie przeszli tutaj do nas. Musk jest okropną osobą. Nie bądźcie jednym z jego enablerów. Nie wiem, jak enabler nazwać po polsku. Jakby taka osoba, która potwierdza, że jego, to, co robi, jest prawidłowe. Za jego zachowanie, że jest prawidłowe. Nie wiem, jak to nazwać. To nie wiem. No anyway, także fajnie, że ten, fajnie, że taki Ron Gilbert wyskoczył tutaj z takim tematem. Słuchaj, czy skoro już gadamy na ten temat, w zasadzie już tak wchodzimy z follow-up, przechodzimy na tematy inne. Nie dodałem tego do spisu treści, ale skoro już rozmawiamy o nim, to może byśmy wspomnieli o tym, o... Już znajdę tylko temat, przepraszam. O Microsoftie. Nie wiem, czy słyszałeś. Microsoft ma jakieś to narzędzie swoje adblokowe, jak wygaduję, do reklamowe. I wywala z niego, ze względu na koszty, wywala z niego Twittera. Nie będzie można tam publikować reklam na Twitterze. I Elon Musk, jak zobaczył news o tym, że coś takiego będzie, to powiedział, że ich do sądu poda za to, że trenowali swoje AI na treściach Twittera. Czy chodzi o to, że Microsoft, bo ja tego nie czytałem, ale czy dobrze zrozumiałem, czyli oni mają jakieś narzędzie, które umożliwia ci zarządzanie reklamami i między innymi mogłeś też na Twitterze postawać te reklamy, ale do tego jest potrzebna API Twittera, za które teraz trzeba płacić gigantyczne pieniądze. Tak, ja zaraz ci powiem. To jeszcze dodam informację, że z racji tego, że na Reddicie bardzo modele językowe AI też są trenowane, podobno bardzo często, bardzo dużo, to Reddit dla nich też zamyka API i dalej ma być dla aplikacji, czyli Apollo dalej powinno działać, ale jeśli ktoś będzie chciał trenować AI na Reddicie, no to musi zapłacić. Co Reddit się wydaje idealnym narzędziem do tego, bo tam masz dyskusję na wszystkie możliwe tematy i od razu masz te plusy i minusy, czyli to, co ludzie tam w Indiach, w Bangladeszu muszą robić ręcznie dla AI-a, czyli potwierdzają, czy jakaś wiadomość jest dobra, czy nie, to tamtą tymi plusami trochę załatwiasz. Nie, wiesz co, to jest właśnie, jeżeli ludzie trenują na Reddicie, to jest złe, to nie jest dobre. Wiesz co, ja mam wiele przykładów z Reddita, gdzie ludzie coś może być świetnego, coś może być naprawdę genialnego, ale będą hejtowali to z jakiegoś głupiego powodu. Na przykład wyobraź sobie, że masz informację prasową. Tak? To jest przykład taki, który staram się ułożyć, bo nie pamiętam, nie mam niczego konkretnego. Wyobraź sobie, że masz informację prasową jako firma, czy jako ty, jako Tomas. I możesz ją opublikować na Facebooku, na Twitterze, na Mastodonie czy na Instagramie, przykładowo, tak? I wrzucasz ją na Facebooka. I wszyscy młodzi downvotują ciebie, dlatego, nie dlatego, że
nic związanego z tą informacją prasową. Dlatego, że wrzuciłeś na Facebooka i oni tam nie mają konta i nie mogą podejrzeć. Poza tym Facebook jest dla starych osób i to jest bez sensu i oni ci downvotują z tego powodu. To jest tego typu, tak wygląda społeczność na Reddicie. Tego typu reakcje są na pewne rzeczy. To jest dla mnie zupełnie niepojęte. Wracając. No, ale to wtedy model językowy może wychwycić zasadę, że jeśli link pochodzi z takiego medium, to prawdopodobnie ma zaniżone oceny i tak dalej. Bardzo fajnie ostatnio ktoś podsumował, czym jest model językowy. Nie mogę znaleźć. Próbowałem znaleźć to, żeby wrzucić to jako zacytować. Muszę skończyć na parafrazowaniu niestety, że model językowy to jest bardzo rozbudowany Google'owy search, który po prostu zamiast wyrzucać ci linki do artykułów, to weźmie, przejrzy te artykuły i napisze ci to, co chcesz usłyszeć. Że to jest po prostu, no, tyle. No, w uproszczeniu model językowy zgaduje kolejne słowo, które powinno nastąpić po poprzednim, tak, na bazie tego, jak te słowa występowały wcześniej. Dlatego tak dobrze się sprawdza w tłumaczeniach. Jest teraz jeszcze, to już skoro o tym Reddicie zacząłeś mówić, ja jeszcze nie dokończyłem o Microsoftie, no to będę przypomnieć wreszcie, że muszę wrócić do Microsoftu. Jak się nazywa ta, ja miałem jakąś mgłę covidową, bo zapomniałem nazwę, nie Slack, tylko Stack Overflow, dobra. CEO Stack Overflow powiedział, że będzie charge'ował, czyli że będzie obciążał kosztami dużych deweloperów AI za dostęp do 50 milionów pytań i odpowiedzi na ich serwisie już w połowie 2023 roku, czyli to w typu za 2-3 miesiące. No jest jeden problem. No. Wszystkie duże modele są już na nich wytrenowane od początku do końca. No ja podejrzewam, że się skończy na tym. Jak nie będą płacili, to się skończy na sprawie sądowej. Bardzo proste. Mhm. Stack Overflow to jest dobre. To nie, właśnie w odróżnieniu od Reddita. Stack Overflow jest bardzo dobrym miejscem do uczenia. No AI. Na pewno lepszym. Ale ta sama zasada, że tak. Ale tam nie ma takich akcji. Ale tam jest, mhm, tam jest to, wiesz, tam jest to robione przez ludzi, którzy wiedzą, o czym mówią, że tak powiem, a nie jakiegoś bachora, który właśnie przechodzi mutację. Wracając do Microsoftu. Oni mają jakąś platformę Smart Campaigns Advertising Platform. Nie znam tej platformy reklamową. I tam wyłączają dostęp do Twittera, bo nie godzą się na to, żeby płacić między 42 a 210 tysięcy dolarów miesięcznie za dostęp do API. I nie tylko oni, z tego co wiem, zrezygnowali, ale ten temat z jakiegoś powodu stał się głośny. Pewnie dlatego, że Musk napisał, że podaje do sądu. No i tyle. W ogóle wygląda teraz, AI bardzo dużo zmieni na rynku, jeśli chodzi o właśnie dostęp, o będzie bardzo dużo spraw sądowych. Nie wiem, jak to się wszystko skończy. Oni opierają wszystko, wszystkie te ChatGPT, wszystkie te firmy opierają to na bazie fair use. Czyli nie fair use jako koncepcja, tylko jako fair use, jako prawo. Czyli dozwolone użytek, jak to właśnie tłumaczyć? Nie pamiętam, jaki jest polski. W Polsce to jest chyba dozwolone użytek. Zaraz sprawdzę. Fair use. Zaraz sprawdzę, jak to było w polsku. Dozwolony użytek, tak. I to jest, ja nie wiem, jak w Polsce w tej chwili jest dozwolony użytek. Kiedyś, nie pamiętam, kiedyś czytałem na ten temat, w sensie pamiętałem to. Nie pamiętam, jak to wygląda u nas w Stanach, to jest konkretnie tam opisane i oni wszystko bazują na tym. Nie sądzę, aby im to przeszło w sądzie. Największy problem będzie na YouTubie, bo Google z jednej strony, Google będzie w tej chwili, w ogóle Google żyje z reklam, tak? Ten cały ich search engine. Takie modele językowe jak ChatGPT i tak dalej całkowicie zabijają potrzebę. Może nie tyle ChatGPT, bo on nie ma dostępu do internetu w tej chwili, chociaż będzie zaraz miał chyba, prawda?
ale Bing ma oparte o ChatGPT. I to zabija całkowicie Google Search'a i cały ich biznes. Większość ich kasy z tego pochodzi. Jednocześnie ten Bard cały, którego oni robią, pracownicy w Google mówią, żeby firma wróciła do podstaw, bo ten Bard się do niczego nie nadaje, że w ogóle, żeby pod żadnym pozorem go nie wypuszczali w tej chwili jako publiczny produkt. I oni będą mieli straszny problem, co jest dozwolone, co nie. A YouTube mówię dlatego, że jest bardzo dużo. Teraz był ten z Drake'em i z The Weeknd, ten taki podrabiany klip, który ktoś stworzył na bazie AI, generowany głos przypominający Drake'a i The Weeknd. I to poszło na YouTube'a i zostało zbanowane z YouTube'a ze względu na jakiegoś tam sampla, który był copyrightowany. I znowu pojawił się. Druga wersja się pojawiła tego, identyczna, ale bez tego jednego sampla i już nie zostało zbanowane. I kurczę, słuchaj, od tego typu tematy będzie, bo to jest cały, nawet nie będę próbował teraz tego tematu poruszać, to jest zbyt, tu potrzeba sztabu prawników, każdy, który się specjalizuje w czymś innym, żeby w ogóle ten temat rozgryźć, jak to będzie wyglądało w przyszłości. No i z YouTube'em jest coś jeszcze ciekawego. Można powiedzieć, są pluginy, które pozwalają przeanalizować film AI-em. On wtedy sprawdza napisy w tym filmie i w ciągu kilku sekund wie wszystko, o czym było w filmie gadane, podsumowuje nam to w formie tekstowej. Więc niektórych filmów w zasadzie nie trzeba w ogóle oglądać. Niektóre na podstawie takiego krótkiego opisu możemy stwierdzić, czy w ogóle chcemy to oglądać, czy nie. Natomiast na pewno w przyszłości zabierze to bardzo dużą część ruchu z YouTube'a. Więc i przed tym jakoś Google pewnie będzie się chciał bronić. Oni mają tutaj straszne. Jeżeli wypuszczą tego, żeby ten Bard był najlepszy, jaki może być, to oni zabijają swój własny biznes, kanibalizują go. Ale to jest coś, co kiedyś Steve Jobs powiedział, że nie należy się bać kanibalizacji własnego biznesu, bo jeżeli ty tego nie zrobisz, to zrobi to ktoś inny. I zrobi to Microsoft, zrobi to OpenAI, zrobi to ktokolwiek inny jeszcze. I powiem ci, wiesz co, dobra, okej, miałem na ten temat nie gadać. Gdzie w tym wszystkim jest Apple? Powiedz mi. Apple wyjdzie na sam koniec, jak już wszyscy będą mieli swoje rozwiązania. Ja mam teorię. No. Jest ta firma, która robi Rewind. Tą aplikację, która analizuje wszystko, co robisz na komputerze, nagrywa to, robi transkrypcję i w każdej chwili możemy wtedy w takim jakby spotlightie wyszukać na przykład naszą rozmowę, że gadaliśmy na FaceTime'ie i wpisuję, o czym gadaliśmy i on to znajduje i mi pokazuje transkrypcję, pokazuje mi to całe nagranie i tak dalej. Apple powinno pójść dokładnie w tym kierunku i zintegrować to wszystko z systemem operacyjnym. I Rewind robi obecnie też na czacie GPT-4 opartego asystenta, który ma wszystkie informacje na nasz temat, bo pobiera je z tego Maca, wie wszystko, co robiliśmy. Do tego dostarcza mu jakieś tam dodatkowe informacje. Ale oni z tych transkrypcji się wycofali chyba, czy coś. Oni z tych transkrypcji się wycofali. Ulepszyli je jeszcze. Tak, jest ciekawe. Jak się to nazywało, to narzędzie? Rewind. W ostatniej bo ja nie używam tego, ale jestem zapisany na ich newsletter, bo z wielką ciekawością śledzę, jak to się rozwija, bo jest to moim zdaniem najbardziej innowacyjne narzędzie, jakie powstało w ostatnich latach. I napisali, że transkrypcje teraz będą działały minimalnie dłużej, ale będą znacznie lepsze. A tylko, że na przykład jak jesteś na Zoomie, to przed rozpoczęciem rozmowy on się zapyta ciebie, czy to spotkanie też chcesz mieć zarejestrowane. I możesz kliknąć, że nie, bo na przykład ze względu na prywatność pozostałych osób. No i wtedy on tego nie zrobi. Gdzieś podsumowali koszt, jeśli chodzi o używanie tego Rewinda Macu. Koszt energetyczny, że tak powiem. I spory, około 20-30%. To się będzie jeszcze bardzo zmieniało, bo optymalizacja to jest zawsze ostatni etap tworzenia produktu. A najpierw ogarnięcie funkcji, wyeliminowanie podstawowych błędów, optymalizacja to jest koniec. Znaczy być może, wiesz, bardziej to porównuję do na przykład branży growej,
Być może w deweloperce software'u to wygląda inaczej, ale u nich też się bardzo dużo zmieniło na przestrzeni tych ostatnich miesięcy. To znaczy ta wersja początkowa, ta wersja, która jest teraz, to tam zajmowane miejsce na dysku tych nagrań, tego wszystkiego, bardzo dużo postępy tam poczynili. I w ogóle Apple powinno ich kupić, a jeśli nie kupić, to zrobić dokładnie coś takiego, takiego czata zintegrowanego z naszymi systemami, który będzie o nas wiedział wszystko i będzie w stanie robić wszystko. Tylko te robić wszystko to też pytanie, gdzie jest granica, bo no. Tu jest to, że ja Apple'owi jestem w stanie zaufać, że tak. Oni to zrobią tak, że to będzie bezpieczne, jeśli chodzi o nasze dane. A Rewindowi nie zaufam. To jest firma, nie używam. No, to jest firma, która działa dzięki pieniądzom od jakichś tam inwestorów. I inwestorzy wiemy, jaką presję wywierają na firmach. I w momencie, w którym zacznie być słabo i trzeba będzie zarobić ekstra kasę, to będzie parcie na to, a mamy tyle i tyle informacji, sprzedajmy je. Jest ktoś, kto je kupi. I to nie są małe kwoty. Problem z Rewindem w tej chwili jest taki, że transkrypcje, z tego co pamiętam, nie są, popraw mnie, jeśli się mylę, nie są robione na urządzeniu, tylko są wysyłane poza. Jeżeli coś jest wysyłane poza twój komputer, to musisz z góry założyć, że to są informacje publiczne już, że ktoś to odczyta. W ogóle wszystko, co jest w internecie, traktujcie jako publiczne informacje. W ten sposób, jeżeli coś się stanie, najgorsze się stanie, to nie będziecie stratni. Czy to finansowo, czy nie finansowo. No ale powiem ci, że właśnie w ogóle. A tak sobie myślałem ostatnio, że Apple powinno było ChatGPT kupić. No niezbyt mieli jak, bo to jest fundacja, w którą ewentualnie pieniądze można było zainwestować jak Microsoft. Była. No i z racji, że to Microsoft zainwestował te pieniądze, to już Apple pewnie by, nie wiem, czy też by mogło. Wiesz, co mi chodzi o to, że oni byli, to jest w ogóle bardzo śliska firma, jeśli chodzi o to, jak oni postępują. Finansowo mi chodzi, bo to był non-profit i nie wiem, czy wiesz, Elon Musk tam chyba władował 100 milionów i on chciał kontrolować ich, ale oni nie pozwolili mu na to. Warto tutaj zaznaczyć, że OpenAI powstało w ogóle po to, żeby tworzyć AI, które będzie etyczne i bezpieczne, żeby korporacje nie stworzyły w pewnym momencie AI, nad którym będą miały pełną kontrolę i które tak jakby, nie wiem, zawładnie światem. Tak. To, że oni to zrobią w taki sposób otwarty, gdzie kod będzie publiczny i tak dalej. Ostatecznie tego kodu 15% tylko upubliczniono. Microsoft ma dostęp do reszty. No i Microsoft zainwestował takie pieniądze, że może z tego korzystać dowoli, przy czym dlatego też się to tak rozwinęło. No, gdyby nie pieniądze Microsoftu, to absolutnie nie bylibyśmy w tym miejscu, gdzie jesteśmy, więc to no jest coś za coś. Tylko właśnie z założeń tych pierwotnych, to powinno powstawać jeszcze wiele lat dłużej, tylko bez tych pieniędzy. Tak, i oni z non-profitu stali się for-profitem i to tak na maksa for-profitem, tak? I w tej chwili powstał, nie pamiętam, zgubiłem nazwę, w tej chwili w ogóle, więc OpenAI z dobrej firmy, taka, która naprawdę miała takie mega fajne przesłanie, jeśli chodzi o, wiesz, o ich politykę i podejście do całości, stali się bardzo szybko złą korporacją dla kasy, która tak, chce po prostu jak najwięcej ciekawe, na tym zarobić. Co ciekawe, akurat Elon Musk był tam właśnie na tym samym początku, kiedy te podstawy były nastawione typowo na dobro ludzkości, a tak. Sprawy pieniędzy pojawiły się dopiero później. Tak, i Elon Musk będzie w tej chwili, ogólnie jest bardzo, bo on chciał, ale słuchaj, to tak to wygląda. On chciał przejąć kontrolę nad ChatGPT, nad OpenAI. No i ciekawe, nie. Czy jakby przejął, to czy Microsoft by wtedy się do tego dobrał, czy może właśnie on by powiedział, że nie, to tutaj miało być dla dobra ludzkości. Wiesz, ja myślę, nie wierzę, ale jest taka opcja, nie? Ja myślę, że on by to dla swoich celów i nie dla dobra ludzkości wykorzystywał. Teraz tak, on z tego powodu w tej chwili chce stworzyć własny AI, który się będzie nazywał TruthGPT.
I chcę znaleźć jeszcze jeden cytat tutaj niesamowity, który to był wywiad. GPT czy AI? TruthGPT. Okej. Tak on go nazwał. Jest wywiad z nim na Fox News. Fox News to jest, nawet nie wiem do czego to porównać. Pudelek. U nas. To jest pudelek, tak. No tak, taki bardzo niskiej jakości. Polityczny pudelek. Clickbaitowe materiały. Mhm. Ja nie znam w tej chwili polskiej prasy, jeśli chodzi o tego typu, więc możecie podpowiedzieć nam, jak macie jakiś lepszy przykład. Taki Fox News ogólnie to jest... No, bajeczki. No, może być pudelek. I był wywiad w każdym razie, bo powiedział, że on chce, że zacznie coś, co się nazywa TruthGPT i będzie maksymalnie nastawiony na odkrywanie prawdy. I to będzie AI, które będzie próbował zrozumieć naturę naszego wszechświata. I to będzie, i uważam, że jest najlepsza ścieżka do bezpieczeństwa, w takim sensie, że AI stworzone, AI, które obchodzi, AI, którego obchodzi zrozumienie powstania wszechświata, będzie mało prawdopodobne, że będzie chciało zabić ludzi, ponieważ jesteśmy interesującą częścią tego uniwersum. I tak sobie przeczytałem to zdanie 3 razy i stwierdziłem, że ten gość jest naprawdę kretynem, no. No, nie wiem, jak komentować. Natomiast no, nie mógłby też dojść do takich rzeczy, gdyby faktycznie był totalnym idiotą. Więc, no nie wiem, ja tutaj nie mam nic do dodania. Natomiast ciekawe rzeczy jeszcze się dzieją w związku z GPT, a dokładnie AutoGPT, czyli... No, nie wiem, jak to określić. To jest taki eksperyment póki co, który sprawia, że GPT staje się autonomiczne, czyli zaczyna działać w twoim imieniu, nadajesz mu jakieś założenia, na przykład, że ma jakiś tam budżet i ma ten budżet zwielokrotnić. No i tworzy konto na Twitterze, zaczyna robić jakieś rzeczy, generować treści, być może stworzy sobie stronę internetową, na której będzie coś publikował, będzie mógł robić rzeczy trochę jak normalny człowiek i z założenia bez twojej ingerencji. Natomiast ja się w ten temat nie zagłębiałem jakoś mocno, dlatego że to jest póki co, jak się nie jest programistą, to wydaje mi się, że normalna osoba nie będzie w stanie tego ogarnąć. Mnie instrukcja na GitHubie trochę przeraziła. Być może, w sumie jak teraz na nią patrzę, to nie jest jakoś mega skomplikowane. Prawdopodobnie kilka komend trzeba powklejać, ale no, musiałoby to być w jakiejś prostszej formie z interfejsem graficznym, żeby się przyjęło. No ale to jest kierunek też, w którym zmierzamy, nie? Czyli będziesz mógł postawić takiego jakby bota, który za ciebie będzie robił nie jakieś jedno konkretne zadanie, tylko stawiasz mu cel i on zrobi wszystko, żeby do tego celu dojść. Właśnie to fajnie zabrzmiało, zrobi wszystko, żeby do tego celu dojść. No. Wiesz co, tu jest na przykład Ars Technica dała z Agent GPT. Wykorzystali i to jest na bazie AutoGPT i zrobili, dali mu zadanie, żeby kupić parę starych, te vintage, przepraszam, nie starych, vintage butów Air Jordans. I no i tam on sobie obmyślił jakiś... Od razu dodam. Ja tutaj tylko dodam, że kupienie takich butów to jest gruba sprawa. Jest strasznie dużo podróbek, więc są specjalne portale, które się tym zajmują. To nie jest tak, że wchodzicie na pierwszą lepszą aukcję i kupujecie, tylko to jest proces dużo bardziej skomplikowany. Więc on tam wymyślił jakiś sobie plan, ten cały AI, i tam założył. Oczywiście nie udało mu się kupić, bo nie ma możliwości kupowania, ale jakieś tam tego typu rzeczy robi. No, tego typu powstało dużo. Znaczy, wiesz, zobaczymy, co z tym wszystkim będzie. To w tej chwili te AutoGPT i tak dalej wymaga bardzo dużą ingerencję człowieka jeszcze, bo to początki na razie, ale no zobaczymy. Trochę to wszystko, nie wiem, zobaczymy, co się stanie, ale jak ktoś coś po drodze skaszani, to będzie nieciekawie, powiem tyle. No, ale no, to jest absolutny początek tego wszystkiego, bo przypominam, że skoro mamy kwiecień, to znaczy, że
rok temu o tej porze nie mieliśmy jeszcze do dyspozycji, nie mogliśmy jeszcze używać nawet Daliego, o Midjourney nie wspominając. To wszystko dopiero nadeszło znacznie, znacznie później. Dobra. Podsumujmy kilka trochę newsowych tematów jest. Ja bym chciał od motoryzacji zacząć, to ciebie pewnie kompletnie nie interesuje, ale pojawiło się, Porsche już odsłoniło nowe Cayenne, nowe Cayenne jest. To samochód, który ich uratował i najlepiej się ich chyba sprzedający samochód nadal. Nie pamiętam, w tej chwili publikowali ostatnio liczby, mówię dlatego, że nie czytałem ich, bo mnie generalnie tego typu rzeczy nie interesują, natomiast zdziwiłbym się, gdyby Cayenne nie była tam na topie. Jest nowa wersja, jest poprawiona, opisałem, link będzie jak zwykle w opisie. Smutną wiadomością jest to, że Turbo GT, to jest całkowicie absurdalną wersją tego samochodu, Turbo GT niestety, to miało tam 600 ileś koni, pod 700 koni. I niestety nie będzie w Europie dostępne, prawdopodobnie ze względu na emisję i nie konkretnie tego silnika, tylko całej marki. Niestety zostało jakby brat Cayenne Turbo GT, nowe Lambo Urus, który rozumiem, dlaczego się lepiej sprzedaje, bo jak ktoś wydaje tyle pieniędzy na jakieś showowe auto, to Urus lepiej wygląda od Cayenne, w sensie bardziej się rzuca w oczy, ale gorsze auto. Także szkoda trochę, no, ale nie będzie Turbo GT w Europie. Dobra, next. Porsche Charging Service jest już w Polsce dostępny. Dostajemy kartę, docelowo to będzie działało tak, że samochód ma się w ogóle komunikować z ładowarką i to ma działać tak, że bez ingerencji człowieka, tylko wystarczy kabel włożyć. Będą dostępne ładowarki w zestawie Porsche Turbo Charger, czyli to są te ich ładowarki, które zapewniają tam do, nie pamiętam ilu w tej chwili kilowatów, dużo. Ładowarki Ionity, ładowarki Greenway. Być może coś jeszcze podpada, ale na razie taka informacja o tych trzech mówi, więc no zobaczymy, jak to będzie się wszystko rozwijało. Bo tego będzie dużo. Na pewno nastąpi jakaś konsolidacja na rynku w pewnym momencie, bo nie widzę inaczej innej możliwości. Na pewno jako użytkownik, dla użytkowników samochodów elektrycznych najwygodniejsze by było to, że ich nie obchodzi, pod jaką ładowarkę podłączają. Po prostu oni chcą podjechać, podłączyć kabel i niech samochód się zajmie resztą. Niech ładowarka rozpozna, to jest samochód taki i taki, należy do tego i tego człowieka i obciąż go tyle i tyle. Koniec. Tak to powinno działać. Jest tego minus. Jak się pojedzie do Niemiec na przykład, to bardzo mało osób płaci kartami. Oni tam, gotówka królem jest w Niemczech ze względu na prywatność, żeby nie byli profilowani przez banki i tak dalej, tak? Gdzie i na co wydają pieniądze. Nie wiem, czy przez prywatność. Przez długi czas po prostu technologicznie byli bardzo zacofani. Naprawdę, przez prywatność. Byli zacofani, że się przyzwyczaili. Nie, to przez prywatność. Oni nie chcieli korzystać z tego, z tych w ogóle. Niemcy pod tym względem są bardzo unikalnym krajem. I do dzisiaj tak jest. Teraz jak właśnie byliśmy, mało kto płaci kartą za cokolwiek, dalej płacą gotówką. Cześć Klementyno. Więc wiesz, to jest też taki minus. Wtedy mogą ci śledzić, gdzie dokładnie jeździ, gdzie się ładujesz. Wiesz, no zobaczymy, co z tym wszystkim będzie. Mi to tam jakoś specjalnie nie przeszkadza. Anyway, tyle jeśli chodzi o motoryzację, elektromobilność. Google Pixel, czyli to jest ta ich seria smartfonów takich czystych. W czerwcu ma być nowy model Fold, czyli składany. Cholera, jak zwykle nie wziąłem. Ja mam Z Flipa 4 jako Androida w swoim życiu. Bardzo lubię Z Flipa, więc siłą rzeczy jestem bardzo ciekawy tego, co Google pokaże. I taka ciekawostka jest tam, że ostatnio CNBC potwierdziło, że będzie ekran wewnętrzny ekran 7,6 cala, czyli jeszcze większy niż ten, który jest w tym w Z Flipie, tam jest duży. Zewnętrzny ekran ma mieć 5,8 cala, ma być Google Tensor G2, ma ważyć niecałe 300 gramów, 283 chyba dokładnie. I coś tam jeszcze ciekawego jest? Cena. Absurd.
absurd, do jakich ciężarów doszły telefony. Że co, że 280 gramów? No. Telefon? Jak to w ogóle... Ja nie rozumiem ile, to. Ten... Dla mnie telefony do 130 gramów były fajne. Później już każdy mnie irytował swoim ciężarem. Dobra, to zgadnij ile waży... Czekaj, tylko przeskroluję tutaj, zobaczę. Zgadnij ile waży iPad Mini 4 w wersji Wi-Fi. Podobnie. 3 gramy mniej niż ten. A najmniejszy iPad mini 6 generacji waży dokładnie tyle, co ma ważyć ten Pixel Fold. No w każdym no razie. Tablet, a nie telefon. Tak, tak. No, cena ma ponoć być ponad $1700, co jest sporo. Ja w ogóle... Nie ma jak przetłumaczyć tego, co komentarz napisała, ale ty, Tomasz, jesteś prawie już rodowitym Tajlandczykiem. Tajem? Co napisała? Powinieneś to potrafić przeczytać. Zaraz do translatora wkleję. Kurde, właśnie chciałem, żebyś to... Przywitała się. Okej. Tak się spodziewałem. Dobra. Więc nie wiem, co myślimy coś o tym foldzie, coś chcesz dodać? Fajny będzie, nie fajny. Będzie się sprzedawał. Przy tym ciężarze niezrozumiałe jest, jak ktoś może to kupić. Dla mnie to jest cecha dyskwalifikująca. No ale foldy, one do dzisiaj budzą, z racji tego, jakich jest mało chyba, to budzą bardzo dużo zainteresowanie i sprzeda się, na pewno się sprzeda. Tym bardziej, że Pixel to jest jednak marka sama w sobie. Właśnie Pixel się słabo sprzedają. Fakt faktem, że ten, że te ostatnie, one są w ogóle w niewielu krajach na świecie dostępne w porównaniu, wiesz, z jakimiś innymi markami. No to chyba właśnie dlatego, nie? W sensie sprzedaż taka globalna słaba, ale taka w przeliczeniu na kraj też słaba, czy już okej? Nie wiem, wiesz. Sprawdzę w ogóle, czy Google Pixel... No bo w Polsce ich do dzisiaj nie ma, prawda? Nie ma. No i nieoficjalnie, właśnie szedłem na Amazona polskiego, wiesz, i patrzę, że jest Google Pixel 7 Pro dostępny. Tylko kto go sprzedaje? Musiałby Google być u operatorów. Nie, sprzedawany jest przez Google, musiałby słuchaj. Być u operatorów. Żeby się sprzedawał dobrze, to musi być u operatorów. No, wiesz co, ale teraz powiem ci, nie, wszedłem na Amazona polskiego, nie wiem, czy jest coś ze mną nie tak, ale jest, widzę, marka jest Google, nie jest napisane sklep Google, jak jest w przypadku Apple'a pisane, czy kojarzysz, bo to może być ściema. Dobra, wpiszę iPhone, ile teraz jest, 14 Pro, iPhone 14 Pro wpisuję, wybiorę sobie tutaj, jest napisane odwiedź sklep Apple, pod spodem jest tytuł, typu Apple iPhone 14 Pro i pod spodem jest odwiedź sklep Apple i okej. Okay. I to jest fajnie. A jak wchodzę na Google, to mam napisane pod spodem marka dwukropek Google. Czy to jest to samo? Czy to jest oficjalny sklep Google, czy to jest jakiś nieoficjalny? Zresztą nie podałem się na Amazonie, że nie jestem. Ciężko jest dotrzeć do tego, kto jest sprzedawcą. Okej, już znalazłem sprzedawcę. Po jakimś małym drukiem napisane Computer Universe. Ma bardzo złe oceny. Znaczy 3 na 5 chyba. Ten. No, czyli tak czy tak prywatny. Tak, import. Jakiś reseller, tak. A zobaczę Amazon.de. Czy, bo w Niemczech chyba jest oferowany. Google Pixel 7 Pro. I tutaj wchodzę i jest oficjalnie od Google'a. I jest wysłany do Polski, a jako, że Polska ma darmową wysyłkę z Amazon.de, to mogę sobie zamówić po prostu. 256 kosztuje 1066 euro, Google, Pixel 7 Pro. Kupa kasy. Ale wszystkie wersje są dostępne, jakieś kolory z tym za darmo są chyba w zestawie Pixel Buds Pro też. Czyli te stawki, one... Poprzednim, na premierę pamiętam, była jakaś super promocja ze słuchawkami, że można było jeszcze bardzo dużo zaoszczędzić. Mhm. I ogólnie chyba te piksele to w promocjach się trafiają.
Ja bym chciał, wiesz, tylko ja bym chciał mieć Pixela po prostu takiego jako drugi telefon, żeby zobaczyć, znaczy nie jako drugi telefon, źle się wyraziłem. Jako telefon, który mógłbym po prostu zobaczyć, Piąty. jak Google wyobraża sobie, że powinien czysty Android wyglądać. Bo wiesz, siłą rzeczy, jak korzystasz z jakiegokolwiek innego, no to on jest tam zmodyfikowany przez producenta, tak? I to jest ciężko w tym momencie ocenić. Każdy producent ma jakieś swoje własne UI i tam swoje rzeczy wprowadza. Ja ciekaw jestem, jak Google dzisiaj widzi, bo dawno już nie widziałem takiego Androida czystego. Więc tego jestem ciekawy. Marcin podpowiada, że bankowość zatrzymała się w latach 80. Nie no, aż tak źle nie jest. Ale Pixel Pro w oficjalnym sklepie w Niemczech kosztuje 900 i 1000 euro. Zakładam, że 900 to jest 128, a 1000 to jest 256 giga. Popraw mnie, jeśli się mylę. Co dalej? Co dalej chcemy porozmawiać o newsowo? Aha, Apple Reality Pro. Dobra. Jest raport od Bloomberga, że oni będą się nastawiali, jeśli chodzi o ten headset, czyli to jest headset VR-owy. Przypominam, że nie chodzi o okulary, te takie z rozszerzoną rzeczywistością, augmented reality, tylko okulary VR. I co to będzie? Przede wszystkim, tak, sport, fitness i gaming. Z tym gamingiem jest ciężko, ciężko to zrozumieć. Wszystkie te aplikacje takie Apple'owe będą dostępne na tym, czyli tutaj jest lista Safari, FaceTime, kalendarz, kontakty, pliki, wiadomości, notatki, zdjęcia, muzyka, przypomnienia i jakieś jeszcze inne. Ma być Apple Fitness Plus na tym, że można ramię w ramię ćwiczyć, mając headset na głowie ze swoim instruktorem. I co jeszcze? No i gaming jakiś. Nie, jak to sobie wyobrażasz? Okej, jest Apple Arcade, tak? Ale jak sobie ten gaming wyobrażasz? No tak naprawdę aplikacje w stylu Apple Arcade, czyli często z grafiką low poly, taką bardzo oszczędną, to one akurat na headsety, takie samodzielne, które działają bez peceta, no to są idealne aplikacje, bo można je wyświetlić w mnóstwie klatek na sekundę i wyglądają fajnie. No ich Apple pewnie, jeśli będzie celowało, to będzie celowało w takie gry, a nie w Unreal, a nie w gry fotorealistyczne. No, ciężko coś jeszcze dodać, bo te plotki o headsetie cały czas się pojawiają, ale ostatnio się mówiło, że być może będzie kolejne opóźnienie, że być może nawet na te WWDC się jednak nie wyrobią, że cisną Tima Cooka, że ekipa go ciśnie, żeby to przełożyć, że ten headset nie jest gotowy, żeby go pokazać. I no, ale już tyle razy to było przekładane, że nie wiem, czy w ogóle można kolejny raz. Ja po prostu zobaczę, co będzie, ale dawno temu mnie przestały ekscytować te plotki. Za dużo ich po prostu jest. Za często to jest przekładane. Jest sporo. Teraz pojawiło się ktoś, że gdzieś widziałem artykuł, nie wiem, co się z nim stało, że ktoś widział ten headset i był taki trochę sceptycznie nastawiony, ale ponoć jak zobaczył, w sensie założył go na głowę i doświadczył go, to ponoć był w totalnym szoku i jaki to jest wow i tak dalej. Więc to ciekawe. Nie wiem, czy oni hype w ten sposób budują. Na pewno. Bo to jest ich pierwszy produkt, więc jakby wiesz, plotki kontrolowane są dla nich skazane. Nie wiem, zobaczymy. Klementyna w międzyczasie napisała, że szła wczoraj Puławską koło przebudowy torowiska. To jest to, o czym rozmawialiśmy a propos AirPods Pro. I że była wielka maszyna, która skuwała na wierzchnię. I była w szoku, jak dobrze sobie poradziły AirPods Pro 2. Słyszałam tylko lekkie pukanie. Muszę powiedzieć, że AirPods Pro 2 są po prostu niesamowite. Biorąc pod uwagę ich rozmiar niewielki, jak one dobrze, jak to ANC świetnie działa. Ja jestem w szoku cały czas. Dobrze, to było newsowo, było Reality Pro. Dobra, Apple Pay i PKP. Można w aplikacji PKP Intercity płacić za pomocą Apple Pay. To jest cała wiadomość. Nie wiem, czy to jest dobre, czy nie. Chyba dobre, no, ułatwi życie. Dobre, no, najlepiej, żeby Apple Pay było wszędzie. Tak.
Teraz tak, jest promocja na Apple TV Plus w tej chwili, darmowa w sensie. Czyli 2 miesiące za darmo. Jest tak, jeżeli się... Ale tylko dla tych, którzy nie mają, tak? Dla tych, którzy nie mają, tak, tak, tak. Dla tych, którzy nie mają. Trzeba się zapisać do Apple TV Plus, dostajesz 2 miesiące za darmo i potem automatycznie się odnawia subskrypcja za 35 zł miesięcznie. Można od razu z niej zrezygnować. I wtedy macie jakby gwarancję, więc macie 2 miesiące za darmo. Polecam, szczególnie, że jest wiele świetnych seriali i jak wrócicie do starszych odcinków, rozmawialiśmy o paru z nich. I trzeba z tego zrezygnować, bo tak naprawdę, skoro to kosztuje 34,99, a tak. Apple One kosztuje 5 zł więcej. Tak, tak, to Apple One. Trzeba brać Apple One. Tym bardziej, że każdy musi mieć przynajmniej ten najniższy płatny pakiet iClouda, żeby robić backupy, czyli wszyscy go powinni mieć wykupione. No to jak się doliczy to do ceny Apple TV, no to już się robi cena Apple One, a Apple One jednak jest dużo więcej. Słuchajcie, jeżeli korzystacie z iPhone'a i nie macie włączonej funkcji robienia backupów do chmury i nie macie robionych pełnych backupów, to błagam, wykupcie po prostu sobie Apple One'a w podstawowej wersji. Będziecie mieli, lub chociaż iCloud Drive, już nawet nie Apple One, jak już nie chcecie tego mieć, to weźcie sobie, żeby mieć tego większego iCloud Drive'a, tylko po to, żeby sobie zabezpieczyć swoje dane. Ale to inaczej o tym później. Stracicie. Wszystkie je stracicie, pytanie tylko kiedy. Tak, wrócimy do tego tematu jeszcze później dzisiaj. Dobra, to tyle jeśli chodzi o Apple TV. Są jakieś jeszcze nowe informacje na temat iPadów Pro. Mianowicie, że będą, właśnie nie jestem pewien, czy to jest informacja o iPadach Pro takich zwykłych, czy to będzie, czy chodzi o iPada, który będzie miał zginany ekran. W każdym razie mają być jakieś OLEDy w nich. I pytanie, co o tym myślisz w ogóle? Myślisz, że to jest dobry pomysł, żeby ładować OLED do iPada, który ma wiele statycznych elementów? Z wszystkich, inaczej, z tych urządzeń, które mamy przy sobie, zegarek, telefon, iPad, to iPad tego potrzebuje zdecydowanie najmniej. Takie mam wrażenie, bo jednak telefonu, zegarka używa się też w nocy, przy bardzo słabym świetle, kiedy ten OLED robi gigantyczną różnicę. To też dla designu ma bardzo duże znaczenie. No, na przykład zegarek to jest jednak też trochę biżuteria. W iPadzie, ja czy bym miał OLEDa w iPadzie czy nie, czy by to był mini LED, chyba by mi to nie zrobiło dużej różnicy, bo dla mnie iPad to było urządzenie do używania w kawiarniach, gdzie i tak zawsze było światło, dużo, dużo światła w okolicy, więc tych zalet OLEDa w takich warunkach bym nie zobaczył. No ale jak ktoś ogląda seriale w domu, no to dla niego to już będzie duża różnica, więc... Na przykład w łóżku wieczorem. No więc, no. Tylko no coś za coś, bo wspomniałeś o tym wypalaniu ekranu, ale na telefonach widać, że to nie jest problemem. Nie słyszałem o żadnym przypadku, kiedy komuś by się wypaliło, a wiemy, że screen time u bardzo wielu osób to jest w okolicach 8 godzin każdego dnia, czyli no bardzo, bardzo dużo. Ja, mimo że telefonu nie używam prawie w ogóle, to i tak mi potrafi pokazać 3 godziny dziennie, że ekran jest włączony. To prawda, dużo z tego to jest gdzieś tam YouTube włączony w tyle albo jakaś rozmowa, no ale tak czy tak. No a jak ktoś ma 8 godzin dziennie, no to takiego iPada pewnie nie będzie używał dłużej, tylko na iPhone'ie to są sesje włącz, wyłącz, później Instagram, przełączenie na inną aplikację, przełączenie na jeszcze coś innego. Na iPadzie częściej pewnie się usiądzie do jakiegoś tekstu, do pisania, do produktywnych rzeczy, gdzie te elementy interfejsu są stałe. No i często to wypalenie jest większe, no to jest takie moje gdybanie, ale tak wnioskując po tym, jak ja używam iPada i znajomi, to tak bym to widział. Ale ja się chyba nie boję już w ogóle o wypalanie OLED-ów, bo wiem, że ty tam mówiłeś o jakimś znajomym, któremu się wypaliło na telewizorze. Natomiast znam też dużo osób z forum growych, gdzie się posiadali już dawno temu na OLEDy i cisną na nich po wiele, wiele godzin dziennie od lat. I tam bardzo mało się słyszy o tym, żeby się wypaliło na tyle, że odświeżanie ekranu, czyli ta funkcja, która wypala dobre piksele, żeby je zrównać z tymi tak jakby wypalonymi bardziej,
żeby nawet to nie pomogło. Więc ja bym się chyba tym nie martwił. Zapraszam do wypowiedzi Johna Syracuse'a, który jest częścią ATP, który ma bzika na punkcie wypalania się ekranów i który niedawno zaupgradeował swój telewizor do Sony A95 coś tam X. O, to topowy monitor, topowy telewizor. Tak, i któremu już się tam coś powypalało. A to jest osoba, która unika jakichkolwiek logo, HUD-ów, czegokolwiek. On na swoich telewizorach nie gra w Destiny, tylko po to, żeby się nic nie wypaliło na nich. To jest to, on ma tego typu podejście, on ma zboczenie na tym punkcie. Niestety już mu się tam coś powypalało, już jakieś tam cienie widzi, więc śliski temat. Ja powiem ci szczerze, ja na razie nie mam potrzeby wymiany tego telewizora. Jestem strasznie zadowolony z tego Sony, którego mam. Dobrze, tyle jeśli chodzi o... Aha, jeszcze już wiem, co o tych OLED-ach chciałem powiedzieć. LG ogólnie dla Apple'a tworzy jakąś nową technologię trawienia tych wyświetlaczy, które będą w iPadach i ponoć ta technologia ma być w całości zarezerwowana dla Apple'a. To jest ciekawe. Czyli teoretycznie będą mieli lepsze wyświetlacze niż cokolwiek innego. Dobra, jest plota na temat nowego iPhone'a 15. Mianowicie, że z tyłu będzie matowe szkło. Trochę ciężko mi sobie to wyobrazić, jak oni to zrobią. Czy co, wszystkie iPhone'y będą miały matowe szkło? O co chodzi? W tej chwili nie mam przy sobie telefonu. W tej chwili iPhone'y, które typu te zwykłe, nie Pro, mają błyszczące szkło z tyłu. Pro mają matowe. Teraz jest plota, że nie Pro będą też miały matowe. Czy to wszystko będzie matowe? Jak ty sobie wyobrażasz? Ciężko mi komentować takie plotki, bo tak naprawdę Apple na pewno ma w swoich laboratoriach prototyp i tej wersji, i tej wersji. I być może sami jeszcze nie wiedzą, na którą się zdecydują. Po prostu muszą sprawdzić na grupach jakichś tam, jak to się nazywa, fokusowych, co w tym roku według nich się lepiej sprzeda. No ale sprzedaż 14 była słaba z tego, co mi wiadomo, że jak już ktoś kupował, to raczej się zdecydował na Pro, więc być może przynajmniej designem będą się starali je zrównać. No bo wiadomo, że dla wielu osób to, że droższy telefon wygląda inaczej, że gdyby tańszy telefon wyglądał tak jak droższy, to dla nich by to było argumentem, żeby w takim razie nie dopłacać do tego droższego, bo skoro wyglądają tak samo, no to już zaoszczędzą pieniądze, no i tak ludzie będą myśleć, że nie ma różnicy albo że mają ten droższy. Zresztą wiemy, jak nowe kolory się sprzedają, nie? Że jak wychodzi nagle kolor, nie wiem, żółty, którego wcześniej nie było, no to wiadomo, że bardzo dużo osób kupi go tylko z tego powodu. No to z tym szkłem może być podobnie. No 15 i 15 Plus mają ponoć w ogóle być dostępne w nowym cyjanowo-zielonym kolorze, który trochę był podobny do tego zielonego, co był w 12-kach. A Pro ma mieć nowy kolor, głęboką czerwień, która ma być podobno zbliżona do koloru roku 2023, czyli do Viva Magenta, która jest bardzo głęboka. Więc nie wiem, jak to jest pantonowy kolor roku. Viva Magenta 18-1750. Patrzę na niego właśnie i nigdy bym nie wszedł do głowy, żeby to określić głęboką czerwienią, bo to jest taka czerwień wymieszana z różem, takie mam wrażenie. Taka nieintensywna, nie... Tak. No. Ja się zastanawiam, czy oni trochę nie pójdą, czy to nie będzie nowy Project Red. Wiesz? W tym kolorze. Ale jest bardzo ładny ten kolor, tylko nie, tak. Nie wiem, czemu nazwali go głęboka czerń, ale jest bardzo ładny. Tylko po prostu w ogóle nie jest głęboki. Ja bym chciał, żeby oni zaczęli robić, bo oni w tej chwili robią tak, że jak na przykład masz niebieski telefon, niebieskiego iPhone'a 14 Pro, albo nawet nie Pro, tylko zwykły, to ramka też jest kolorowana pod kolor pleców. Ja bym chciał, żeby zaczęli robić najlepiej tak, jak Samsung robi, czyli że możesz sobie wybrać kolor ramki osobno.
Czyli trzy opcje, żeby były. Pod kolor pleców, srebrne albo, czy też polerowane na wysoki połysk w przypadku Pro, albo czarne. I tak bym chciał widzieć kolory, żebyś mógł sobie to wybrać. Ja wiem, że to oni tego nie zrobią, ale na przykład jak w przypadku Product Reda, chciałbym mieć czerwone plecy i czarną ramkę. Nie chcę mieć czerwonej ramki też. To mi się nie podoba. Za dużo tego się robi. Chciałbym mieć czarną ramkę. To pewnie w 10 minut mógłbyś doprowadzić do stanu, jakiego byś chciał. Tylko pytanie to wtedy z gwarancją, nie? Jakbyś spolerował ramkę, to czy to jest jakaś ingerencja mechaniczna, czy gwarancja dalej obejmuje? Podejrzewam, że nie masz już gwarancji wtedy. Okay, bo ingerencja. Pamiętam, że w Nokii 7650 wziąłem papier do szlifowania, najpierw taki normalny, później wodny. I jedną z takich ramek, która, ona była podatna na uszkodzenia dość, więc po prostu wziąłem ją, zaszlifowałem i pod spodem był taki prześwitujący plastik przezroczysty, przez który było widać trochę wnętrzności. No i tam się nie zastanawiałem, nie? Po prostu to zrobiłem, ale te telefony tak bardzo zdrożały, no i tak mniej pancerne się stały, że teraz bym się zastanowił 10 razy, zanim bym zrobił coś takiego. Dobra, ja bym chciał trochę, to skoro już tutaj o iPhone'a gadamy, chciałbym tak szybko podsumować jakieś takie najważniejsze ploty, które są tego, co się dzisiaj, na obecną chwilę, tego, co się spodziewamy, co się pojawi bliżej końca roku, jeśli chodzi o 15 i 15 Pro. Po pierwsze jest plotka o tym, że będzie tytanowy w przypadku Pro, że będzie obudowa tytanowa, co by mi się bardzo podobało. To jest pierwsza rzecz. Dwa. Są zmienne ploty na temat przycisków tych fizycznych, czyli volume up, down i przycisku do wyciszania telefonu, że one nie będą już fizyczne. Nie wiem. Podejrzewam, że nie mam z tym problemu. Nie, no dobrze. To pod warunkiem, że nie będę tego niechcący naciskał. Czym mniej fizycznych przycisków, tym mniej szanse na uszkodzenie. No, pamiętamy, co było z przyciskiem Home, jak był wciskany. No, oczywiście Home się używał dużo więcej niż przycisku głośności, więc szybciej się uszkadzał, ale wymiana na niefizyczny wyeliminowała problemy. Dobra, teraz tak, ramka ma być na brzegach trochę bardziej zaokrąglona niż obecnie. Obecnie jest taka bardzo kanciasta. Ramki wokół ekranu, czyli ten brzeg między ramką, metalową ramką a ekranem ma być jeszcze cieńszy. Sam telefon ma być trochę grubszy, przez co wyspa będzie trochę cieńsza, no bo więcej będzie schowana pod spodem, co trochę podpowiada, że może być też w środku się większa bateria zmieści. Ekrany mają być 6,1 i 6,7 cala. No oczywiście wyspa, ta dynamiczna wyspa dalej, Dynamic Island dalej będzie. Co jeszcze możemy powiedzieć? W ogóle ten kolory, no to wspomnieliśmy tutaj o tej nowej czerwieni, Viva Magenta, cholera wie, jak to się będzie nazywało, zobaczymy. Szukam jeszcze informacji jakichś takich znaczących. Pytanie, czy myślisz, tak zupełnie w tej chwili, pytanie do ciebie takie od czapy, że tak powiem. Czy myślisz, że będzie iPhone 15 Ultra? Ale w sensie, że jeszcze większy, czy że bardziej... Czyli, że to będzie Pro, który będzie na przykład tytanowy i tak dalej, bo German o tym powiedział, że jest taka szansa, że będzie Ultra, ale potem się wycofał z tego. I tak się zastanawiam właśnie, co o tym myśleć. Z biznesowego punktu widzenia pewnie by to miało sens, bo Apple ma dużo użytkowników przy kasie, którzy po prostu chcieliby to, co najlepsze w danej chwili, a to, ile to będzie kosztowało, to tam ma mniejsze znaczenie. No więc biznesowo pewnie by się to spinało. Taki odpowiednik Apple Watcha Ultra, tak? Czyli być może większy, być może z lepszych materiałów. Nic więcej tutaj nie wymyślę. Dobra, to okej. Okay. To dalej idąc jeszcze tropem tym. I powiem ci tak, ja bym chciał tytanową ramkę zamiast tej polerowanej, tak żeby coś innego mieć, ale nie wiem, czy byłbym gotowy za nią więcej zapłacić. $100 czy coś takiego jeszcze może, ale wiesz, większe kwoty to nie wiem. Aha, bo że to by była tylko ramka, a nie na przykład, że też tył obudowy nie byłby ze szkła, tylko z tytanu. Bo ja myślałem bardziej właśnie, że plecy jeszcze byłyby inne, to byłoby tak, fajne. Że pójdą na całość. No, ale nie sądzę, aby to zrobili ze względu na ładowanie.
Ale może, cholera wie. Dobra, USB-C. Mamy mieć USB-C, ponoć już 15 będzie. Mówią, że to już jest klepnięte, jakby ploty, że to jest 100%. Zobaczymy. Ja liczę na... Bardzo mi to cieszy. Dodam tylko, że USB-C ma być prędkości tych szybkich, ma być tylko w Pro. W zwykłym iPhone'ie będzie prędkość USB 2.0 miało. Parodia. No. Dobra, aparat peryskopowy. I tu jest problem. Ponoć będzie tylko i wyłącznie w iPhone'ie tym 14, przepraszam, 15 Pro 6,7 cala Max. I tu jest kolejna rzecz. On się nazywa Pro Max obecnie, czy może jego nazwą Ultra po prostu. To też taka myśl. Zobaczymy. Nie sądzę. Marcin się pyta, jakieś nowości odnośnie baterii, solid state i tak dalej. Jest trochę nowości bateryjnych w tej chwili. Musimy na ten temat jakieś zrobić podsumowanie. Ale nie spodziewałbym się w tym iPhone'ie niczego nowego. Znaczy generalnie problem z tymi wszystkimi bateriami, z tymi nowymi technologiami jest taki, że bardzo mało z nich dałoby się produkować na szeroką skalę. Nawet nie chodzi o to, żeby w iPhone'ach je wpakować, tylko nawet gdyby, nie wiem, Dell je chciał wykorzystać w swoich laptopach, to i tak to jest skala taka, która mogłaby być problemem dzisiaj. Obiektyw tak, dokładnie. W przypadku iPhone'a w ogóle to wszystko jest problemem skali, bo oni potrzebują w takich ilościach gigantycznych, że ciężko jest. Dlatego niestety są często w plecy ze wszystkim. Dla mnie strasznie, ja nie chcę Maxa, wiesz co, ja nie chcę tak dużego telefonu jak ten 6-7 cala, nie chcę. Bo to jest tragedia, to jest nieporęczne, nie ma co z tym zrobić. Ja bym chciał wrócić do tego rozmiaru 5-8 cala. Okej, okay, 6-7 cala doceniam większą baterię, nie ukrywam, doceniam to, że większa jest bateria, nie doceniam większego rozmiaru telefonu. Nie chcę 6-7 cala, ale ma mieć peryskopowy obiektyw, ma ponoć pozwalać na 5-6-krotny optyczny zoom względem obecnie 3-krotnego. To nadal jest bardzo daleko do tego, co oferuje Samsung z 30-krotnym i tak naprawdę 30-krotny robi dużą różnicę dopiero, więc... Ale ten peryskopowy dałby w końcu możliwość robienia ładnych portretów bez zniekształceń i bez kadrowania późniejszego. Czyli robisz portret taki, w którym postać już podczas fotografowania wypełnia głową cały kadr i jednocześnie stoisz wtedy na tyle daleko, te 1,5 metra, żeby nie powiększyć jej nosa, żeby uszy były z boku, a nie z tyłu głowy i tak dalej. Więc no, takie zdjęcia by bardzo dużo by to wniosło do tego typu fotografii. No, ale wiesz... Dla mnie koszt przesiadki się z 6,1 na 6,7 cala byłby kolosalny. No tak, tak. I dla 30-krotnego zooma być może bym to zrobił, a dla 6-krotnego to tak, wiesz, nie wiem. Nie wiem, będę musiał zobaczyć, ale tak nie chce mi się. Marcin tu jeszcze pisze o tym, że... przepraszam, Ubiquality zaczął pisać od tego, czy używamy al dente do ograniczenia ładowania baterii w MacBooku. Nie, ja po prostu mam włączone to dynamiczne ładowanie i on robi z tym, co potrzebuje. Al dente był chyba popularny w czasach, zanim macOS wprowadził tą funkcję, a dzisiaj nie wiem, czy jest sens go jeszcze używać. Pewnie tam ma więcej opcji konfiguracyjnych. No ja nie mam już laptopa. Mi jest tak, że on mi na co dzień trzyma 80%, raz na kilka dni mi podskoczy do 100%. Przypominam, że trzeba wejść do ustawień, do preferencji, do baterii, tam pod i kliknąć i tam można sobie ograniczyć. W iPhone'ie też można włączyć to inteligentne ładowanie, z tego co kojarzę, czy mi się coś pokrzeniło w tej chwili? Tak, bo mam włączone. Wtedy się dla komunikat, że o godzinie tam, nie wiem, 9 czy którejś, że zacznie ładować, tak, żeby o godzinie 9 tak. Rano na przykład był na maksa naładowany. Tak, i tak, także to jest jedna rzecz. Mi zegarek nawet mi ładuje inteligentnie, bo mi ładuje tam mniej więcej do 78-82%, gdzieś ten rejon zazwyczaj, różnie, zależy od dnia. Także no, tyle. Więc tak, ten zoom, no zobaczymy co będzie, dobra. A17, zobaczymy, RAM i tak dalej, to nas nie interesuje. No i co? I w zasadzie to tyle. I powiem ci jedno, to będzie iPhone, na którego się przysiadam, którego kupię. Chyba, że będzie jakiś, nie wiem co musiałoby się wydarzyć, żebym się na niego nie przesiadł. 14, w ogóle słuchaj,
Ciekawostka. Tak z ciekawości ze wszedłem. A co by było, gdyby? Gdybym dzisiaj chciał kupić 4, bo ostatnio Klementyna pisała o tym, że ma problem z kupieniem, czy to ona, czy daje siostry, czy coś tam, był jakiś problem, telefon i się popsuł, czy upadł, czy ukradli, nie pamiętam. I że ona by chciała nowy telefon i nie mogła kupić, bo nie było dostępnego. Słuchaj, wczoraj tak z ciekawości... nie udało, ale było ciężko, tak. Tak. Wczoraj, teraz minęło, co mamy, kwiecień. Od premiery minęło jakieś 7 miesięcy. Pi razy drzwi. Wszedłem wczoraj na Amazona, żeby zobaczyć, ile kosztuje iPhone. I mają na stoku wszystkie modele. Mnie interesowała 256 ze względu na te funkcje dodatkowe ProRes, ProPhoto, nie pamiętam, jak się nazywają je, ProRAW. I wszystko fajnie, ładnie. Wszedłem, zobaczyłem cenę. I tak się pada, kurde, jakie drogie te telefony w tej chwili, wiesz. iPhone 14 Plus, 6,1 cala, 256 gigabajtów. 6100, 6000 to było chyba 80 albo 50 zł. Kurde, jakie drogie. Pamiętam czas, jak się po 4000 płaciło, tak? A tak sobie myślę, kurde, a tak niby drogo, ale coś za tanio jak na drogo. I wszedłem na Apple i są 1050 chyba złotych tańsze niż od Apple bezpośrednio. To jest sklep Apple na Amazonie, dodam, polskim. Są po 6000 chyba 50 czy 80 zł, a u Apple są po 700. Ten sam. I to mi się zaczęło zgadzać. 700. Że to jest absurdalna cena za smartfona. I co o tym myślisz? 1000 zł taniej jakby, wiesz... Znaczy... No czemu Apple tak sprzedaje? Jest to podejrzane, że to na pewno jest oficjalny sklep, czy tam dobrze się zagłębiłeś. Nie, na 100%. Na 100%. Zweryfikowałem to. Siedziałem z pół godziny, upewniałem się, że na pewno to jest to. Okej, okay, ale już samo 4000 zł za smartfona to jest dużo, bo ja pamiętam, jak smartfony kosztowały. Ja jestem jedną z tych niewielu osób, które kupowały smartfony w czasach, kiedy inni mieli takie zwykłe telefony. No i wtedy się kupowało smartfony za tam używane za powiedzmy 500 zł do 1000 paru. Na jakiś tam mega wyposażone, to może za 2000 zł. I tu nagle wszedł iPhone, który kosztował więcej i to się wydawało kosmiczną kwotą. Więc to, że to teraz kosztuje ponad 7000 zł, no absurdalna kwota. No jednocześnie teraz tyle to potrafi, że tak naprawdę komputera pewnie by nie trzeba mieć, będąc takim normalnym użytkownikiem, który nie tworzy zbytnio treści, tylko jakby to miało jeszcze takiego DeXa, jak mają Samsungi, że podpinasz do monitora, i ci tworzy interfejs, tak, taki bardziej makowy, no to faktycznie to już by zastępowało wtedy wszystkie urządzenia. Znaczy w ogóle wiesz, tak szczerze, jak się popatrzysz na to, jakie, co, w ogóle, po pierwsze, ceny Samsunga w Polsce są względem reszty świata, są naprawdę świetne. Nie patrzyłem oczywiście na każdy kraj, a Samsung ma naprawdę dobre ceny. Jak się potem popatrzysz na jakie możliwości ich smartfon oferuje, jeśli chodzi, już tam pomijam fotograficznie, ja się skupiam na fotograficznych funkcjach oczywiście, ale taka bzdura jak DeX, tak? Przecież w większości ludziom to wystarczy i nie muszą mieć laptopa. No, tak. A przynajmniej to bardziej jako stacjonarny komputer być może. Chociaż pewnie też ktoś zrobił jakieś urządzenia, gdzie wpina, bo na przykład Asus chyba miał takie rozwiązanie. Tak jakby laptop, który nie ma części w środku, ma tylko ekran, klawiaturę, gładzi. Tak. I wpinasz tam smartfona, tak, i się robi z tego laptop. No, to coś takiego byłoby super. Apple tego nie zrobi nigdy, ale gdyby zrobiło, to ta cena byłaby dużo bardziej usprawiedliwiona. Dobra, słuchaj, teraz jeszcze szedłem na niemieckiego Apple'a, przepraszam, na niemieckiego Amazona i tutaj jest iPhone 14 Pro, wizyt od Apple'a bezpośrednio jest w tej chwili przeceniony na 1100 euro z 1300. Oficjalna cena to jest 1300, jest przecenione 200 euro. I na Amazonie polskim, amazon.pl, też i tak się zacząłem. To jest 5063 zł dzisiaj. Ile? 5063 zł. 5000. Wow, to jest jeszcze 1000 zł taniej. No dobra, to jest kwota, która już zaczyna mieć dużo więcej sensu. To ja może sobie kupię 14 Pro tak po prostu. Dzisiaj po 7 miesiącach od premiery to chyba nie. Nie, i wtedy bym nie kupował 15, jak wyjdzie, rozumiesz? Tego bym też czekał.
Nie wiem, jak coś ci skończy. Jak wprowadzą jakąś fajną funkcję, to i tak kupisz. Już się patrzę, czy jest dostawa do Polski. Jest dostawa do Polski. Mogę zamówić sobie do Polski normalnie za te euro. No i słuchaj, to jest 1000 zł taniej niż w Polsce, bo u nas kosztuje 6000. W ogóle cena poszła do góry, odkąd patrzyłem wczoraj. Bo już w tej chwili jest, czekaj, wpiszę biały. Już jest, a nie, dobra, 6098 zł. Okej, to jest tyle. To model czarny jest droższy z jakiegoś powodu. 6200 kosztuje. Czemu Łukasz napisał, że to jest plus podatek? To jest co podatkiem plus podatek? Przecież, nie? Wiesz co, cena Łukasz jest... Łukasz napisał, ale plus podatek, Tomasz. Cena jest z podatkiem podawana w Amazonie, ale z podatkiem niemieckim. Trzeba doliczyć, ile z tej chwili niemiecki? 19%? Więc trzeba dojść 4% do tej ceny. Czyli 1100 euro do PLN to będzie jakieś tam 5060 zł. 5060 razy 1,04 to będzie 5300, 5260 mniej więcej. No to jest dobra cena za telefon. No Marcin potwierdza 19%, czyli bo Amazon podaje. Po dodaniu do koszyku, do koszyka się zmienia. Okej, dodam do koszyka, przepraszam. Już dodaję do koszyka. Nie chcę protekcji dodatkowej, pokaż mi cenę. Proceed to checkout. I musiałbym się tutaj zalogować, cholera. Niestety, ale on powinien wtedy rzeczywiście podać. Dobra, już się zaloguję i zobaczymy, co mi to podpowie. $1141.93. Dobra, sprawdzimy, ile to jest. O, i doliczył mi za przesyłkę. Ciekawe. 6 euro mi doliczył za przesyłkę do Polski. 2-3 dni biznesowe. 1142 euro policzę. Do złotówki po średnim kursie to jest 5250 zł. To jest dobra cena niezależnie. Więc kupować w tej chwili w Polsce nie ma żadnego sensu. I podejrzewam, że mało kto o tym wie. Więc no, kupujcie w Niemczech. Co jeszcze? To wszystko. Więc ja chcę 15, ale przy tych cenach zacząłem się zastanawiać, czy 15, czy to wynika z tego, że on się po prostu nie sprzedaje? Bo wiesz, co będzie z 15? 15 będzie się sprzedawała jak głupia, przez to, że ma USB-C. Ludzie będą w końcu chcieli się po zmienić. Dla wielu osób to będzie powód, żeby zmienić telefon. Jeśli będzie miała to USB-C, no bo tak naprawdę to prawo ich obliguje do tego dopiero kilka lat później. Tak, ale już jakby ploty są na tyle chyba potwierdzone i na tyle dużo różnych źródeł jest, że myślę, że to jest 100%, 99,9%. Nie wiem. No ja pomyślę. Nie podzielam twojego optymizmu. Nie podzielasz. No słuchaj, już jest ten, jakby na tym etapie oni już muszą mieć zamknięty projekt i ponoć jest, więc zobaczymy. A jeszcze mam pytanie, jak w takich telefonach dzisiejszych z dużą baterią, to czy to faktycznie ma jeszcze dużo znaczenia? Bo okej, swoją dziesiątkę doładowuję w trakcie dnia, odkładając ją na biurko, na ładowarkę, więc gdybym tego nie robił, to pewnie musiałbym doładować gdzieś kablem, albo będąc gdzieś na wyjeździe, to musiałbym do powerbanka podpiąć. No ale dzisiejsze telefony mają dużo większą baterię. Czy ją się w ogóle kiedykolwiek doładowuje, poza tym, kiedy idziesz spać? Bo kiedy idziesz spać, to tak czy tak możesz mieć kabel, zawsze ten lightning. Dużo osób, które korzysta z sociali i tym podobnych rzeczy, musi doładowywać telefon w ciągu dnia. Mhm. Okej. Okay. No. Także ten, ja faktycznie ja nie bardzo rzadko doładowywuję w samochodzie często, jeżeli gdzieś jadę w podróż, typu na przykład za granicę albo coś, to mam kabel i po prostu mam podpięty po lightningu mam wpięty telefon i tyle, żeby się ładował cały czas, tak? No w ten sposób. No ja mam taką stację ładującą, gdzie mam mnóstwo kabli najróżniejszych, tam jakieś niestandardowe wtyczki, kilka lightningów, kilka USB-C i tak dalej. Więc czy to będzie jakby było USB-C, to fajnie, ale czy mi to coś zmieni w życiu? No prawdopodobnie kompletnie nic.
U mnie zmieni, bo wiesz, skończy mi się potrzeba Lightninga. Znaczy, skończyłoby się, gdyby nie AirPodsy tak naprawdę. Przez AirPodsy, ale mogę, okej, okay, AirPodsy mogę bezprzewodowo ładować, tak? Bo tak, AirPodsy, trackpad Nie mam. przy komputerze stacjonarnym. Nie mam. Okej, okay, Jedyna Magic Mouse'a rzecz. też nie masz. Nie mam. Jedyna rzecz poza iPhone'em, którą nie korzysta z Lightninga, to są AirPodsy, ale je mogę ładować indukcyjnie. No i moja żona ma wszystko na Lightningu, ale jakby ona ma własny zestaw kabli i tak dalej, więc jakby tutaj nie wymieniamy się. Natomiast to by mi ułatwiło sprawę, bo tak naprawdę wyjeżdżając potrzebuję ze sobą wziąć jeden kabel USB-C do USB-C i biorę ten kabel taki do ładowania zegarka. On jest też w tej chwili USB-C do tego takiego, wiesz, ten krążek. I na tym krążku mogę ładować sobie AirPodsy, więc super. Dobra, to tyle. Ponoć będzie też MacBook Air 15 cali. Dziwię się, że im zajęło to tyle lat. Dziwię się też, że nie przywracają do życia MacBooka takiego 12 cali, takiego ultra lekkiego, ultra mobilnego MacBooka, jak był kiedyś. To jest ten No, bo to moment. był. To był od początku komputer, który był stworzony pod M1, pod procesory, które się nie grzeją, które nie wymagają dodatkowego chłodzenia aż tak bardzo. I idealnie by się teraz pasowały. To jest pod dzisiaj. Gdyby dzisiaj wzięli ten komputer, stworzyli, nawet dzisiaj, gdzie już mamy M2, już mówi się o M3, gdyby dzisiaj do tego włożyli M1, wypas komputer. Rewelacja. Sprzęt. Tak. Dobry ekran do niego dać, dobrą klawiaturę. I ta, która jest w MacBookach Pro 14 cali, na przykład tej klasy klawiaturę i M1, i mają, wiesz, wygrany świetny komputer. Ale ma być 15. Mówi się, że będzie 15 już od dłuższego czasu. Są jakieś konkretne ploty na ten temat, konkretne przecieki wręcz. Więc zobaczymy. Ponoć nawet premiera może być na WWDC, która jest w czerwcu w tym roku, 6 chyba, jeśli dobrze pamiętam. Muszę sprawdzić w kalendarzu. Czyli za jakieś 1,5 miesiąca. Tak, WDC jest 6, przepraszam, 5 czerwca, nie 6, 5 czerwca. Będziemy Szóstego to oczywiście... Diablo. Proszę? Diablo, Szóstego to Diablo, premiera, tak, tak. tak. I będziemy oczywiście na żywo nagrywali wtedy też po. Więc zapraszamy. Co dalej? Nie wiem, myślisz, że ta 15 to za mało, za późno, za dużo, za wcześnie? Nie wiem, jakie masz zdanie na ten temat. Na pewno za późno, bo mnóstwo osób kupowało MacBooki Pro tylko dlatego, że nie mieli wyboru. I chcieli duży komputer, absolutnie nie potrzebowali tej wydajności. I dużo, znaczy część kupiła MacBooki Pro, a część po prostu musiała szukać u konkurencji, no bo różnica cenowa była jednak duża. I MacBooki Pro mają dużo rzeczy, których normalni użytkownicy nie potrzebowali. No, te wyświetlacze jaśniejsze z HDR-em, z odświeżaniem wyższym i tak dalej. Dużo użytkowników wolałoby zamiast tego mieć jeszcze niższą wagę. I dla nich taki R byłby perfekcyjnym rozwiązaniem. Marcin tutaj jeszcze pisze, że czy taki MacBook 12 cali nie kanibalizowałby iPadów? Oczywiście, że mógłby, ale powiem ci Albo on, zupełnie albo szczerze, konkurencja. ja uwielbiam iPada. Nie uwielbiam jego ceny, bo biorąc pod uwagę, ile on kosztuje, jaką on ma moc pod maską, tak? Tam M1, M2 są w środku. Przez system operacyjny. To jest tak ograniczone urządzenie. To jest, gdyby nie polityka Apple'a, to mógł być tak genialny komputer, a nie jest, bo jest ograniczony przez iPadOS-a. Już coraz bardziej mnie to irytuje. Ja jestem zwolennikiem. Myślę, że to, co mówisz, właśnie ten 15-calowy, znaczy tutaj oni chyba sprecyzowali, że w plotkach, że to nie będzie 15-calowy, tylko to będzie 14-calowy. Ten MacBook Air miałby ekran z obecnego Pro 14 cali. To jest fajna opcja, myślę.
dla wielu osób. I ja podejrzewam, że gdyby to było taka wersja z M2, to akurat mam opory przed tym procesorem w obudowie, która jest niechłodzona. Ale gdyby oni te w 2021 roku na koniec, co wypuścili MacBook Pro 14 cali, gdyby wtedy równocześnie pojawił się MacBook R 14 cali z M1, i który miałby 32 GB RAM-u, a nie 16, i większe SSD. Ale to technologicznie nie, w M1 nie możesz mieć 32. Wiem, ale gdyby coś takiego było, to wtedy pewnie bym się skusił na tego R-a zamiast na Pro. Dobra, i teraz tak, ostatnia plota, już taki newsowo dzisiaj mocno lecimy. Ostatnia plota jest taka, że to jest plota z linii produkcyjnej, że wstrzymali produkcję, czy też plany produkcji 27-calowego monitora z podświetleniem mini LED i z ProMotion, czyli jakby to, o czym się od paru lat mówi. I to jest, ponoć chodzi o cenę, że byłby za drogi względem tego, czy względem tego, co jest na rynku w tej chwili w ogóle. Powiem szczerze, że jestem trochę zawiedziony. No, szkoda, ale jaka by to była cena? Bo ja tutaj coś widzę, że gdyby w tym tekście na iMagazine, że gdyby firma wypuściła w tym momencie ekran mini LED z ProMotion, jego cena startowałaby coś około 42 999 zł. Tak, bo jak sobie spojrzymy w tej chwili na to, jak ich ceny wszystkich produktów Apple'a poszły do góry w ostatnich latach, to chyba jedynym produktem, którego cena w Polsce czy też w innych krajach na świecie nie wzrosła, to jest Pro Display XDR, który dzisiaj nadal kosztuje w Polsce 25 tysięcy złotych. Przepraszam, 24 tysiące złotych plus podstawka. To ja tu myślę, że tu Krzysiek liczył na podstawie kalkulacji na dzień dzisiejszy, jak ten Asus z mini LEDami. Kojarzysz? Ten jest taki HD, taki dobry Asus Pro Art, który ma high refresh rate właśnie i tak dalej, i tak dalej. I on kosztuje chyba tam coś po 30 tysięcy złotych. To chyba tutaj mówimy o tego typu technologii. Więc to byłby panel, to byłby monitor, który byłby droższy od Pro Display XDR. Mimo że miałby mniejszy rozmiar technologicznie, ale technologicznie lepszy. Czyli technologicznie pewnie by musiał być, tak, by musiał być lepszy, czyli musiałby mieć też ten kosmiczny HDR. Tak. I to by znaczyło, że on nie mógłby wyglądać ładnie, tak jak iMac'i wyglądają, taki smukły być, tylko musiałby zmieścić chłodzenie tego tak. I tą elektronikę. Tak. Czyli zawodowy monitor. No to że coś takiego anulowali, to się nie dziwię. Natomiast dziwię się, że Apple do dzisiaj nie ma monitora dla normalnych użytkowników, żeby sobie podpiąć do Maca Mini i mieć komputer osobno i monitor osobno. Tak właśnie, wiesz, jak zacząłem ostatnio się zastanawiać nad ceną Pro Display XDR, że patrząc w tej chwili, ile kosztują inne Maci, inne sprzęty w Polsce, to ten Pro Display XDR nie wychodzi wcale tak drogo. Jak się popatrzysz na inne monitory, naprawdę cena zaczyna być w tej chwili rozsądna, mimo że to jest 60 Hz tylko. Tak się zacząłem nawet zastanawiać, tak, czy nie zacznę się rozważać takiego monitora. Tak, bo oczywiście Studio Display istnieje, to tylko że to jest monitor właśnie 60 Hz i wiesz co, ja ci powiem szczerze, gdyby Studio Display miał HDR, gdyby miał mini LED-a i HDR takiego odpowiednik tego, co jest w MacBookach Pro, to bym prawdopodobnie się skusił na niego, wiesz, żeby mieć te same wrażenia. Przebolałbyś 60 Hz? Chyba bym przebolał 60 Hz dla HDR-u, ale brak HDR-u w tej chwili to jest w ogóle bez sensu. Ale autentycznie. Ty też nie jesteś uczulony na odbicia aż tak bardzo jak ja. Na odbicia od ekranu. Wiesz co, jest lepiej. On świeci, naprawdę świeci jasno. W takich warunkach dziennych. I w sumie. Znaczy wiesz, to, że świeci jasno, to tak, ale powinno się ustawić jasność adekwatnie do otoczenia, nie? Żeby, tak, 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 tak. Żeby oczu nie męczyć i żeby postrzegać kontrast kolory poprawnie.
Tak. Nie, ja myślę tutaj o takich warunkach dziennych, kiedy słońce wali mi, wiesz, do pokoju, to on naprawdę w tym momencie świeci jasno, w sensie, że wszystko na nim widać. Nie, nie wiem, wiesz co, trochę więcej jeszcze pooceniam. Na razie jakby nie mam zażeń. On jest stoi tutaj dosłownie przede mną. Jest w tej chwili wyłączony, więc odbicia są oczywiście, wiesz, mocniejsze niż gdyby był włączony. Natomiast naprawdę świetny monitor. Gdyby nie był przestarzał technologicznie. Przy takiej konfiguracji myślę, że jest jakieś 2000 zł za drogi względem tego, co oferuje. Na nasze pieniądze oczywiście. Pewnie gdybym tak sobie popatrzeć na, wiesz, w euro czy w dolarach, to jest cena akceptowana, tylko ja myślę tutaj przez pryzmat Polski. No jeszcze ten skandaliczny brak podstawki, która by miała regulację normalną, góra, dół, a nie tylko pochył. Tak, 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 tak. Ja w ogóle polecam kupno modelu po prostu Vesa i jakieś dobre ramię, i żeby on wisiał w powietrzu. Albo był przyczepiony do ściany z tyłu, jak tam wolicie. Dobra, tyle jeśli chodzi o to. Mam nadzieję, że wrócą jeszcze do tego tematu jakiegoś ekranu z ProMotion, ale o tym też zacząłem się zastanawiać nad jakimś monitorem, właśnie nad Pro Display XDR, bo to jest też taka ciekawa opcja. Dobra, next. Wrzuciłem tutaj, cholera, nie dodałem najnowszego tematu do spisu treści, zaraz to poprawię. Ale Mac Mini w wersji z M2 Pro, z tej wersji mocniejszej, czyli ten procesor, który ma 12 rdzeni CPU i GPU jest chyba 19, jeśli dobrze pamiętam. Zrobiłem w końcu, w ogóle test Whispera zrobiłem jako po update'cie Whispera, który się pojawił. Przepraszam, nie Whispera, tylko Mac Whispera, bo używam go do tego, żeby zrobić transkrypcję naszego show na YouTubie i wrzucam go potem jako plik SRT, dorzucam do naszego nagrania, więc są napisy, czyli jak wejdziecie sobie w nagranie sprzed tygodnia i wcześniejszych, to są napisy. Możecie sobie kliknąć i teoretycznie, gdybym był bardzo wytrwały, by mi się chciało, tylko nie wiem, jak to zautomatyzować. Musiałbym to jakoś zautomatyzować. Teoretycznie jestem w stanie dodać napisy w różnych językach. Wiesz o tym. Możesz sobie wybrać po prostu. Teoretycznie moglibyśmy to zrobić. Moglibyśmy wypuścić nadgryzionych z napisami we wszystkich językach, które tam są dostępne. Najlepiej sobie radzi chyba z hiszpańskim. To jest numer jeden. I później z angielskim. Ale z tym hiszpańskim tak ewidentnie lepiej. To znaczy, oni tak? Tam mają taką tabelę z punktacją, ile błędów popełnia. I w angielskim tam chyba prawie dwa razy więcej niż w hiszpańskim. No i później w polskim też trochę więcej, ale generalnie polski też jest w samej czołówce. Już taka dygresja. W ICAM-ie, jak tworzę nowy event, czyli tak jak tworzę, że nadgryzienie dzisiejsi, co nagrywamy teraz, że będą. Ja muszę potem wejść na YouTube'a do studia, zedytować to nagranie, które jest takie przygotowane, te wiszące jako oczekujące, zedytować je i zmienić język, bo on domyślnie ustawia jako język mówiony, że będzie angielski USA. Muszę zmienić na polski. To mnie frustruje. Jakby ktoś kiedyś słyszał, jak w ICAM-ie. No. To ja tego w ogóle nie robię z ICAM-a, tylko ja planuję wszystkie live'y z poziomu YouTube Studio i on wtedy ma taką opcję stworzenia na bazie tego, który już robiłeś wcześniej i automatycznie okay, no ja tak kiedyś robię. Wszystko tak jak... Tak, tak. I później w ICAM-ie ci się pojawia opcja wybrania live'u, którego możesz zaplanować. On go widzi, tak? Okej, okay, tak, dobra. Widzi. O, dobra, to ja będę w ten sposób robił. Ja przez ICAM-a robiłem dotychczas. Bo ty nie wiedziałeś, bo StreamYard tego nie obsługiwał. StreamYard obsługiwał tylko te, które stworzyłeś wewnątrz. Tak, to ICAM obsługuje wszystkie. Okej, dobra. No to dobra wiadomość. To będę tak robił. Dobra, i wracając do Maca Mini, więc z M2 Pro cały czas mam z tym Apple Studio Display. Bardzo lubię, naprawdę bardzo się polubiłem z tym Apple Studio Display. Nie na tyle, żeby kupić sobie takiego, bo Krzysiek ma takiego u nas w redakcji i jest bardzo z niego zadowolony i całkowicie go rozumiem. To jest bardzo dobry monitor, natomiast kosztuje ponad 8000 zł i za te pieniądze, żeby nie było ProMotion chociaż, pominę nawet to HDR. ProMotion, żeby nie było? HDR też powinien być. Mi ciężko, ja nie widzę sensu, nie mam sensu kupowania zewnętrznego monitora, który nie ma HDR, bo ja bym go chciał używać do tego, żeby mieć podgląd na przykład jakichś zdjęć, wideo i tak dalej, i tak dalej. I chcę mieć w tym momencie HDR.
I nie chcę, żebym że w laptopie mam lepszy monitor niż ten. Anyway, zrobiłem test transkrypcji. MacWhisper zrobił update do wersji 2.16, która wykorzystuje wszystkie rdzenie CPU, czego wcześniej nie robiła. Tam wykorzystywała chyba 4 na reszcie tego. I oni reklamowali się, MacWhisper reklamował się, że tam do 400% będzie boost w wydajności. W moim przypadku 24% skoczyło. I to testowałem na nadgryzionych 400, który tam odcinek trwający blisko 4 godziny. No bo te 40% to pewnie na tych, które mają więcej rdzeni, czyli na Ultra, na Maxach i na Ultra. Nie, on napisał szczególnie, że wzrost 40% będzie przede wszystkim na M1 i M2 Pro, czyli to sugeruje, że na tamtych będzie jeszcze większy, a to jest nieprawda. Czy to jest do 400%? Być może tak gdzieś w jakichś swoich testach coś takiego ma. Przy tak długim odcinku tego nie było. Teraz patrzę na tą jego wypowiedź, to on tam uwzględnił też Maxa. Nie pisał o Ultra tylko, ale że w M1, M2 Pro i Max nawet do 40% szybciej. No. A, no może. No tak, czy tak jakby we wszystkich. No, anyway. I tak, 20 tam paru procentowy skok jest kolosalny. Natomiast to, co chciałem powiedzieć na ten temat, to jest świetny przykład, to jest genialny przykład, że czasami wymiana komputera, wiesz, pomoże oczywiście w wydajności czy czegokolwiek, ale naprawdę dobry programista, który zoptymalizuje software, czy to będzie gra, czy jaki tego, może mieć równie wielki, jeśli nie większy wpływ na wydajność pracy w tej aplikacji, po prostu optymalizując odpowiednio. Dlatego to jest takie mega ważne, optymalizacja. I ten MacWhisper właśnie świetnym przykładem tego. Dzisiaj widzę, że jakiś jeszcze kolejny update wyszedł, 2.17 czy 2.18. Jakieś bugfixy. Dobra, drugi temat z Maciem Mini M2 Pro. W ogóle genialny komputer. Naprawdę, jestem zachwycony tym. Robię na nim takie bzdury po prostu, że aż jestem w szoku, obciążając go na maksa. I powiem ci, że on ani razu wentylatorów nie słyszałem w nim. Nie wiem, jak u ciebie w tym twoim M1 jest, ale w tym jest cisza. Jeśli jest tak samo, to nie usłyszysz ich nigdy, no. Dlatego że ja nie usłyszałem nawet, jak odpaliłem handbrake'a, który chodzi. Handbrake zawsze godzin. Wszystko rozkręca, tak? Poza tymi. Tak, to u mnie w ogóle nie było różnicy i jak odpaliłem obskalowanie wideo przez 24 godziny, to też nic nie rozkręciło. No, to jest dosyć niesamowite. No i ten, i zażyciłem już iMac Final Cut Pro Benchmark, czyli ten w Final Cutcie, co robię. I powiem ci, że spodziewałem się nic nadzwyczajnego. Czyli jest dosłownie parę procent szybszy od mojego MacBooka Pro z M1 w renderach. W przypadku H264 był wolniejszy wręcz, więc podejrzewam, że to jest kwestia RAMu, no bo procesor niby szybszy, dysk ta sama prędkość co mój, jedyna różnica miał 16 GB RAMu kontra moje 32, więc podejrzewam, że przez RAM był wolniejszy. I co jeszcze? I drugi, i ostatni, ten hardcore był szybszy też o jakieś tam 12 sekund czy coś takiego w teście. To nie są jakieś takie zawrotne wartości, w sensie, wiesz, dla mnie przy moich rzeczach to ewidentnie nie ma żadnego finansowego sensu robienia upgrade'u na MacBooka Pro z M2 Pro. Natomiast no, fajne porównanie dla innych, jak muszą coś wybrać. I szczerze, na przykład, wiesz, dzisiaj jakbym wybierał, szukał jakiegoś komputera do kupienia, to jakby patrzyłbym bardziej po cenie niż po procesorze, bo jak widać M1 Pro, jeżeli dzisiaj na przykład znajdziesz, gdzieś ktoś sprzedaje 14 cali MacBooka Pro z M1 Pro, który będzie w dużo lepszej cenie niż nowa M2, to lepiej po prostu wziąć to i oszczędzić kupę kasy. Mhm. No, też tak doradzą. No. No i był... No i tyle. Są benchmarki. Jeszcze będę robił Lightrooma na końcu, jak znajdę chwilę czasu w tym albo w przyszłym tygodniu. W tym to już ciężko, ale w przyszłym tygodniu jeszcze Lightrooma trzasnę i go dorzucę. Tyle jeśli chodzi o to. Zróbmy sobie teraz krótką przerwę. Zaraz wrócimy do tematu odcinka, czyli do kodu, który otwiera wszystko. Będziemy z wami za minutkę.
Witamy serdecznie po przerwie. W ogóle normalnie takie mi włosy albo chcą się układać do góry, albo do dołu. Znaczy, albo do góry, albo w lewo, albo w prawo. Wszystkie. To dzisiaj każdy chce w inną stronę. Nie wiem, co jest grane. Ja od kiedy byłem łysy, to nie obcinałem grzywki, aż w końcu mi urosła do także już poniżej podbródka. No. I ostatnio w końcu ściąłem. I od tamtej pory nie wiem, co zrobić z włosami. I za każdym razem, jak rano wstaję, to mam irokeza. Jakoś tak dziwnie mi się to układa, nie jestem w stanie nad nimi zapanować. Myślałem, że wtedy było źle, ale teraz jest jeszcze gorzej. Nie, fryzjerka namawia na to, żebym sobie zrobił tego, nie wiem, jak to się nazywa, taki samurajski czy japoński, taki z tyłu, tak ściągnięte tutaj, po bokach wygolone. I żebym miał tylko tutaj ściągnięte w takiego koka, nie wiem, czy się kok nazywa, czy jakoś bun po angielsku, nie wiem, jak jest. Tak, tak. Tak, w każdym razie tam ściągnięte do tyłu i zrobione taki... To powiem ci tak, bo miałem coś takiego i etap, w którym się do tego momentu dochodzi, żebyś to umiał skręć z tyłu, jest absolutnie przetragiczny, bo zanim to będziesz umiał skręć z tyłu, to najpierw przez blisko rok będą ci włosy te z przodu nie będą ci sięgały tyłu, więc zawsze ci będą opadały, albo będziesz je musiał lakierować, cokolwiek z nimi robić i to jest masakra. Po tym roku jest okej, wtedy już jest łatwo. Także nie wiem co, tak jak mówiłem w ostatnim odcinku, ja jakby mając fryzjerkę tam robię prawie co chcę, więc zobaczymy co będzie dalej. Dobra, wracając do tematu dzisiaj, kod, który otwiera wszystko. To chodzi o to był artykuł i w zasadzie wideo główne było na Wall Street Journal autorstwa jednej, jedynej, wspaniałej, cudownej Joanny Stern. Oraz Nicole, nigdy nie potrafię wymówić nazwiska. To jest znane, to jest nazwisko takie trochę dosyć popularne. Pisze się NGUYEN. Nguyen, Nguyen, nie wiem. Ja nie wiem skąd to jest nazwisko. Już sprawdzę pronunciation. Jak to się wymawia? Mam zawsze z tym problem. Wchodzisz w film jakiś na YouTubie i taki pro tip dla ludzi, co takie rzeczy robią. Jak ktoś chce sprawdzić. Ja chcę wejść, kliknąć play i ja chcę usłyszeć to słowo. Nie chcę żadnego wstępu, nie chcę historii, nie chcę wiedzieć, dlaczego twój pies ma na imię John. Chcę usłyszeć, jak się to wymawia. Ale wtedy mniej reklam się zmieści. No wiem. When. To jest wietnamski, tak. When albo win. Kurde, ja nie ogarniam tego. Może po prostu odeślijmy naszych czytelników do opisu, gdzie sobie przeczytają, Nguyen. Jak tylko Nguyen. Chcieli. Nguyen. Nie potrafię. Nicole Nguyen z Wall Street Journal. Dobra, to był strasznie długi wstęp do tego tematu. Bardzo przepraszam. O co chodzi? O co chodzi z tym jednym kodem? W Stanach jest dosyć taki, nie wiem jak to nazwać, trend się zrobił, że złodzieje, zanim ukradną iPhone'a, śledzą ciebie, czyli obserwują ciebie. Tutaj jako przykład były chyba kluby, jakieś dyskoteki wieczorne, jakieś wyjścia, puby, tego typu. Gdzie no ludzie siłą rzeczy biorą ten telefon do ręki, odblokowują go, wpisując kod, na przykład niech to będzie 1, 2, 3, 4, 5, co było kodem roku w 2021 chyba, a w 2022 kodem, hasłem roku było 1, 2, 3, 4, 5, 6, bo ludzie stwierdzili, że zmienią. Tak. Generalnie w miejscach, gdzie łatwo zerknąć przez ramię, to tam przestępcy upatrywali iPhone'y do skradzenia. Tak, i oni ogólnie czekali na moment, przypisywali kod do danej osoby, żeby wiedzieć i potem był napad lub kradzież telefonu. I co się dzieje w tym momencie? Po tym, jak ukradną, jakie to będzie teraz lista kroków, które złodziej wykonuje. Pierwsze jest tak, odblokowuje telefon.
Więc już ma dostęp do telefonu, tak? Face ID czy Touch ID nie jest zabezpieczeniem. Bo Face ID i Touch ID to jest jakby, to jest biometryczne wprowadzenie tego pinu, tak? Tego kodu do telefonu. Więc to nic nie zmienia. Wyłączają funkcję Find My, bo wystarczy, że znają pin, żeby to wyłączyć. Zmieniają hasło do Apple ID. Tutaj ponownie wystarcza tylko kod do odblokowania iPhone'a. I usuwają, to jest afera tak naprawdę. Tak. Usuwają wszystko, co jest w iCloudzie, czyli po prostu czyszczą całkowicie konto. I tutaj w przypadku, w Polsce tego to nie będzie dotyczyło Polaków. W Stanach można zaciągnąć dług w Apple Cash i teraz weszła ta w Apple Pay, weszła ta nowa funkcja, gdzie można trzymać jakby twój telefon staje się twoją kartą, więc tam jakieś pieniądze leżą na tym wallecie, który jest przypisany do konkretnego telefonu. Na konkretnym telefonie w wallecie mogą leżeć pieniądze. Z tym pieniędzmi mogą sobie coś tam zrobić. No i jeżeli ktoś używa jeszcze z jakiegoś powodu tego samego pinu, który używa do odblokowania telefonu do na przykład aplikacji jakiejś bankowej, to w tym momencie mogą się dostać też do tych aplikacji właśnie, czy to są jakieś bankowe, czy inne i wykonać jakieś operacje na twoim koncie. Po co czyścić iClouda? Nie wiem, po co oni to robią, powiem ci szczerze. Być może jest to w jakiś sposób utrudnia to odzyskanie telefonu. Bo jak wyczyścisz iClouda, w ogóle rzecz, o której tutaj nie jest napisane, z iClouda, z Find My, jak oni mają dostęp do Find My, oni mogą wejść i wyczyścić ci dane ze wszystkich twoich komputerów. Mhm. Nie wiem, czy nie jest potrzebne do tego dodatkowe hasło jakieś. Być może jest. Na przykład hasło do tego komputera, który chcesz wyczyścić. Nie wiem, nie próbowałem tego robić. Natomiast na przykład... No ale przynajmniej do włączenia blokady, z tego co pamiętam, nie jest potrzebna, żeby go zablokować. Na przykład podam ci przykład bardzo głupiej rzeczy u Apple'a. Jeżeli ci ukradną iPada i iPhone'a, bo na przykład leżą w torbie, albo MacBooka i iPada, przykładowo, bo są w jednej torbie i ci torbę ukradną, to mogą odzyskać przez two-factor authentication, przyjdzie powiadomienie na jedno z dwóch urządzeń, czyli na przykład na iPada, i mogą podejrzeć ten kod bez odblokowywania urządzenia. No to jest jeden z powodów, dlaczego też chciałbym mieć Yubico zamiast tych kodów. No tylko ten problem, o którym mówiliśmy wcześniej, czyli komplikacje z moim iPadem, z Lightningiem. Mm-hmm. Yubico w ogóle jest bardzo... Jest takie powiedzenie, jeżeli coś przestaje być zbyt irytujące dla użytkownika, to on woli poświęcić swoje bezpieczeństwo, żeby tylko tego nie robić. Mm-hmm. I to jest często prawda, szczególnie u mniej świadomych osób. Ja na przykład na Yubico... Nie jest, bo działa przez NFC, więc tylko jedyne co robisz, to w przypadku iPhone'a to przykładasz je tak jakby bez dotyku, wiesz, tak a co, jakby NFC. Ale musisz go mieć ze sobą, a co jak go nie masz ze sobą? No nie, no to jest takie urządzenie, które po prostu masz zawsze przy sobie. Dobra, do kluczy, do czegokolwiek, musisz go mieć zawsze przy sobie, kropka. No właśnie, ale to jest ja na przykład ja nie chcę mieć go. Ja gdzieś często wychodzę i mam przy sobie tylko telefon, tak? I nie chcę mieć kolejnych elementów już jeszcze nosić. I wiesz, to można zrobić tak jakąś zawieszkę na szyję, to można, no. Do bransolety opcji jest dużo, natomiast no, musisz to mieć przy sobie. Nie ma. Są też takie wersje bardzo małe, ale bez NFC, że przez USB wpinasz. Fizycznie szyfrujących jest dużo w różnych formach. Do czego ty Yubico w tej chwili używasz? W tej chwili to w zasadzie nie jestem w stanie zbytnio uruchomić komputera bez Yubico, bo zmieniłem hasło na i w Windowsie, i w Macu mam tak, że to hasło, w którym się loguję, kiedyś miałem prostsze, ale stwierdziłem ostatnio, że skoro mam Yubico, to zamiast wpisywać to hasło, to ja sobie wolę to uprościć i nie wpisywać go w ogóle, tylko klikać przycisk na Yubico. I wtedy on mi wpisuje całe hasło i wtedy to hasło może być bardzo długie, bardzo skomplikowane. I ja je znam, tylko nie chciałbym się go wpisywać. Absolutnie nie ma szans, żebym go wpisał za każdym razem, więc pierwsze co robię, przychodząc do komputera, to wkładam do portu USB, który jest w biurku Yubikia.
Dobrze, czy mógłbyś teraz tak krótko jakoś zwięźle dla osób, które nie mają pojęcia o co chodzi, jak mówisz Yubico, powiedzieć im, co to jest w ogóle? To po pierwsze do kamery pokażę, że tutaj mi wystaje taki jakby pendrive i to jest pendrive z czymś w rodzaju przycisku. To jest ta wersja topowa, czyli ona ma i NFC i już nie pamiętam, czym się charakteryzuje, generalnie wspiera wszystko, co tam może wspierać. I zasada jest taka, że musicie mieć dwa takie klucze. Musicie mieć koniecznie drugi jako zapasowy, dlatego że ja tego też używam do innych rzeczy, to za chwilę powiem. Ale w skrócie to jest tak. Zakładając gdzieś konto w różnych portalach, możecie wybrać metodę ten two-factor authentication. I to może być kod SMS, może być coś innego, a może być YubiKey. Czy YubiKey działa z iPhone'ami normalnie, z każdym iPhone'em, który ma NFC? Czy są jakieś limity? No, okay. Chyba z każdym. Skoro ja mam dziesiątkę i działa, to chyba z każdym. I on ma różne funkcje. Nie? Jedna z nich to jest ten two-factor authentication, czyli zamiast kodów wpisywać, które przyjdą na SMS albo z One Password, ten sześciocyfrowy kod, to zamiast tego wkłada się YubiKeya, przyciska się ten przycisk i on wtedy tak jakby zastępuje to. I to jest najbezpieczniejszy sposób. To jest jedyna metoda dająca 100% bezpieczeństwa. W sensie specy od bezpieczeństwa mówią, że to jest 100% gwarancja, bo dopóki ktoś nie ma fizycznie tego urządzenia, to nie ma w ogóle możliwości, żeby to w jakiś sposób przechwycić. No ale ma to też ten przycisk, który może auto uzupełniać hasło. Czyli jeśli się zainstaluje aplikację YubiKey na Macu albo na Windowsie, ona się nazywa nie wiem jak się nazywa, YubiKey Manager albo coś takiego, albo... O tak, YubiKey Manager. To tam jest kilka opcji i między innymi można zdefiniować, co się ma stać po wciśnięciu tego przycisku. W sensie, jeśli nikt od nas nie chce, jakaś aplikacja akurat nie oczekuje, że dostanie ten two-factor authentication, to co się ma wydarzyć? I on może działać trochę jak klawiatura, czyli może podawać hasło, które jest stałe. No i to może być hasło na przykład właśnie do logowania do komputera, do One Password i tak dalej. No i dobrą praktyką jest zrobienie czegoś takiego. Wpisanie początku ręcznie, początku hasła i później wciśnięcie przycisku na YubiKey i on uzupełni całą resztę hasła. I w ten sposób można sobie komplikować hasła, że na przykład na Macu wpisujesz jakiś ciąg znaków, później klikasz w YubiKey, na Windowsie robisz to samo, tylko tam masz inny początek, a zakończenie takie same i dzięki temu do wszystkiego masz różne hasła, ale jednocześnie one są dużo bardziej skomplikowane niż samemu kiedykolwiek by ci się chciało to wymyślać. I nawet jeśli to będzie tak. Ktoś ostatnio, nie pamiętam gdzie to było, gdzieś byliśmy na jakimś spotkaniu, szkoleniu i nie pamiętam co to było. Ktoś włożył swoje YubiKey tam do czegoś i nacisnął niechcący i gdzieś tam w jakieś pole tekstowe wleciało całe hasło. No tak się nie robi, to są bardzo specyficzne sytuacje, w których to się klika. No i co tam jeszcze jest w YubiKey? Aha, no i z racji tego, że jest NFC, to iPhone ma antenkę gdzieś u góry, no mniej więcej na poziomie, jak ja mam dziesiątkę, to jak przyłożę go gdzieś tam w okolicy aparatu, to on automatycznie go wykryje. Czyli powiedzmy, że One Password po 2 tygodniach czy po iluś tam chcę, żebym się zalogował ponownie, to przekładam to YubiKey. Chyba tak to działa. Już nie pamiętam, prawdę mówiąc, nie pamiętam, kiedy to ostatnio robiłem, więc może to nie jest to 2 tygodnie. Ja właśnie siedzę w tej chwili na stronie YubiKey. W ogóle YubiKey powinniśmy później poruszyć, ale drodzy słuchacze, zaraz wrócimy jeszcze do paru innych prostszych rzeczy niż YubiKey. My to mówimy YubiKey, to YubiKey się ogólnie to urządzenie nazywa. Znaczy, zależy, bo to jest firma i są urządzenia i to jest YubiKey albo YubiKey. YubiKey to jest firma, YubiKey to są urządzenia. I na przykład jest coś takiego, co się nazywa YubiKey 5 Nano i 5C Nano, to jest USB-A i USB-C. I jest, zaleca się, że one właśnie to, co Marcin napisał, bo właśnie mam listę tych wszystkich urządzeń przed sobą, żeby je one cały czas w porcie siedziały. Przecież to jest bez sensu. To jest bez sensu, tak. Ale można zrobić trochę inaczej, że jeśli to jest komputer, który... Znaczy, nie do końca bez sensu, bo to jest tak, że to cię zabezpiecza przed wszystkimi atakami z zewnątrz, to znaczy przez internet.
tam, gdzie normalnie ci są w stanie przechwycić kody two-factor authentication, to tutaj tego nie zrobią i jesteś w 100% przed tym zabezpieczony, ale jesteś niezabezpieczony przed kradzieżą. Trochę można to skomplikować w taki sposób, że jeśli to jest laptop, który służy jako komputer stacjonarny, to można mu wprowadzić jakieś tam, różne kable są powpinane, no i na jednym z tych kabli na przedłużaczu gdzieś tam jest wpięty ten YubiKey, no i wtedy jak złodziej będzie kradł, to prawdopodobnie nie będzie kradł wszystkich kabli, nie będzie sprawdzał wszystkiego. Nie jest to zabezpieczenie dobre, ale jest na pewno lepsze niż gdyby to było bezpośrednio w laptopie. No albo można robić tak jak ja, nie, czyli po prostu wsiadasz do komputera, to automatycznie wkładasz i tyle. To jest dla mnie zbyt, to jest dla mnie zbyt irytujące. Wiesz, ja zbyt często bym tego potrzebował to uruchamiać, żeby coś z tym robić. I tak się zastanawiam właśnie, do czego ja mógłbym to wykorzystać. Znaczy ja tego nie wyciągam już później. Jak ja to włożę do tego portu, to dopóki nie wyjdę z biura, tam nie wyłączę nie wygaszę komputera, ja już, to sobie to siedzi w tym porcie. Tak, a nie mogę wyjść z domu porcie. Bez tego. Okej, ale nie mogę wyjść bez tego w domu, bo nie zamknę drzwi wejściowych bez tego, więc muszę to... Ja naprawdę dbam o bezpieczeństwo i tak dalej, wiesz, mam unikalne hasło, mam password manager i tak dalej, ale YubiKey już jest dla mnie, to już jest o krok za dużo. To już jest zbyt irytujące. Ale to jest wygodniejsze niż gdybym tego nie miał, bo na przykład na Windowsie muszę wpisać ten PIN do logowania się, więc zamiast A ja używam Windows Hello. Rozpoznaj mi twarz, to masz Face ID. Okej, no tak, to trzeba mieć specjalne urządzenie, które to... ja nie mam takiej kamery, która współpracuje z... Proszę, Tobii Eye Tracker, polecam. No tak, tak. Bardzo dobrze. Nie no, specjalnie Tobie go do tego nie kupię, natomiast są kamerki, które to obsługują. Ale to, no, dobra. Tak, ale w moim przypadku, kiedy nie mam tej kamery do Windows Hello, no to wygodniej zamiast wpisywać mi to hasło, to wygodniej jest mi dotknąć palcem tego przycisku, bo go się nawet nie wciska tak naprawdę, bo to jest przycisk taki rezystancyjny. Ale masz masz całe hasło, czy musisz coś pisać? I tak szczerze, jak to robisz? Nie wiem, czy chcę zdradzać tutaj, jak dobra, ja mam czyli to, nie masz, bezpieczeństwo. Czyli on jest, tylko... Jest tylko... to dla mnie... W różnych miejscach mam różnie. To nie jest tak, że ja mam jedną zasadę do wszystkiego, bo nie chcę też, żeby mi One Password krzyczał, że hasło mi się gdzieś powtarza. Bo ja tak czy tak mam to hasło też zanotowane One Password, jakby coś się wydarzyło, żeby je znać. No i jak masz wszędzie to samo hasło, to One Password, albo w dwóch miejscach wystarczy, że masz to samo hasło, to One Password cię wtedy upomni, że musisz zmienić. Więc z tego powodu to już dla mnie jest motywator, żeby nie mieć podwójnych haseł. Marcin jeszcze mówi, że z drugiej strony też nieraz już widział, jak duży jakiś token wyłamał port USB. Dobra, okej, okay. YubiKey, zostawmy temat. YubiKey jest ogólnie to bardzo zaawansowana funkcja. Ja nie wiem, do czego miałbym. Jedyne miejsce, gdzie chciałbym ewentualnie YubiKey używać, żeby to mnie nie irytowało, to byłby dostęp do iClouda, tak naprawdę. Żeby zabezpieczyć się przed tym, żeby nikt tego... Ale dobra, wróćmy, zostawmy to na moment. Bo to nie ma znaczenia, bo mając jak jeżeli. Proszę? Że i tak zmierzamy do PassKeya, który. Tak. Więc w przyszłości nie będziemy potrzebować takich rozwiązań, bo PassKey nam to tak jakby w pełni zastąpi. Ale to o tym się mówi od 20 lat, czy od iluś, że zmierzamy w tym kierunku, no i zmierzamy bardzo powoli. A to jest też ciekawe. Używać na przykład do przelewów w banku tylko i wyłącznie. To jest też ciekawe zastosowanie. Dobra, tak, ale wracamy. W polskich bankach. W polskich bankach nie istnieje chyba ani jeden polski bank, który by to umożliwiał, chociaż słyszałem coś, nie wiem czy ING, czy coś, że wprowadzili te kody z aplikacji, ale generalnie polskie prawo jest tak skonstruowane, że w zasadzie uniemożliwia używanie takich urządzeń. Dobra. Zamiast SMS-ów. Wracając do... A ja nie używam SMS-ów, to jak podpowiem tylko od siebie. Teraz tak, wracając do iPhone'a. Więc tak, złodziej podpatrzy gdzieś u nas, bo wklepujemy sobie ten PIN i w zasadzie może nam zniszczyć całe cyfrowe nasze życie. Może wejść, wymazać telefon, może wymazać nam inne urządzenia, chyba. To jest do weryfikacji. Jestem prawie przekonany, że może wymazać ci inne urządzenie, ale być może trzeba podać hasło tego komputera też. Tego nie jestem pewien. To jest do weryfikacji. W każdym razie. Utrata telefonu dzisiaj to jest naprawdę masakra, bo tracisz przede wszystkim tak, dostęp do banku, wszystkich, czyli finansowy problem jest, dostęp często do jakichś tam danych typu mObywatel, czyli do dokumentów twoich, bo dużo osób ma ten sam PIN, o czym na co właśnie między innymi działalność strony zwraca uwagę, czyli
Wszystko, gdzie jest PIN, mamy ten sam PIN. To jest bardzo złe. I utrata telefonu, jeżeli złodziej zna nasze hasło, jest bardzo... teoretycznie... najgorsza chyba rzecz, która może się stać, jeśli chodzi o zhakowanie nas. Potracimy dosłownie wszystko. Zwyczaj jest taki, że oni kasują ci wszystkie dane w iCloudzie od razu, więc nieważne, że masz backup na iCloud Drive, możesz stracić dane z wszystkich komputerów, z wszystkich iPhone'ów, iPadów, na przykład wszystkie zdjęcia. I co z tego, że masz backup iClouda, zdjęć na przykład w iCloudzie, kiedy on ci wymarzy tego iClouda, ten złodziej, i tracisz te zdjęcia. Dlatego zewnętrzne backupy są takie istotne, niezależne od iClouda. Teraz tak, pierwsza rzecz. iPhone'y od lat oferują Face ID i Touch ID. Korzystajcie z tego. Włączcie sobie tą funkcję, żeby nie wpisywać tego kodu PIN. Nauczcie Face ID, jeżeli nosicie maseczki, żeby rozpoznawał was w założonej maseczce. Przestańcie korzystać z PIN-ów czterocyfrowych, w najgorszym wypadku sześciocyfrowe, w najlepszym przesiądźcie się na hasła alfanumeryczne. Teraz ciekawostka jest taka, że hasło można nadal pozostać przy samych cyfrach, ale jeżeli zmienicie na hasło, już nie pamiętam jak to się robiło, to muszę to sprawdzić, cholera, nie przygotowałem się, przepraszam z tego. Można jakoś tak skonfigurować sobie tą klawiaturę, bo normalnie, jeżeli masz hasło, to chyba musi być dłuższe niż sześć znaków, wtedy tak się robi. Tak, chyba musi być dłuższe niż sześć znaków. Czyli wyobraźcie sobie, że wymyślicie sobie PIN siedmioznakowy. W tym momencie na klawiaturze, jak uruchomicie telefon i nie działa Face ID, nie działa Touch ID z jakiegoś powodu, bo leżał telefon nieużywany na przykład bardzo długo, musicie wpisać PIN. Jeżeli on ma chyba więcej niż 7 znaków, może być 7 cyfr, nie muszą być literki, to pojawi się klawiatura pełna, a nie alfanumeryczna, czyli nie ta taka telefoniczna, co jest dodatkowym od razu zabezpieczeniem, bo złodziej w tym momencie będzie zakładał, że w pierwszym momencie, że macie hasło alfanumeryczne. Jeżeli się skusicie na hasło alfanumeryczne, czyli na przykład hasło 1, 2, 3, 4, 5, akurat z tego nie korzystajcie, ale coś, gdzie są i literki, i cyfry, to plus dla was, to jest ogromny plus. To dla wielu osób to już jest za dużo, to jest zbyt uciążliwe jest. Ale być może znajdziecie sobie jakiś taki, nie wiem, typu zamiast wpisywać raz 1, 2, 3, 4, 5, 6, to być może dla was będzie wygodniej wpisać ABC 1, 2, 3, też 6 znaków, ale jest ABC już i są jakieś literki, to już jest trudniej. Chodzi o to, żeby maksymalnie złodziejowi utrudnić. Apple w tej chwili już wie o tym, jaki to jest problem, jakby rzadko to się zdarza w ogóle w Apple, ale zareagowali na ten artykuł. Powiedzieli na razie, że jeszcze nie wiedzą, co dokładnie będą robili, ale jak temu zapobiec, ale zakładam, że dodatkowo jakoś zabezpieczą, bo PIN jest zbyt powerny i w zasadzie w tej chwili nie ma za bardzo jak się przed tym zabezpieczyć. Najlepszym zabezpieczeniem jest to, że jeżeli gdziekolwiek wpisujecie PIN, weźcie ten telefon, kurde, nie mam telefonu pod ręką, no. Weźcie ten telefon, który macie, przyłóżcie go sobie tutaj do klatki piersiowej gdzieś, wpiszcie sobie tutaj, na klatce, tutaj sobie wpiszcie, tak żeby nikt nie widział po prostu. Nie wpisujcie na otwartym forum kodu PIN do telefonu. Nie korzystajcie z czteroznakowego, przepraszam, tylko jeszcze powiem tym, nie korzystajcie z czteroznakowego kodu PIN, przynajmniej 6 lub więcej. Słucham ciebie. Przy czym znajdziecie dużo informacji, jak się przed tym zabezpieczyć, żeby ustawić kontrolę rodzicielską albo zabezpieczenie screen time, tylko że to nie działa. To też jest do ominięcia. Tak, były próby zabezpieczenia się właśnie przez dodatkowe te funkcje screen time i parę innych, natomiast to wszystko da się obejść, więc to nie ma sensu. Fakt faktem, że to może, jak jest mniej kumaty złodziej, być może nie będzie wiedział. Spodziewam się, że będzie wiedział. Na pewno trochę mu to wydłuży, utrudni mu to życie, ale nic znaczącego, więc generalnie rzecz biorąc, no to jest problem. Jeżeli pozna wasz PIN, to macie problem, więc starajcie się naprawdę zabezpieczyć na maksa. I to takie właśnie czynne zabezpieczanie się, czyli jak wpisujecie ten PIN gdzieś, nie wiem, jesteście w metrze, na ulicy, w restauracji, gdzieś tam idziecie ulicą,
to już mówiłem, to schowajcie ten telefon. Nie róbcie tego, że tego, o proszę, patrzcie się tutaj, PIN 1, 2, 3, 4. W ogóle powiem ci, sytuacja z... Stałem przy... Czekałem w kolejce do bankomatu, żeby wyjąć pieniądze. Taki euronet jakiś na ulicy zwykły. I taka babcia była, miała z 80-90 lat minimum. I ja stałem za nią i ona wyciągała pieniądze i ona mówi i się odwraca i na całą salę, czy może ktoś mi pomóc, bo ja nie jestem w stanie rozczytać tego, rozczytać się, co tutaj jest napisane. No więc podchodzę do niej i mówię, proszę panią, ale ja potrzebuję, żeby jej pomóc, proszę panią. I tak stanąłem jeszcze, żeby było, żeby wszyscy widzieli, że ja nic nie próbuję, wiesz, ukraść, czy chować, czy coś. A ona na pełny regulator. Ja mówię, że PIN potrzebuję, bo nie znam PIN-u. A nie, mówi, że proszę PIN wprowadzić, żebym tylko, żeby nikt nie widział. A ona na pełny regulator. Proszę pana, mój PIN to jest tam 1, 2, 3, 4 na całą salę, tak? Wszyscy z przerażeniem patrzą się, no ale wiesz, no. Już była tak rozbrajająca, że tego. Wpisałem jej ten PIN, zrobiła to, co chciała zrobić i ten. Udało się na szczęście. Ale tak nie róbcie, też tak nie róbcie. Starajcie się ten PIN zachować jednak w tajemnicy, więc to jest chyba w tej chwili najlepsze zabezpieczenie i myślę, że to jest temat, do którego będziemy musieli wrócić, jak coś Apple zmieni w tym temacie. Tak, i słyszałem, że temat trafił do mainstreamu. Dzisiaj na Mastodonie w ogóle czytałem, że kogoś tam z mojego timeline'u, właśnie rodzice się przed chwilą zapytali, o co chodzi z tym wszystkim i co mają zrobić. I on stwierdził, że no skoro jego rodzice nawet, skoro nawet do nich dotarła informacja, to znaczy, że to jest mainstream. Tak. Zresztą ty też mówiłeś, nie, że popularny temat, że widać po kliknięciach. Tak, Wall Street Journal w ogóle, bo Joanna, ona skakała po wielu redakcjach, zanim znalazła dom w Wall Street Journal, taki, że się tam czuła dobrze. I ewidentnie ten WSJ tam jej pasuje. I oni, ona na przykład, oni mają takich nietypowych czytelników, bo oni mają czytelników jeszcze, którzy do niej piszą listy właśnie z prośbą o porady i tak dalej, i tak dalej. To właśnie tacy ludzie mniej technologiczni. I to strasznie, strasznie fajne jest. I ona właśnie do takich ludzi trafia z tymi tematami, dlatego podejrzewam, że tak szybko to trafiło do mainstreamu przez nią, bo ma takich, a nie innych słuchaczy, czytelników. No tylko ona to zrobiła w lutym. A w ostatnich kilku dniach chyba to się jeszcze bardziej nasiliło, tak jakby jakieś, nie wiem, jakaś telewizja może zrobiła o tym materiał, może. Nie wiem. Ja też jakby nie śledzę rynku amerykańskiego, natomiast no, tym, to jest grubo, no ale mówię, najlepiej co możecie zabezpieczyć. Pierwsza rzecz, nie pokazywać tego PIN-u nikomu. Dwa, publicznie jak jesteście, korzystać z Touch ID i z Face ID. Jeżeli nosicie maseczki, szaliki, nieważne co na twarzy, że wam zasłania, nauczcie Face ID, jest funkcja taka, żeby z maseczką was rozpoznała. Wtedy jest trochę gorsze bezpieczeństwo, niby, ale myślę, że to jest ważniejsze niż to, żebyście ten PIN wpisywali. Dwa, Password Manager. Ja wiem, że większość ludzi nie chce płacić na to, żeby mieć backup. Błagam, płaćcie, zapłaćcie te parę złotych miesięcznie, żebyście mieli ten backup. Słuchajcie, sytuacja taka, że już po... Ale to backup, a powiedziałeś password manager. No zaraz powiem. Zapłaćcie te parę złotych za backup, bo jest to kluczowe. Teraz tak, password manager jest za darmo, na szczęście w iPhone'ach. Jest to iCloud Keychain. Włączcie to. Włączcie tą funkcję, jeżeli nie macie jej włączonej. To dba o wasze bezpieczeństwo. Razem z iCloud backupem będziecie mieli dostęp do tych samych haseł na wszystkich swoich urządzeniach, czy to będzie jakiś Mac, czy iPad i tak dalej. W bezpieczny sposób. To nie jest tak, że ktoś wam tam się włamie i to ukradnie. To jest wszystko zaszyfrowane, zabezpieczone. To jest, wiedzą co robią. Zaufajcie im. Teraz tak, jeżeli chcecie coś więcej, no to jest 1Password i parę innych tam alternatyw. Ja nie mogę się na temat innych wypowiadać. 1Password wam polecę. To jest manager, w którym możecie przechowywać właśnie hasła. O co chodzi z managerami? Chodzi o to, żebyście do każdego serwisu wszędzie mieli inne hasło, inny PIN, inne hasło, cokolwiek potrzebujecie, żebyście nie powtarzali. Tu chodzi o to po prostu, że no to tak jak z tym PIN-em. Jeżeli macie do telefonu PIN 1234 i do banku wasz PIN też jest 1234, to nie jest dobry pomysł, bo w banku macie dużo pieniążków i bardzo łatwo się do nich dostać w tym momencie, znając tylko cztery cyfry. To jest złe zabezpieczenie.
No, szczególnie jak się ma iPhone'a z kartą SIM w środku, na którą przychodzą SMS-y z tego banku jako two-factor authentication. To jest kolejna rzecz. Taka aplikacja jak, przypomnij mi w tej chwili, w iCloud Keychain już jest generowanie kodów? No. Tak, tak, jest. Dobrze. Generowanie kodów, te tak zwane two-factor authentication, czyli dwuskładnikowe uwierzytelnianie, to polega na tym, załóżmy, że chcemy się zalogować do banku. Wpisuję swój, to jest przykładowo, to nie chodzi tylko o bank, jakikolwiek serwis, typowe logowanie, wpisujesz login swój, na przykład jakiś e-mail zazwyczaj to jest, albo jakaś nazwa użytkownika, wpisujesz hasło i normalnie jak nie masz 2FA, czyli two-factor authentication, czyli uwierzytelnianie dwuskładnikowego, to w tym momencie zostaniesz zalogowany do danego serwisu. Jeżeli masz włączone 2FA, to on poprosi o dodatkową autoryzację. Może to być YubiKey na przykład. Może to być, nie wiem jak to działa w przypadku YubiKey. Musi serwis wspierać, prawda, YubiKey? Tak, dużo wspiera. Jeśli jest two-factor, to dużo wspiera fizyczne klucze. Może to być SMS, może to być tak zwany kod autoryzacyjny. Nie korzystajcie, jeżeli nie musicie, absolutnie nie korzystajcie z SMS-ów. Karty można sklonować. Mogą, a jeżeli ktoś wam ukradnie telefon i będzie próbował gdzieś się zalogować, to SMS-y będą przychodziły na ten telefon, więc to jest bez sensu. I tutaj kluczowa jeszcze rzecz w przypadku takiego na przykład One Passworda. Tam musicie mieć hasło mocne i unikalne, które najlepiej pamiętacie, żeby po prostu, bo tam są wszystkie wasze hasła i kody autoryzujące. I teraz tak, jak macie takiego na przykład One Password i 2FA włączone w jakimś serwisie i się logujecie, no to podajecie login, hasło i potem się pojawi pole wprowadź kod. I One Password jest na tyle inteligentny, że on tam na Macu na przykład już sam go wklei. Na iPhone nawet nie pamiętam, czy trzeba kliknąć jeszcze raz, czy coś. Coś trzeba chyba kliknąć. W wielu miejscach, z tego co pamiętam, automatycznie uzupełnia. Ale no, nie zawsze. Nie zawsze, no, ale jest albo automatyczne, albo prawie w pełni automatyczne. I on wprowadza kod, który jest po prostu generowany. Tam jest co nie pamiętam ile, co 60 sekund generowany nowy kod. Jest co 30 sekund jest generowany nowy kod, ale działa przez 60 sekund. Czyli jeśli w ostatniej tam zostanie wam powiedzmy 3 sekundy aktualnego kodu, to nie musicie czekać na kolejny, bo wiecie, że nie zdążycie w te 3 sekundy go skopiować. Tylko przez kolejne jeszcze 33 sekundy będziecie mogli go użyć. I teraz tak. Te kody autoryzacyjne można też. Ja nie wiem, jak się je robi przez iCloud Keychain. Ale warto. Na pewno gdzieś ktoś jakiś poradnik zrobi. Ja nie korzystam po prostu z iCloud Keychain zbyt wiele, szczególnie do tych kodów, więc nie wiem. Docelowo planuję się przesiąść w całości na iCloud Keychain, zrezygnować z One Password, korzystać z tych passkeys i tak dalej, bo robią solidną robotę. Więc, no i mają najlepszą integrację oczywiście z systemem, więc docelowo na to się przysiądę, więc możecie, myślę, jeżeli z tego nie korzystacie, to naprawdę rozważcie przesiadkę, bo to jest, to zwiększy wasze bezpieczeństwo i w tym momencie system generuje po prostu te kody, hasła, przepraszam, do serwisów za was, nie musicie sami wymyślać tych haseł i wszędzie macie inne, więc ja wiem, że to jest dodatkowe takie trochę irytacja na początku szczególnie, żeby się z tym zapoznać, że to jest nowa technologia, że to jakieś cuda tu się dzieją i tak dalej. Ale to wbrew pozorom nie jest trudne, jeżeli macie jakiegoś osobę młodszą, która się trochę zna bardziej na technologii, niech wam to wytłumaczy na żywo. Jeżeli jakieś nie ma wideo na YouTubie, które wam pomogłoby wam. Apple pokazuje, na samym kanale Apple są jakieś wideo, które pokazują, jak to działa. I naprawdę warto się tym w tej chwili zainteresować i to wprowadzić, bo po prostu zadbać o swoje bezpieczeństwo. Swoje pieniądze, swoje konta, swoje zdjęcia. Dla mnie na przykład zdjęcia są bezcenne. To zawsze o tym mówię. Nie, jeżeli mi ktoś wymarzy swoje zdjęcia, nie jestem w stanie. Pieniądze jestem w stanie zarobić. Sprzęt jestem w stanie kupić, tak? Licencje na software też kupię. Praktycznie wszystko. Zdjęć nie odtworzę. Nie mam opcji, żebym odtworzył zdjęć całego swojego życia, które mam zapisane. I to są po prostu dla mnie absolutnie bezcenne informacje.
Więc no tyle, tyle chyba z mojej strony, jak masz coś. Ja menadżera haseł zacząłem używać późno, nie wiem, mniej, może z 10 lat temu, może nawet później. Generalnie już wtedy dużo osób tych menadżerów używało, ja jeszcze nie. I jak się przesiadłem, to bardzo szybko miałem takie uczucie, że niesamowicie żałowałem, że nie zrobiłem tego wcześniej, bo życie z menadżerem haseł jest prostsze. Dlatego, że wcześniej te hasła, już pomijając to, że musiałem je pamiętać, to ja je ręcznie wpisywałem, bo skoro nie miałem żadnego menadżera hasła, nawet tego systemowego, to znaczy, że one nie były zapamiętane nigdzie w systemie, więc nie było autouzupełniania tych haseł. I od kiedy miałem one password, no to kiedyś było tak, że się wciskało skrót klawiaturowy, komend, ukośnik i on automatycznie to hasło wpisywał. Teraz w zasadzie się to na tyle integruje, że większość haseł się chyba uzupełnia jeszcze nawet przed wciśnięciem czegokolwiek, tylko automatycznie wskakują na swoje miejsce, login, hasło. Tak mi się wydaje, albo już to robi tak odruchowo, po prostu wciskam ten przycisk, że mi się robi, że U nawet nie mnie zwracam uwagi. przez, ja na Macu na przykład to przez Touch ID to robię. No i jest to dużo wygodniejsze, szybsze jest delogowanie w taki sposób. No, a tak samo te two-factor authentication jest wtedy super wygodne, bo w SMS-ach ja nie znoszę robienia tego przez SMS-y. Teraz jest trochę lepiej, no bo z wiadomości automatycznie uzupełnia, tylko że ja kartę SIM, na którą mi przychodzą kody, mam w innym telefonie, nie mam tego połączonego, więc i tak muszę ręcznie wpisywać. A z menadżerem haseł jest to tak proste wszystko, że nie ma się co zastanawiać. No. No więc nie wiem, chyba tyle. Dobra, to teraz tak, o tym YubiKey jeszcze wróćmy, tak podsumowując. Tak jak mamy, normalnie jest login, hasło, to jest jakby to jest to minimalne zabezpieczenie, jakie mamy, tak? Potem do tego dochodzi autoryzacja dwuetapowa, czyli na przykład SMS, co jest złe, ale lepszy jest kod autoryzacyjny, co jakby też podpada pod ten sam parasol. No i trzecią rzeczą to jest ewentualnie YubiKey lub jakiś inny podobny produkt. Ktoś jeszcze znany robi poza Yubico te klucze, które możesz polecić w tej chwili? Ja chyba nic Nie nie wiem, nie, kojarzę. ogólnie firm jest dużo, które to robią i one jedne są tanie, inne są drogie. To też nie jest tak, że te Yubico trzeba kupować ten model właśnie z NFC, z tym wszystkim. Tak naprawdę, szczególnie jako backup, to wystarczy ten zupełnie podstawowy model, który jest bardzo tani. Poza tym, to się chyba niestety skończyło, nie jestem pewny, ale Cloudflare miał deal z Yubico. Jeśli się miało Tak. konto na Cloudflare'a, to najpierw można było bardzo dużo tych YubiKey zamówić za ułamek ceny, tam chyba za 1/4 ceny. Później oni zmienili zasady i nie wiem, na ile je zmienili. Czy tylko ograniczyli liczbę tych YubiKey, które można kupić, czy już całkowicie z tego się wycofano, ale generalnie to ja to sprawdzę i ewentualnie zrobię do tego follow-up za tydzień. Czy to byś w ogóle kupił te, bo jest teraz ta seria YubiKey Bio, czyli mają Nie, czytnik. nie, tego nie. Nie, właśnie ten odpada. Bio to jest seria, te z czytnikiem linii papilarnych, one nie mają funkcji wszystkich, które są A, to tych. jest, okej, okay, już widzę. To jest dla biznesu głównie. One są ograniczone, tak. Tak, już widzę, wszedłem w szczegóły. Ja tych bio się nie interesowałem Yubik, tym. to Dobra. co wy chcecie, to jest taki najlepszy, to jest Yubico 5. Ja mam wersję chyba NFC-C, czyli ze złączem USB-C. Najlepsze jest 5CI. A nie, przepraszam, 5C NFC albo 5 NFC po No tak, prostu. tak. To Tak. kosztuje 50 albo 55 euro bez VAT-u, czyli do tego trzeba doliczyć VAT jeszcze. I teraz powiedz mi. No i do tego backup. Do tego koniecznie drugi klucz, który nie musi mieć NFC i tego wszystkiego, ale musi być jeszcze dodatkowy, bo jeśli go nie będziecie mieć, to jeśli ten w jakiś sposób, nie wiem, połamiecie, cokolwiek się z nim stanie, no to tracicie dostęp do wszystkich swoich danych, gdzie on służył do autentyfikacji, chyba że był alternatywną metodą i na przykład osobno mieliście klucz zwykły dodany Dobra, do ekranu. ja mam teraz do Ciebie pytanie. Jak się zabezpieczyć, jak masz dwa klucze, jak się zabezpieczyć, gdyby była sytuacja, że oba klucze nam przepadną? Co wtedy? Bardzo prosto. Trzeci klucz. Musisz mieć trzy klucze w takim razie. Dobra, a jak trzeci klucz przepadnie? Czy jest No to jakiś musisz mieć cztery sposób, klucze. żeby się zabezpieczyć bez software'owo, że tak powiem? Bardzo mało jest urządzeń, bardzo mało jest miejsc, w których Yubico byłoby jedynym
jedyną metodą autentykacji. Zazwyczaj jest tak, że na przykład na Gmailu mam dodane klucze, które mi generuje One Password i YubiKey. I mogę wybrać wtedy, czego chcę w danej chwili użyć. I tak jest prawie wszystkim. Wyjątkiem, nie wiem, czy nie jest Apple, ta nowa metoda zabezpieczeń Apple'a, która wymienia kody 2FA na urządzenie fizyczne. I tam chyba wtedy nie ma żadnej alternatywy już. Ja ogólnie rzecz biorąc, ja będę przed jedną rzeczą przestrzegał. Żebyście pamiętajcie o tym, że jeżeli z jakiegoś powodu stracicie ten YubiKey, to będziecie mieli problem z dostępem do konta jakiegoś tam, który jest tym zabezpieczony. Więc zanim to zrobicie, to upewnijcie się, że macie jak się zabezpieczyć. Czy... I ustawcie sobie PIN, który będziecie pamiętać. Bo raz tak zrobiłem, że długi czas nie wiedziałem, o co chodzi, ale chyba było tak, że kiedyś ustawiłem w Windowsie to urządzenie YubiKeya jako metodę na logowanie się. Nie, że autouzupełnienie hasła, tylko po prostu urządzeniem się logowałem. I wtedy chyba mój PIN systemu operacyjnego stał się pinem, tak jakby YubiKey, nie wiem, coś w każdym razie się namieszało z pinem, że ten pin, który wcześniej miałem, on już został nadpisany. I ja w pewnym momencie zablokowałem swoje urządzenie i wyskoczył mi komunikat, że po trzech próbach urządzenie zostało zablokowane. Prosimy skorzystać z aplikacji, żeby je zresetować i ustawić nowy pin. No więc zresetować urządzenie znaczy, że przywracam je do stanu fabrycznego i tracimy dostęp do wszystkiego, gdzie to działało. Więc no, ten PIN trzeba sobie ustawić i go pamiętać, więc dodać do One Password i nie nadpisywać go później żadną dziwną metodą logowania. No, ja myślę, że jeżeli osoby, które nie korzystają z żadnego zabezpieczenia, już pomijam to YubiKo, jeżeli macie iPhony, czy w przypadku, jeżeli macie Androidy, to są odpowiedniki tych wszystkich rzeczy. One Password też jest na Androida, tak od razu podpowiem. Jeżeli macie jakieś, jeżeli nie macie w tej chwili żadnego zabezpieczenia, w sensie macie tylko i wyłącznie PIN jakiś do odblokowania ekranu, to... I macie swoje życie na telefonie, to powiem ci jedną rzecz, to macie jedną ciekawą rzecz. Znam jedną osobę, która ma smartfona, Androida akurat, i korzysta z niego rzeczywiście tylko i wyłącznie. To jest aparat, czyli zdjęcia trafiają do Google Photos i nie ma tam e-maila, nie ma niczego poza telefonem i SMS-ami. Tylko telefon, SMS-y i Google Photos, nic więcej. Wyobrażasz to sobie w dzisiejszych czasach? I to osoba, no to... która jest młodsza ode mnie, starsza od ciebie. Mhm. Można. I ona nie korzysta z PIN-u. Po prostu na zasadzie, jak ukradnie, to co? No, numer telefonu będzie miał. I tyle. No. Więc da się, ale większość z nas korzysta, no, trochę więcej rzeczy ma na tym telefonie, więc po prostu pozabezpieczajcie się w razie czego, bo nigdy nic nie wiadomo. Jak to się mówi, każdy z nas, nie jest kwestią tego, czy stracimy jakieś dane, tylko kiedy. Dobra, myślę, że możemy zakończyć ten wątek w tej chwili. Wrócimy do niego na pewno. Jeżeli macie jakieś pytania o bezpieczeństwo i tak dalej, to piszcie do nas, nie krępujcie się. Bardzo byśmy chcieli, jeżeli nie korzystacie z Face ID, z Touch ID, żebyście zaczęli z tego korzystać. Jeżeli nie korzystacie z iCloud Keychain albo z One Password albo innego menedżera haseł, żebyście zaczęli z tego korzystać, to na początku jest problematyczne, ale bardzo szybko zrozumiecie, jakie to jest wygodne i dlaczego nie żyjecie bez tego już od dawna i po prostu zwiększacie swoje bezpieczeństwo. Także bardzo mocno to polecamy.
Czy ty chcesz, czy przechodzimy do kącika filmowego? Tak formalnie zadam pytanie. Myślę, że to już jest ten czas. Dobrze. Dobrze. Okej. Okay. Czy chcesz coś powiedzieć? Czy chcesz od czegoś zacząć? Czy ja mogę? Czy jak preferujesz? To mogę zacząć, bo mam follow-up do tego, o czym ty już mówiłeś kiedyś, okay. Czyli Shrinking na Apple TV. Mm-hmm. Wszyscy mówili, że to jest mega pozytywna komedia, serial komediowy, że tak fajnie się to ogląda, że taki inny Ted Lasso. Nie, no to znaczy, tam są pozytywne momenty, natomiast generalnie jest to serial o kolesiu z potężną traumą, z problem, gdzie każdy ma jakieś problemy psychiczne, zaburzenia, gdzie absolutnie z wszystkimi jest coś nie tak. Jest tylko jeden taki najlepszy przyjaciel głównego bohatera, który chyba ma takie normalne życie, w którym nie ma problemów, po prostu sobie żyje, a cała reszta serialu opowiada o tym, z czym sobie musi radzić cała reszta. I nie wiem, jeden koleś, jeśli się go szturchnie, to zaczyna pobijać prawie na śmierć tego, kto go przypadkowo szturchnął. I cały serial jest o takich ludziach. Skończyłeś już całość? Tak, widziałem całość. Okay. No więc jeszcze zakończenie. Zakończenie to w ogóle przewidziałem dużo, dużo wcześniej, no ale to było raczej oczywiste. No ale faktycznie jest to serial komediowy i oglądało mi się go bardzo dobrze, to znaczy mi się podobał, ale skąd te porównania do Ted Lasso, a naprawdę dużo takich serii, to znaczy mój Twitter to, wiesz co, to bo, był numer jeden. Bo był, pomimo tego, że ta była ta cała trauma, mimo wszystko on starał się cały czas być pozytywny, on się nie poddawał, rozumiesz, ten pozytywizm, no o to chodziło. Tak ja sobie to wyobrażam przynajmniej. Nie wyszło, przynajmniej próbował. Okay. A nie, to nie, to efekt to nie ma, wynik nie ma znaczenia. To chodzi o to, że ktoś próbuje, tak. Okej, no serial jest super, w sensie polecam bardzo. Fajnie mi się oglądało, czekałem aż siądę znowu do kolejnego odcinka. Czekam na kolejny sezon. Absolutnie nie z tym, czego oczekiwałem, ale to chyba nawet dobrze, no bo skoro z Ted Lasso nie byłem kompatybilny, a z tym byłem jednak dużo, dużo bardziej. Także no, polecam. Apple TV Plus. Tak, ja podpowiem jeszcze, że Ted Lasso to błąd był, że zacząłem tak oglądać, wiesz, raz w tygodniu, ale nie mogłem się doczekać, ale to był błąd. Ja to trzeba binge'ować. Jak się skończy ten sezon, to będę chciał z moją żoną jeszcze raz usiąść i całość obejrzeć po prostu jeden po drugim, bo wtedy jest ta ciągłość, wtedy jest lepiej. To był błąd. Piraci z Karaibów. Zaczęliśmy, bo to od dawna już o tym myślimy, zaczęliśmy oglądać, 5 filmów jest, Piraci z Karaibów. To jest pierwsza część. Piratów z Karaibów to jest film, który najczęściej w swoim życiu widziałem. Najwięcej razy. Więcej od Gwiezdnych Wojen. Bardzo lubię piratów. Klimat piracki. Dlatego Assassin's Creed Black Flag jest moim ulubioną grą z tej całej serii, bo piraci, bo statki i tak dalej. Nie wiem dlaczego tak mam, ale tak mam od zawsze, od małego. Był polski film Piraci i ten film był ponoć straszny, ale ja byłem gówniarzem, chyba nawet czarno-biały był, albo ledwo kolorowy. To mi się podobało, bo piraci. A byłem, nie wiem ile miałem wtedy lat, 4-5, więc lubię piratów. Także zaczęliśmy rewatch piratów, na razie obejrzeliśmy, w ostatnim tygodniu obejrzeliśmy dwie części. Długie te filmy są, po 2,5 godziny, 3 godziny chyba któraś tam ma. Także długie, na razie obejrzeliśmy dwa. Świetne jak zwykle, muzyka, choreografia, genialne. Uwielbiam Piratów z Karaibów, polecam jak zwykle. To mnie nawet nigdy nie przyszło do głowy, żeby zobaczyć drugi raz, ale faktycznie wspominam bardzo dobrze Piratów z Karaibów. Nie pamiętam, prawdę mówiąc, tych ostatnich odcinków, czy jak to powiedzieć, tych ostatnich filmów. Ile ich jest w sumie? Z 5 części. Ja pierwszą część widziałem ponad 10 razy. Nie wiem, czy nie ponad 15. Okay, to piątej chyba nie widziałem, ale powiedzmy do trzeciej chyba mi się bardzo podobały.
Czwarto i tak nie do końca pamiętam. Piraci, film pod tytułem Piraci ponoć był Polańskiego. Ja mówię, ja byłem gówniarz, w ogóle nigdy potem tego nie oglądałem, więc nawet nie wiem, o co tam chodziło. Pamiętam jakieś takie przebłyski z tego. Z pozostałych części. Pierwsza część była z Czarną Perłą, czyli z tą klątwą. Druga część Piratów z Karaibów była z Davy Jonesem, czyli tym takim, co wiesz, na służbę przyjmował innych i Krakena miał pod swoją kontrolą. Trzecia część jest pogrzana na maksa, z tego co pamiętam. At World's End chyba był tytuł, na krańcu świata, czy coś takiego. Coś z Nieumarłymi mi się kojarzy, ale nie wiem, Tam czy tutaj wszędzie, mi się nie mieszają filmy. wszędzie, w każdym są Okej. nieumarli. Nie pamiętam czwartego i piątego. W piątym jest ten Salazar, a w czwartym nie pamiętam, co się działo, musiałbym podejrzeć. W tej chwili tego. No, zobaczę. Na razie dwie pierwsze części obejrzeliśmy. Może dzisiaj trzecią obejrzymy. To ten, bo dzisiaj jest piątek, więc Pizza Day, więc będzie trzecia część Piratów pewnie. Pańskiego to był Nóż w wodzie, pisze Klementyna. No, to tego nie znam. Czy coś jeszcze chcesz powiedzieć? Tyle ostatnio o tej sztucznej inteligencji gadamy, że jeszcze dzisiaj, jak gadaliśmy o tym auto GPT, że cały czas mi do głowy przychodziło Battlestar Galactica. Ja, jak robiłem rewatch Battlestar Galactica, to krótko o tym wspomniałem, ale nigdy chyba nie zrobiłem takiego podsumowania, nigdy takiej. Wtedy jeszcze chyba nawet nie mieliśmy kącika filmowego, więc tylko tak bardzo luźno wspomniałem. I to jest serial, który jest na Prime. Zaczyna się podobnie jak Stargate, zaczyna to film, a później jest serial. Przy czym ten serial jest tak, jakby nie. Ten film jest nieodłączną częścią serialu. Tak, jakby pierwsze epizody są sklejone razem i od nich trzeba zacząć. I one są, nie wiem, czy to dalej tak wygląda, ale jak ja robiłem rewatch, to one były osobno na Amazon Prime. Więc jeśli ktoś od razu odpalił serial, to mógł wtedy ominąć tak jakby ten cały początek i nie wiedziałby wtedy, o co Czekaj, chodzi. czekaj, czekaj. Battlestar Galactica. Jak to można ominąć? Bo to jest istotne. Ja Battlestar Galactica nigdy nie oglądałem w To ja wkleję całości. linki. To ja wkleję linki do tego, jak to oglądać, bo no właśnie ten internet mi teraz tak działa, że jakby bez VPN-a, że nie jestem w stanie odpalić, ale kiedyś było tak, że osobną pozycją w Prime były te pierwsze dwa odcinki, które były jedną całością, tak jakby filmem pełnometrażowym, A i tytuł też osobno miały był jako Battlestar serial. Galactica? Tak. Okej. I to trzeba. Dobra, okej, rozumiem. Tak, więc trzeba zacząć wtedy od tego nie serialu, tylko od tego filmu i później zobaczyć serial, bo to jest bezpośrednia kontynuacja. To jest tak jakby. To jest dosłownie jakby złączyć dwa odcinki czy trzy odcinki w film i później dołączyć do tego serial. Oni to po prostu tak jakby wycięli. Nie wiem, czemu to tak wyglądało. I to jest serial, który opowiada o losach sztucznej inteligencji, która bardzo chciała przypominać ludzi. I generalnie to było tak, że ludzie wykorzystywali sztuczną inteligencję do swoich celów, ona im pomagała. W pewnym momencie dostała ciało takie robotyczne, Cyloni się nazywali. No i to były takie roboty, które by przypominały, nawet nie wiem co, trochę tych z Gwiezdnych Wojen, tych szturmowców, tylko w wersji chromowanej. No i te roboty pomagały tam w różnych rzeczach, aż w pewnym momencie zyskali taką jakby świadomość, stali się coraz bardziej inteligentni. Ale ludzie dalej ich traktowali jako niewolników i zaczęła się wojna, a Battlestar Galactica ma miejsce, sam początek zaczyna się lata po tej wojnie, bo oni tak jakby zawali sojusz i co ileś tam 10 lat spotykali się przedstawiciele ludzkości z przedstawicielem Cylonów, tak? Oficjalnie to jest w ten sposób zrobione, jako seria jest tak. Pierwszy sezon to jest miniseria, dwa sezony, dwa odcinki, przepraszam, dwa epizody. I potem jest sezon pierwszy 13. Więc to po prostu gdzieś Okej, tam to od miniserii. trzeba pamiętać, że o tej miniserii zacząć oglądać.
Czyli tak, tak, z tego co jest napisane, to jest tak, miniseria, potem są trzy sezony po 13 i potem 20 i 20 odcinków, potem jest film Razor, potem czwarty sezon 21 odcinków i potem film The Plan. Tak? Jeszcze jest, nie wiem jak to, nie pamiętam z tymi filmami jak było, natomiast jeszcze jest Caprica, prequel, który warto zobaczyć dopiero później, na sam koniec. Mimo, że on pokazuje wydarzenia wcześniej, to on pokazuje, jak to się stało, że te roboty zyskały świadomość. Tam jest dużo o wirtualnej rzeczywistości, o tym świecie, jak wyglądał świat, zanim to wszystko się wydarzyło. I niestety nie trzyma poziomu Battlestar Galactiki, bo Battlestar Galactica jest fenomenalnym serialem. Caprica jest bardzo taka sobie, ale warto tak czy tak zobaczyć, żeby poznać tą historię. No i akcja się zaczyna tak, że tam co ileś lat spotykają się przedstawiciele ludzi i tych Cylonów. No i na ostatnie spotkanie przychodzi Cylon, który wygląda jak człowiek i jest po prostu, praktycznie jest człowiekiem. I po chwili cała ludzkość zostaje zlikwidowana. W sensie jest taki skoordynowany atak na wszystkie planety, na których są ludzie. 99% populacji zostaje wybite i my obserwujemy akcję, która się dzieje na muzealnym statku, takim kosmicznym, który jest tak prymitywny, że po prostu nie ma tych technologii, które zostały zhakowane, na których opierał się cały świat. I ludzkość stara się tak jakby uratować ten ostatni procent, czy ile tam ich przeżyło. Tak? Taki delikatny spoiler, tak w sumie, mógłbyś ostrzec. Nie, nie, nie. Nie, to jest pierwsza sekunda, pierwsze dosłownie sekundy. A, okay. To jest właśnie ten atak i tak, to jest sam początek. Więc tutaj nie ma spoileru. No, dobra, mów. Paweł Opydo kiedyś fajnie powiedział o tym serialu, że to jest serial, w którym na samym starcie obserwujemy wyginięcie 99% populacji i przez 4 sezony patrzymy, jak cała reszta umiera. Przy czym to jest tak trochę na wyrost, ale generalnie chodzi właśnie o to, że ludzkość stara się przetrwać. No i w tym serialu jest bardzo dużo wątków o tym, czym jest świadomość, czy sztucznej inteligencji, która chciałaby być ludźmi, o tym, o religii, o Bogu. Moim zdaniem jest zdecydowanie za dużo tych wątków. Dla mnie to jest największa wada Battlestar Galactica, bo tam zarówno Cyloni są religijni, jak i ludzie, ale mają inne wierzenia. Generalnie ci Cyloni, oni właśnie chcieliby być tacy ludzcy. I no z racji tego, że wyglądają jak ludzie, no to mogą też funkcjonować wśród ludzi i oni o tym by nie wiedzieli. Natomiast plot twist jest taki, że jest chyba, nie wiem, jest kilkanaście modeli i te kilkanaście modeli, w sensie kilkanaście różnych wyglądów tak jakby, no i to nie jest tak, że oni mogą wyglądać jak chcą, tylko któryś z tych wyglądów. Więc jeśli jakaś postać zostanie zidentyfikowana przez ludzi, że okej, ty jesteś Cylonem, to znaczy, że każdy inny, który podobnie wygląda, gdzieś tam też będzie wiadomo, że jest Cylonem. No i oni mają taki backup jakby, że jeśli się ich zabije, to można ich przywrócić, więc nie mogą umrzeć. I cały ten wątek właśnie tego, w jakim kierunku może się potoczyć rozwój sztucznej inteligencji, myślę, że jest tam bardzo fajnie poruszony. Jest to bardzo charakterystycznie nakręcony serial w postaci mocno dokumentalnej, gdzie kamera się trzęsie często i często to wygląda tak, jakby właśnie był jakiś reporter na tym statku i kręcił reportaż o tym, co się dzieje. Jest obraz bardzo mocno zaszumiony, więc wygląda to trochę słabo, jednocześnie maskuje też trochę efekty CGI, które są prymitywne. I co jeszcze? Jeszcze coś chciałem powiedzieć, czego nie pamiętam. Polecam bardzo, jak ktoś jest fanem science fiction, to jest to pozycja absolutnie obowiązkowa. Akcja dzieje się bardzo powoli. Nie ma dynamicznych, to znaczy
Są odcinki, w których są jakieś dynamiczne sceny walki i tak dalej, natomiast generalnie wszystko się toczy bardzo, bardzo powoli. I odcinki są na zasadzie, że wszystko jest ze sobą połączone, główną linią fabularną, natomiast pojedyncze odcinki, dużo z nich nie rozwija wątku głównego, tylko na przykład w tym odcinku jest poruszony kryzys z wodą pitną na statku, w kolejnym odcinku coś tam z żywnością i tak dalej, bo generalnie to jest tak, że ta cała populacja to jest ten statek muzalny plus kilka innych statków takich antycznych, które też tam się, którym się udało uciec. I oni wszyscy razem próbują się gdzieś wydostać. No i są takie mity, że kiedyś ludzie żyli na planecie Ziemia i być może udałoby im się tam wrócić, no i w tym kierunku zmierzają. Ja w sumie coś jeszcze oglądałem, ale w tej chwili nie wyleciało mi z głowy co. Ale Battlestara nie widziałeś, tak? Nie, Battlestara nie widziałem kompletnie. Nie, jakby... Aha, bo wspomniałeś na początku, że ty... Okej. Czy tak, takie głupie pytanie ci zadam. Czy oglądasz film Gattaca? Gattaca? Tak. To było to, gdzie ludzie byli modyfikowani genetycznie i w zależności od tego, czy... Tak jakby ludzie zmodyfikowani genetycznie mieli więcej szans w życiu. Tak. To znaczy tak. Lepsze prace i tak dalej. Bardzo... Widziałem to tylko raz, bardzo dawno temu i był to jeden z lepszych filmów o tej tematyce. No, myślę, że nawet dzisiaj warto by go sobie powtórzyć, tak mnie kusi, żeby go obejrzeć jeszcze raz. Bo, no, myślę, że tak. Bo tam jest właśnie fajnie poruszone, bo jakby zbliżamy się do tego tematu coraz bliżej, więc jakby fajnie pokazuje, co może być, a co ten. No, okej, oczywiście jakieś tam spłucone zawsze, ale fajny temat, żeby sobie przypomnieć. Też stary film dosyć. Wiesz co, może usiądę do tego Battlestar Galactica w końcu kiedyś. Nie wiem, zobaczę. Na razie czekam na tego, bo już jest cały Mandalorian, trzeci sezon do obejrzenia. Więc nie wiem, czy ty będziesz oglądał go? Pewnie gdzieś tam w wolnym czasie zobaczę. Przy czym słyszałem, że się fajnie zaczyna i fajnie kończy, ale to, co jest pomiędzy... Że może nie jest zbyt wybitna. Ja nic nie wiem, nic mi nie zdradzajcie. Udało mi się spoilerów uniknąć. Jak skończymy teraz Piratów, to siądziemy do tego. Siądziemy do Mandaloriana. A. Ja teraz zacząłem Gilmore Girls i to mi zajmie dużo czasu, bo to jest chyba 8 sezonów. Tak. Tak, nie wiem nawet, czy to nie są sezony takie 20-odcinkowe. Tak, piraci Polańskiego. W ogóle tak szybko zapytam, Black Sails oglądałeś? Czarne, nie pamiętam, o czym to było, chyba na Netflixie leciało. Jak? Jeszcze Black tytuł? Sails. Serial, super serial, fenomenalny. No, ja bym to fenomenalnego bym go nie nazwał, ale fajny. Piraci Polańskiego są z 86 roku. Produkcja francusko-tunezyjska i to jest prawie na bank to, co... Tak, bo tu jest ten postać Frog, to pamiętam, to jest jedyne, co pamiętam. I już widzę tak po screenshotach jakby z tego filmu, po screenach, że widziałem jakieś bardzo niewiele fragmentów. Nie, podejrzewam, że rodzice mi nie pozwalali tego oglądać, tylko jakieś tam krótkie fragmenty widziałem. 86 rok, no tyle. Coś jeszcze do tego, do kącika? No chyba wystarczy. Dobrze, dziękujemy za towarzystwo. Mamy nadzieję, że zwiększycie swoje bezpieczeństwo, swoich przyzwyczajenia, zmienicie i zaczniecie dbać o swoje bezpieczeństwo, żeby nic was nie spotkało złego. A my zapraszamy za tydzień. Nie? Jak zwykle zapraszamy też do komentarzy, do wysłania nam jakichś tam feedbacków, propozycji i tak dalej, follow-upu przede wszystkim. To poruszymy na początku następnego odcinka. Dziękujemy. See you. See you. Przerwałem nagrywanie. Ja też. Marcin tam widziałem, pytał się, gdzie noszę Yubico.
To jest w tym, ja to mówiłem kiedyś. Ten, no. Orbit Key Organizer. Takie coś. I ktoś tam się dziwił, że laptop z NFC. No, w laptopie jest USB, więc każdy ten klucz z NFC ma też USB. Szkoda, że laptopy nie mają NFC. Nawet kiedyś, zanim domontowałem sobie te wyjście USB, w takim super wygodnym miejscu, to myślałem, czy by nie kupić takiej przystawki NFC do, no taka jakby ładowarka na telefon, jak to się nazywa? Indukcyjna, tylko nie ładuje telefonu, tylko właśnie odczytuje NFC, ale podobnie to wygląda. Tomasz chyba chciał powiedzieć, że Maki nie mają NFC. No ogólnie laptopy. No podejrzewam, że jest jakiś z NFC, tylko nie Mac. No być może. A Dell mają. HP-ki mają. Lenovo mają. Czyli w zasadzie wszystko poza smakami. Nie wiem co ten. Zacząłeś wysyłać plik? No, automatycznie mam ustawione. Mi się jeszcze nie kręci mi się. Sprawdzę, na jakim jest etapie. Wysyła się. Ale powoli, nie wiem, czy jak nie przejdę na tego, na Na VPN-a, VPN to nie czy będzie nie szybciej. pójdzie szybciej. No No, dobra, mogę spróbować, to chyba nas nie rozłączy. no spróbuj. Jak nas No, na rozłączy, to chwilę, wiesz, tam na kilka sekund pewnie przerwie i pewnie wróci. najwyżej zamkniemy, zakończymy streama. Się muszę iść znowu nasmarować, kurde, już mi suszy się skóra. Co? Tak nieruchomy jesteś, czy cię zmroziło? Chyba go zmroziło, co? Połączyłem się teraz. Halo, halo. Jestem na VPN-ie teraz. Okej, ja cię widzę w tym okienku, gdzie cię podglądam, ale nie widzę ciebie. A jesteś jakby. No to mogę się odświeżyć. To czekaj. Wyłączę kamerę na Nie, chwilę. czekaj, 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 czekaj. Może ty się dołączyłeś jako drugi gość, jako inny gość w sensie. Ty restartowałeś coś? No tak jakby połączenie VPN-a po prostu włączyłem, więc być może mnie wykryło jako osobną osobę. To czekaj, wyjdę i wejdę. Moment. Dobra. Toż. Czemu Lenovo? Kurde. O, jest, wrócił. Lenovo Tak, były ale widzę, że moje. tam bardzo powoli leci ten upload. Bardzo, bardzo powoli. Powiem tak, zanim Lenovo został, IBM ThinkPady zostały przejęte przez Lenovo, to w ogóle to były moje ulubione laptopy. Jeśli chodzi o ten, o konstrukcję. Pamiętam, ich klawiatury były takie dość legendarne. Bardzo ludzie Bardzo, bardzo chwalili. dobrze mi się na tym pracowało. Aż kilka lat temu nawet te klawiatury wydali jako osobne, że do PC-a mogłeś sobie podpiąć tą klawiaturę taką samą jak w laptopie. Fajny pomysł. Mi się zawsze podobał ten sutek No, zamiast tak, ten trackpada. joystick. Tak, bo to w okresie, kiedy trackpady były słabe, to było naprawdę dobre. No, potem Apple zrobił swoje, są lepsze. O, przyspieszył upload. Teraz leci szybko. Tak? Good. Ja sobie zmieniłem trochę setup w tym, w Office'ie. Powiem ci. Musiałbym zmienić układ. Czekaj. Co my mamy tutaj za układ?
A, tu mamy taki. Tu mamy taki. Ty jesteś niezmirorowany w tym układzie. Czemu jesteś niezmirorowany? Dlatego, że ja cię muszę zmirorować w każdym układzie osobno? Zależy. Chyba jest ustawienie globalne, ale są też ustawienia dla scen, z tego co pamiętam. Czyli ty Nie wiem, jesteś dawno tego nie zdjęcie. robiłem, bardzo dawno. A, bo tu jesteśmy jako tło ustawieni. Dobra, już wiem, to tutaj nie mogę. Okej, bo tu jesteśmy jako kamera, tam jako tło. Ale dobra, tutaj widać. Tu na dole. Nie wiem, czy widzisz tutaj. Kurde. Nie potrafię w lustrzanym odbiciu tego zrobić. Tu. No tak, słuchawki jakieś. Wygląda jak słuchawki. Tak, to są AirPodsy. Przestawiłem sobie w końcu. Miałem cały czas AirPodsy, bo ja mam ten stojak taki, co ładuje indukcyjnie je. Który kupiłem za grube pieniądze już dawno temu. Rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy na ten temat jakiś czas temu. Już nie wiem, rok temu przynajmniej. Nie Tak, pamiętam, kiedy go to z kupiłem. Bardzo. Kickstartera ten stojak. Tak, No, tak, dawno tak. temu. No, on nie jest jakiś, wiesz, jakościowo super, w sensie nie sprawia wrażenia super premium i tak dalej, ale do dzisiaj mi działa. Generalnie jego konstrukcja jest taka, że do AirPodsów mam włożoną tą taką końcówkę USB lightningową, czyli mam taki kawałek taki metalu mi wystaje i on w stojaku się łączy po prostu z tą ładowarką, tą częścią, z drugim kablem. No, on wyprowadza takie pienie na zewnątrz, Tak, nie? tak, To tak, nie jest tak. tak, że złącze takie, które musi się zakleszczyć, tylko Nie, pienie to są jest ten wyprowadzone. magnetyczny. No i to mi cały czas działa i przyniosłem. Miałem go w sypialni. O, tutaj go nawet chyba widać teraz. Tu stoi gdzieś. W ogóle plik się wysłał jakiś czas temu, nie zwróciłem uwagi kiedy. Tak? A mi się pobiera. Okej. No i powiem ci, że przyniosłem tutaj, wiesz, bo irytowało mnie chodzenie do sypialni po to, żeby wziąć słuchawki, bo tutaj najczęściej z nich albo korzystam z nich tutaj, albo w salonie. Wkurzało mnie to. Także zmieniłem sobie layout. Ładowarki przyniosłem. I mam w tej chwili właśnie tutaj mam podpięte, mam dwie ładowarki, te takie 20 W, te nowe takie, co są, nie wiem, czy kojarzysz w tej chwili, takie 20 W, co z Z iPada. nowymi iPadami chyba je sprzedają, no. To mam dwie takie sztuki i właśnie pomyślałem sobie, że to jest ten moment, że powinienem. I dwa kable po prostu USB-C, bo jeden tam używam do ładowania sobie jakichś randomowych rzeczy typu iPada. Akurat jestem, mi się prąd kończy. Albo no właśnie, nie wziąłem telefonu, cholera. Robię zdjęcie na Insta pewnie. No. Jakichś randomowych rzeczy właśnie do ładowania i niestety. Kompletnie nie pomyślałem o tym, że nie mam po prostu ładowarki, która mi zapewniła ten, więc pomyślałem sobie właśnie, że może tą Apple'ową gdzieś nabędę drogą kupna, tą nową, taką dwuportową. Chyba, że ktoś coś lepszego zaproponuje. Ale szczerze mówiąc, nie widziałem żadnej takiej ganowej, która by mi się podobała. Okej, bo ja to bym kupował te ładowarki typu Anker, co mają więcej portów i takie, no wiesz, tam czteroportowe, pięcioportowe. No, baseł, ja Nie, nie one wiem, są czy dużo droższe, te czy baseusy nawet są podobne cenowo? cenne. Ja nawet sprawdzę, ile kosztuje ta Amazon.pl ładowarka Apple. Zaraz zobaczymy. Ładowarka Apple. Kurde, Apple źle wpisałem. Zobaczmy, ile ona kosztuje na Amazonie. MagSafe jest po 180, bo była ta dwuportowa. Zasilacz z dwoma portami USB-C. 276 zł. Czyli sporo. Takie dwu, trzy portowe. Ugreen jest za 200 zł. Czyli sporo. Anker jest za jednoportowy. Tutaj Baseus widzę. Anker PowerPort. Masz jakiś konkretny model dla mnie? Bo powiem ci szczerze, że żadna z nich mnie jakoś tam Nie, nie ja bym w ogóle przemawia nie do mnie. patrzył na te dwuportowe, tylko po prostu brałbym od razu którąś z tych większych i tak, żeby była A bardziej uniwersalna, żeby. to one są strasznie drogie, wiesz? One są 300 zł plus. A mam No problem ja z teraz w tymi biurze. no-name'ami.
Ja teraz w biurze mam taką bez power delivery, bo na tych power delivery na przykład irygatora nie mogę ładować, więc tam gdzie mam stację ładującą do prawie wszystkich urządzeń, no to tam akurat go nie mogę naładować i chyba coś jeszcze mi nie działało z tym. Ja się muszę kupiłem sobie jeszcze jedną taką zwykłą. Przypomniałeś mi, że irygator muszę podłączyć do ładowania. Wiesz co, Sateci mam fajną, tylko wiesz jaki ja mam problem? Są jeszcze ładowarki z portami USB-A, takie wieloportowe. To właśnie taką mam tutaj. O, jest i znalazłem ta, która mnie interesuje. Sateci jest czteroportowa, 165 W i ona ma cztery porty USB-C PD, czyli czteroportowa jest. 165 W, jak już wspominałem. I to jest biurkowa ładowarka, czyli ma taki stojaczek mały, osobny, jakby już można go postawić, nie trzeba z niego korzystać. I ją się wpina do prądu. Zasilacz ma chyba zintegrowany, w sensie nie ma jakiegoś osobnego jeszcze zasilacza. To nie działa jako hub na tej zasadzie. Czyli to jest tylko ładowarka. I to kosztuje 580 zł, słuchaj. 580 no, ale zł. Mocno, nie. Tak, tak, no ale to jest sprzęt już bardzo zaawansowany. No, ale wszystko co jest słabe. Ale słuchaj, mają 100-watową. Jest USB-C PD 100 W, dwa porty i potem jeden port USB-C. I to jest 350 zł. Ja bym chciał 4-5 portów, z czego jeden jest USB-C PD. W sensie taki mocniejszy, nawet nie tyle PD musi być, tylko po prostu mocniejszy. Mi tak naprawdę wystarczy, by ten najmocniejszy port, żeby miał 30 W. 30 W spokojnie naładuje MacBooka już, prawda? W dwa razy wolniej, ale naładuje. Tak, no tak. I reszta niech będzie w rejonie typu 10 W, ale potrzebuję po prostu kilka portów, żeby podłączyć MacBooka albo iPada, czyli to w zasadzie jedno urządzenie, mam jedno albo drugie, nie mam dwóch nigdy razem. Potrzebuję mieć, czyli jeden komputer, dwa iPhony, dwa zegarki. Potrzebuję 5 portów. I no nie tak ma czegoś takiego. Prędkości, ale jak ci na tej prędkości nie zależy, to tak naprawdę prawie wszystko by się nadało. Nie ma takich ładowarek, gdzie miałyby tylko USB-C. Są z USB-A. Ja nie potrzebuję USB-A. Aha, o to chodzi. Ja chcę wyeliminować kable USB-A w podróży. Nie chcę ich mieć ze sobą w ogóle. Chcę mieć wszystko USB-C. Okay. I nie ma czegoś takiego. No kurczę, dobija mnie to. No. I te na przykład Sateci, bardzo fajne są te ładowarki, ale te mniejsze, te takie słabsze już mają USB-A w sobie. Na nic nie wykorzystam tego. Także wkurza mnie to. Jak macie jakiś pomysł na ładowarkę tylko USB-C, która by miała przynajmniej 4 porty, z 4 już przeżyję, ale 5 portów bym chciał mieć, to dajcie znać. Myśmy mieli odcinek na ten temat i tam znajdowaliśmy różne fajne zasilacze. Ale one były z portami USB-A, wiesz? Wejdę w tej chwili na stronę One Adapter. Pamiętasz, to jest dalej mój go-to, moja go-to ładowarka podróżna. Pamiętasz One Adapter? Nie. To jest taka ładowarka, która ma 4 porty USB-A i do której się przypina ładowarkę od MacBooka albo iPada. Mhm. I dzięki tak, temu mam to 5 portów. Tylko to jest 5, to są 4 USB-A niestety. Dobra, wszedłem na ich stronę, zobaczmy co oni tu mają w tej chwili w ofercie. Mają Every, to jest USB-A, tylko Flipworld, nie wiem co to jest, OneWorld, MacMate i Stack. OneWorlda, 65 W, USB 65 W, 30 W, 65 W kolejny, nie wiem co to jest MacMate. No i już też... MacMate to jest indukcyjna. A. No, zegarek. Dobra, mają OneWorld 100, OneWorld 65 i OneWorld PD. Nie wiem, czy one się różnią. Dobra, wejdę, zobaczę. No i też do kitu. Do kitu, proszę pana. Bo są 3 porty USB-C i 2 USB-A. Tu są 3 USB-A w modelu PD. I potem wireless jest 2 i 2. I to było na tyle. To jest ta konstrukcja w ogóle zasilaczy, której ja nie lubię, czyli
wpina się bezpośrednio do prądu, a u mnie w hotelach zawsze było tak, że wolałem mieć długi kabel, później dopiero zasilacz i z tego zasilacza jeszcze kable i wtedy mi to sięgało wszędzie, a te zasilacze, które miałem wpinane prosto do prądu, to zawsze mi brakowało długości i zawsze przedłużacz musiałem jeszcze wpinać. No to jest dla mnie... Oj, widzisz, zobacz. I ktoś robi tutorial, znaczy taki quiz, że zadajesz pytania, jaki potrzebujesz, jaką potrzebujesz ładowarkę i on ci poleci. A wpisz do GPT, że potrzebujesz z... Nie ma dostępu USB-C. Do tych rzeczy, ale już sprawdzam. A, gdzie jest mój chat GPT? Dobra, tutaj. New chat. 3,5 czy 4? No, najlepiej 4. Dobra, daję 4. Ja już nie mam dostępu do 4, bo wygasł mi ten czat GPT. No i teraz korzystam przez API już wszystkiego. Ja chcę travel charger, wiesz. O, coś poszło nie tak. Dobra, refresha zrobię, pewnie nie zalogowało mnie. Problem jest taki, że jak chcę mieć te ładowarki, to one muszą być dla mnie takie, wiesz, z wszystkimi końcówkami. Ja chcę mieć po prostu taką, że nieważne gdzie na świecie pojadę, to już będę miał. Będzie mi to działało, żebym nie musiał brać ze sobą jakichś przejściówek i innych bzdur. No nie, to jeśli jest to kabel taki dopinany, no to wtedy jest inny kabel po prostu w różne miejsca. Dobra, zapytałem się. Powiedz mi ładowarkę po angielsku. Powiedz mi ładowarkę USB-C, która ma przynajmniej 30 W na jednym porcie i w sumie ma 5 lub więcej USB-C. Anker PowerPort Atom 3 z tym USB Charger. Dobra, zobaczmy, co to jest. Jestem prawie pewny, że ją kiedyś kupowałem. To jest taka ultra lekka, bardzo mobilna, bardzo dobry model, jak chodzi o możliwości w stosunku do wagi. Ale nie pamiętam, jakie tam były, czy tam były w USB-C, czy A. Ona ma taki wygląd, taki trochę jak kefy, nie? Ten taka materiałowa jakby powierzchnia. Dobrze kojarzę? To jest takie płaskie wpinane do ściany bezpośrednio. Tak. A nie tylko, to ale to ma tylko jeden port. To ma tylko jeden port. No i widzisz, i ChatGPT już się wyłożyło na pierwszym egzaminie. Podaj jeszcze raz tą nazwę. Anker PowerPort Atom 3 Slim. No nie, to tutaj nie ma jednego portu, to ma dużo portów. Te? Aha, czekaj, bo... Dobra, patrzę na co innego. Okej. Okay. No tak, faktycznie. Jeden port, tak? Tak, tak. Dobra, napisz, że ten charger ma tylko jeden port. Ja myślałem o wersji nie Slim. PowerPort Atom 3. Dobra, jest Anker PowerPort 5 port USB-C. Dobra, zobaczmy to. Nie, ja myślałem jeszcze o czymś innym. Kurde, bo albo... moment. Anker PowerPort Plus... A, czekaj, bo Slim jest też Slim w innej wersji. PowerPort Atom 3 Slim jest też w wersji nie wpinanej do prądu bezpośrednio, tylko na kablu, ale on ma 3 porty USB-A i 1 USB-C. I to jest właśnie ten materiałowy, taki fajny, ultramobilny, lekki, o całkiem fajnej mocy. Jak się nazywa? Wyślecinka, moment. Chwila, bo już to zamknąłem. Dobra, poszedł link. Teraz mimo, że jestem na VPN-ie, to nie ma chyba większych opóźnień, więc po prostu tydzień temu mieliśmy chyba pecha. Port Atom 3 Slim, 4-portowe. Tylko to ma USB-A. No tak, 3 USB-A i 1C. No to wiesz, ja potrzebuję tylko USB-C.
Ten, co mi wypowiedział, to ten. Przepraszam za zamieszanie. ChatGPT mi odpisał. Źle zrozumiałem twoje wymagania. Satechi 108 USB-C desktop charger. Już patrzę. Satechi, o, dobra. USB-C PD desktop charger. $80. Ma, kurde, dwa USB-C PD i dwa USB-A. Zaraz mnie szlak trafi. I widzisz, ten ChatGPT nie jest. Wiesz, na tej podstawie, gdybyś... Do tego w sumie Bing by był lepszy, bo on z wyszukiwarką jest zintegrowany. Ale zobacz, on mówi tutaj mi, że Satechi 108 W Pro USB-C CPD Desktop Charger. Pisze mi, że to ma dwa porty USB-C, które wspierają 90 W każda i potem trzy porty USB-C, które wspierają 18 W każda. Ale taka ładowarka nie istnieje. Ale znalazłem raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześcioportową. Sześcioportową i... Oj, to jest fajne, czteroportowa jest. Też $120. Kurde, powiem ci, że Satechi robi fajne ładowarki. Fajniejsze niż Anker i ta druga firma. Jak się nazywa ta druga? Ugreen, ale Ugreen nie robi fajnych. Nie Ugreen. Już tych na Amazonie nie ma. Ja wszedłem na ich stronę bezpośrednio. Fajne ładowarki robią w tej chwili. Dobra, znalazłem trzy, które mnie interesują. Mam tak, 108W USB-C, 3-portową GAN, czyli ta fajna. Ona jest naprawdę stosunkowo nieduża. Co ona tutaj ma? Czyli do 100, to jest, tak, do 108W na jednym porcie jest. Więc można nawet na maksa ładować MacBooka 16 cali. Off topic. Mhm. Od kiedy używam API w GPT, to udało mi się dobić do 55 centów, przy czym 37 centów zrobiłem 17 kwietnia i to chyba niechcący, tak jak wrzuciłem po prostu cały artykuł w taki skrypt, który mi podzielił go na kilka części i potem, że myślałem, że mi to nie działa, wrzuciłem jeszcze raz i chyba to z mojej winy tutaj źle tego użyłem, więc generalnie nawet jakby to kosztowało te $0.5 przez ten czas, to można uznać, że GPT-3 3,5 Turbo jest praktycznie za darmo. GPT-4 będzie oczywiście dużo droższy. Powiem ci, że ty robiłeś ten, jak się nazywał ten, to takie, co zastępuje Siri. To, co w ostatnim odcinku rozmawialiśmy. SGPT. Ty uruchomiłeś to w końcu? No tak. Dalej, mimo tych update'ów, bo później wyszedł jeszcze kolejny, to mimo tych update'ów dalej mi to nie działa perfekcyjnie. Jak nie wpiszę na początku, tylko anuluję, to później wyskakuje błąd z encodera. No ale jest lepiej niż było wcześniej. Ale ja tego nie używam dużo. Ja używam GPT głównie do... Mam otwarte okienko na Macu i tam robię rzeczy. I bardzo dużo tłumaczę w GPT. A jak on się nazywał? Mac GPT to się chyba nazywało. Korzystasz z tego? Właśnie przez to korzystam. Mi to poleciłeś tydzień temu, to już tylko tam. Ciekawe. No powiedzmy od kilku dni, bo kilka dni temu mi wygasło te GPT-4, to wtedy już w ogóle porzuciłem stronę internetową od nich. A, bo ty przez API nie masz jeszcze czwórki. No nie, mam tylko 3,5 i 3,5 turbo. A które lepsze? 3,5, 3,5 turbo? Do tego, co robię, znaczy lepsze jest 3,5, natomiast 3,5 turbo jest do tego, co robię, właściwie tak samo dobre, a jest 10-krotnie tańsze z tego, co pamiętam. I szybsza przy okazji. Dobra, ja tak na moment jeszcze wrócę do tych ładowarek. Powiem ci, że to którąś z tych prawdopodobnie kupię. To chyba są najlepsze w tej chwili. Jest tak, nie wiem jeszcze którą. Ceny są strasznie drogie niestety, ale to pomyślę. Jest 200W USB-C 6-portowa. Nie wiem, czy potrzebuję 6 portów tak po prawdzie. I ona jest pewnie większa i cięższa. Jak się popatrzę na specyfikację, to ona pewnie waży więcej.
To już 600, musi ważyć już. 622 gramy waży. Jest 105 na 105 na 35 mm, więc podejrzewam, że jest dosyć duża. Druga jest, szkoda, że nie ma pięcioportowej, jest czteroportowa. Już patrzę na specyfikację techniczną. Tamta była na 105 na 105, mówiłem na ile? 105 na 105 na 35. To ta jest... Aha, jeszcze może coś na temat parametrów ładowania, czy to nikogo nie interesuje. W sumie tam są ograniczenia, czyli tam jest typu, że któryś port, pierwszy i drugi port mogą biorą do 100-400 watów, ale jeżeli na przykład na innych portach wszystko poobciążamy na maksa, no to na przykład główny port będzie tylko 60 watów dawał i tak dalej, i tak dalej. Są tam jakieś różne ograniczenia. W przypadku modelu tego mniejszego to jest 160, tam to było 200, to jest 165. Nie ma tutaj wymiarów ani wagi. Okej, jest 12 ozów. 12 ozów. 12 oz 2 grams. Zobaczmy, czy ogarnię. Czyli to jak ozy, proszę, ansy oczywiście. 340 gramów, czyli waży prawie połowę. Ale wciąż dużo. Wciąż jak na zasilacz to taki turystyczny, to ja bym wolał sobie lżejsza jodę. Ale to nie ma nic. Chyba, że mi znajdziesz. Potem jest jeszcze... Co? No. No to dla porównania. No. Tylko, jest, przepraszam. Przepraszam, jeszcze daj mi tylko dokończyć. Jedna jest jeszcze. Jest to model 108-watowy USB-C, 3-port, 3-portowy Gun Charger. I on ma wymiary 6,7 ounces, czyli to jest 6,7 do gramów, to jest 190 gramów i ona daje do 100 watów na jednym porcie, potem 45, 20, nie, 40, 60, 45, nie, wróć. Zależy jaka jest konfiguracja, jak porty są, jakie urządzenie są podłączone, jest tak, 100, 88, 60, 45, 20 watów. Takie konfiguracje są możliwe. Czyli wszystko tym naładujesz w zasadzie Apple'owego. Jest wpinany do ściany i jest dostępna tylko i wyłącznie z końcówką amerykańską, więc odpada, ale jest mała i fajna. Dla porównania ten Anker, który mnie tak zachwycał, no. Tylko że no on jest 45-watowy, to 141 gramów. I no, dla turystycznego zasilacza to jest super wynik. Ale te 200, o którym mówiłeś, to w stosunku do mocy wydaje mi się rewelacja. Ta właśnie, co teraz wymieniłeś. Ta ostatnia, ta 108 watów? No, bo 200 gramów to jest jeszcze taka waga, którą chyba no, podróży byłby w stanie zaakceptować. No, to jest fajna waga. No, no. Ale mi chyba, tak, ja chyba będę musiał kupić ten czteroportowy po prostu. Aha, bo to ma mniej portów, tak? Ile, tak, no to ma trzy. A jest no końcówka, ale ma końcówkę tylko amerykańską, więc tylko USA. Okej, to jeszcze gorzej, okej. Ale tutaj, wiesz, to jest fajne, tylko też i tak potrzebuję mieć w tym momencie ten adapter taki do każdego kraju. Mhm. Ale to wiesz co, jak to się nazywało, power port? Power delivery? To co na stronie tego byliśmy przed chwilą i oglądaliśmy te zasilacze. Anker PowerPort, no. Aha, to też był Anker. A, nie, One Adapter, mówisz o One Adapterze. Tak. To poza nimi, to chyba wszyscy inni nie mają takich transformerów, tylko mają zwykłe wtyczki, a oni tak. Chyba jako jedyni mają taką, tak. Że mają wbudowany adapter. Tak, niestety. Niestety jest tak, jak mówisz. To jest bardzo smutne. Niestety. Tomasz, ciekawe mnie, czy kobiety na swoich podcastach wyszukują w ten sposób torebki. After party. Widzę, że dawno na czat nie zaglądałeś, chyba od 20 minut. No, nie patrzę, skupiłem się na tych ładowarkach. No, pytam się, może ktoś coś poleci, no wiesz. Zawsze ktoś. Z ładowarkami jest ciężko. To jest ten okres taki przejściowy w tej chwili. A nie mają fajną. Od 10 lat prawie. Proszę? Od 10 lat prawie. Od ilu? 7. Kiedy USB-C stało się tym
niby powszechnym standardem 2016-15. Ciężki jest ten, widzisz, ten OneWorld cały wypuścił te nowe ładowarki i ja rozumiem, dlaczego on wypuścił z USB-A, bo kupę ludzi ma jeszcze USB-A, ale ja już jestem na tym etapie, że już chcę się przesiąść całkowicie na C. No patrz, ja jak robiłem to zasilanie w komputerze, doprowadzałem do porządku, żeby mieć No. tam kilkanaście portów USB, to miałem wybór, czy kupować huby USB-C czy USB-A. I ostatecznie zdecydowałem się na USB-A, bo się okazało, że do wszystkiego mam kable USB-A i C, i do nich też mogę podpiąć C. Ale te A mam do wszystkiego faktycznie, a do C to niektóre urządzenia musiałbym, do niektórych mi brakuje. Aż szedłem na Kickstartera zobaczyć, co mają tutaj, ale pewnie nic nie znajdę. Widzisz, ja chcę mieć taki one adapter, tylko po prostu, żeby miał i nawet ten Hyperjuice, o właśnie, na Hyperjuice trzeba jeszcze zagrać, tylko no, żaden nie ma końcówek takich światowych, niestety. No, nie ma tu nic ciekawego. Ja muszę, ja chyba No do nich wiesz, maila napiszę, wiesz? nawet te ultra uniwersalne, to one też nie do wszystkiego pasują. Zdefiniuj ultra Pamiętam, uniwersalne. no na przykład mam taki adapter. Tutaj on jest pomazany trochę farbą, ale no ten taki standardowy, który ma mnóstwo różnych wtyczek, No, taki że podróżny adapter, no. tak. To kiedyś w Singapurze na lotnisku podeszła do mnie kobieta, która nie umiała sobie poradzić z zasilaniem i próbowała tam różnych adapterów i z tym moim też próbowaliśmy i też w żaden sposób nie dało się dopasować tej wtyczki, którą ona tam miała. Ona była z, właśnie ja teraz nie pamiętam, czy to Jakiś kraj nie jeszcze. Kazachstan, nie pamiętam, czy to było jakiś taki kraj trochę trzecioświatowy. I mieli tam jeszcze inne wtyczki niż w całej reszcie. I nawet ten taki, który do tej pory myślałem, że on ogarnia wszystko, nie? Cały świat. No to nie, jednak nie. W Azji jest fajnie. W Tajlandii jest fajnie z wtyczkami, bo pasuje cały świat. Prawie cały świat. Polskie, amerykańskie, UK, prawie wszystko się włoży do gniazdka. A to jeszcze jest wątek Klementyna z Tomasem, coś gadają o wracaniu do formy, ale nie wiem, o co chodzi. To pewnie trzeba wejść na YouTube'a, bo pewnie znowu coś wycięło. Nie wiem, czy to coś do nas, czy między sobą rozmawiają, nie jestem pewien. Zaraz Przejrzałem sprawdzę. Kickstartera, nic ciekawego w tej chwili nie ma. Anyway, jakbyście słyszeli o ładowarce, która ma przynajmniej najlepiej 5 portów USB-C. I miałaby na końcu ten adapter taki podróżny, w sensie zintegrowany, to byłoby bardzo fajnie. To chętnie bym się o tym dowiedział od was, bo szukam czegoś takiego. Bo nie chcę mieć tych końcówek, po prostu chcę mieć jedno urządzenie. No mam w tej chwili ten jeden taki, ale mówię, on ma 4 USB-A i 4 USB-A i jeden wtyk na. I w ogóle już nie mogę go znaleźć. Nie, jest nie do kupienia w tej chwili. No a pytanie w takim razie, czy nie istnieje jakiś kabel taki, po prostu jakiś adapter, żebyś sobie kupił, znaczy są takie adaptery, żebyś sobie kupił USB-A i powciskał tam adaptery przejściówki na USB-C. Żeby ci przerobiło te wtyki na USB-C. No pewnie tak, ale wtedy na USB-A będę miał, wiesz, standardowo te 5 czy 10 watów, tak? A na USB-C już miałbym 20. Nie, to zależy. Ja mam na przykład 40-watowe USB-A, z tego co pamiętam, w zasilaczu. Jaka to jest firma? To jest Xiaomi chyba. Cztery albo pięć portów USB-A, z czego jeden jest taki pomarańczowy i ma 40 W chyba, a pozostałe mają po 20. A to nie jest jakiś tam typu, jakiś ten Max Q, czy jak oni tam to nazywają? No nie jest to Power Delivery, tylko jest Quick Charge, czy jak to się O, nazywa. QC właśnie, Quick Charge. Albo. Nie, ale mi chodzi konkretnie o Apple'owe urządzenia, wiesz? One nie wspierają Quick Charge'a.
Okej. Okay. Wiesz, generalnie mi to nie przeszkadza, bo tam 5 watów mogę sobie ładować z iPhone'a, tak? Bo i tak mi się do rana naładuje i tak. Ale wiesz. Ciekawostka. iPhone podpina go do ładowania w nocy, jak zwykle przestaje ładować. Zaczynam ruszać kablem, zaczyna ładować. Po chwili przestaje ładować. I tak w kółko, nie? Ruszam kablem. Tam wtyk mam trochę luźne w tym iPhone'ie, więc ten kabel ma trochę luzu. A to już mogę ci Poruszam wytłumaczyć? znowu. No, i znaczy ja mam odpowiedź, ale jeszcze ci dodam, że zmieniłem zasilacz. I dalej Bo to się na, bo to problem jest działo. na kablu, na lightningu, Tak, tak. na pinach. Tak. No. Zmieniłem kabel i zaczęło działać, ale pierwszy raz mi się coś takiego zdarzyło. Miałem kable, które bardzo dużo przeszły, ale to był jeden, na którym takie rzeczy się pojawiały. Możesz spróbować przeczyścić kable, wtyki po prostu. Mnie wkurza No, strasznie. oczyściłem. Mnie wkurza, bo ja mam Ale. taki fajny stojak do ten od 12 South. Taki stojak na iPhone'a. On ma właśnie wtyk. To już zaraz dokończy żywota, bo Tak, będą tak. iPhone'a USB-C. Ale ten kabel właśnie tam i zaczyna go już szlak trafiać po tylu latach. Nie wiem ile on. To z czasów iPhone'ów takich, wiesz, 4 czy coś, czy 5 go mam. Kiedyś, nie przesadziłem trochę teraz. Kiedy był pierwszy Lightning? 5 któryś, czyli pewnie No, od piątki, pięć. szóstki mam. Czyli już Pięć. wiele lat. I ten kabel zaczyna szlak trafiać. Czasami tam muszę pomerdać nim trochę, żeby złapał to ładowanie. Ale strasznie lubię tę ładowarkę. A tu Tomasz jeszcze mówi, że w złączu się zbierają włókna jakieś tam z kieszeni, czy z tkanin, czy coś. Tak, to jest swoją drogą. Złącze przeczyściłem wszystko, ale okazało się tak, że to ten kabel. Tylko zdziwiło mnie, bo to się A, działo przy konkretnych wartościach. W sensie ładowało się do 40 iluś tam procent i wtedy dopiero przestawało. Czyli wtedy, kiedy on zmieniał prawdopodobnie no, liczbę voltów, które tam dostarczał, to pewnie na innym pinie podawał coś jeszcze wtedy i to przestawało działać. możesz wziąć i po prostu czymś lekko szorstkim oczyścić tą powierzchnię tych pinów, żeby, bo może zaśnieciałe są delikatnie, jakiś nalot mają i nie przewodzą. To możesz Mam spróbować. papiery wodne, to spróbuję. To jest papier wodny. To jest papier do szlifowania, którego używasz na mokro. Na przykład do A, polerowania okej. bloków wodnych się tego używało. Albo do polerowania w ogóle czegokolwiek. Tak, to jest papier Zanim ścierny, polerkę robisz, to najpierw papier ale wodny. wodoodporny. No, ale chodzi o to, że go się używa w połączeniu z wodą i wtedy on się robi taki bardzo delikatny. No, dobra, Czyli to mi są się. takie małe, bardzo drobne papiery. Tak. No, może dokładnie. Dobra, słuchaj, kończymy chyba na dzisiaj. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień. Musimy coś wymyśleć z okazji tego, z okazji WWDC. Stanowić się. I serio zastanawiam, zacząłem się zastanawiać, czy nie kupić sobie tego iPhone'a 14 Pro w tej chwili po prostu za te. Sporo taniej. I potem 15 kupić parę miesięcy, typu właśnie pół roku po premierze, żeby było taniej. No bo mówię, Znaczy, jak faktycznie. Aha, no czyli jeszcze. jednak byś kupił 15. To nie jest tak, żebyś go nie kupił, tylko jednak byś kupił. Nie, teoretycznie mógłbym zostać. Myślę tutaj o tym, że moja żona trochę zaczyna na swoje 11 Pro, tam chyba na coś narzekała, nie pamiętam na co, czy na baterię, czy na coś. Więc myślałem o tym, żeby jej moją 13 Pro dać. Ale w sumie to mógłbym ją zostawić. Realnie najlepiej, bo poczekać jeszcze typu rok czasu i za rok kupić 15. Ale wiesz, pewnie nie wytrzymam. Ale kurde, oszczędność jaka spora, żeby z Niemiec jeszcze dodatkowe tam 800 zł oszczędzić. Bez wychodzenia z domu. Dobra, dziękujemy bardzo. I see you. See you.